Kiedy chodziliśmy do szkoły, do dzisiaj tak wyglądają studia. Książka ma 500 stron i w tej książce, co jest ważne dla uczącego się? Wszystko. No bo wszystko może być na egzaminie. Czyli mówisz, że trochę nasza edukacja zadaje pytania jak, ale my nie zadajemy pytań po co? Tak, z czego wynika? A przede wszystkim nie zadajemy pytania następującego to powiedz mi, wykładowco, jakie ja mogę dla siebie wnioski z tego wyciągnąć. Ty wiesz, że dziecko powinno zrobić tak i tak, jak doprowadzić, żeby ono to zaakceptowało i poszło to robić. No i nieliniarność będzie między innymi polegała na tym, że ja powiem do dziecka, słuchaj, no pewnie nie będziesz chciał mi pomóc, mm -hmm. nie? To a ja co mam... powiem do dziecka? Bunt! <słuch> ja dlaczego nie? 30 lat temu, 20 lat temu, a firmy europejskie, szczególnie te duże, wielkie z Europy Zachodniej, to mm -hmm. jak budują plan, to dalej budują wizja, misja. To jest system, który kompletnie nie działa, bo to jest linia. Tak? Narysowana, to są etapy. Tak a propos Azjaci nie rozumieją czegoś takiego. Dzisiaj buduje się plany scenariuszowe, czyli pisze się 3-4 scenariusze prawdopodobne. Zawsze wypali ten piąty, czyli hybryda, ale dzięki temu jesteśmy do niej przygotowani zdecydowanie lepiej. I teraz buduje się zespół, który jest zwinny, aktywny, tak. I, i tak się przygotowuje firmę, że bez względu na to, który z tych wariantów wyskoczy. To my jesteśmy to, przygotowani, szóra. czyli mhm. idzie się wolniej, ale szerzej. Kto to jest człowiek zdecydowany? Człowiek zdecydowany to nie jest taki, który się zdecyduje i dąży za wszelką cenę, tylko potrafi zdecydować, żeby też zmienić kierunek i zmienić punkt dojścia, tak? Mhm. Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Paweł Orleński, a dzisiejszy podcast mogę spokojnie zatytułować Spotkanie z ciekawym człowiekiem i bynajmniej nie mówię tu o sobie, bo tym ciekawym człowiekiem jest Krzysztof Starnecki. Człowiek, który. Ciekawość świata przełożył na biznes, i to mogę chyba tak spokojnie powiedzieć, ponieważ tak, wychowałeś się w Polsce. 20 lat spędziłeś w Stanach Zjednoczonych. Tam rozwinął się największy ośrodek edukacyjny dla Polaków za granicą. Tutaj masz jedną z największych i najprężniej działających firm konsultingowych, czyli Quest. Pomagasz tysiącu firm. Jesteś jednym z najlepszych negocjatorów w Polsce. I tu właściwie mógłbym jeszcze bardzo długo, długo opowiadać, ale tak naprawdę puenta tego wprowadzenia jest taka, że kojarzysz się w większości z nas z. Z niestandardowym, nieszablonowym myśleniem. Myśleniem nie tylko o biznesie, ale w ogóle myślę o, o, o tym, co dzieje się we współczesnym świecie. I nie ukrywam, Krzysztof, że moje pierwsze pytanie, jakie ciśnie się na usta, to jak radzić sobie w tym współczesnym świecie, który no, zmienia się, powiem Ci, tak szybko, że tak jak kiedyś mieliśmy rewolucję mniej więcej co 100 lat, to ja śmieję się, że teraz chyba żyjemy w takim okresie, gdzie te rewolucje pojawiają się co 20, może co 30 lat. Tylko jak w tym wszystkim siebie trochę zachować? Jak, jak sobie radzić? Masz jakiś pomysł? No, dzisiaj jechałem tutaj do studia i tak starałem się przejść myślami, ile tematów powstało, ludzkość wytworzyła po tym, jak się urodziłem a ilu z nich już tak jakby nie ma, ale transformacja tak nastąpi, taka nastąpiła, że po prostu właściwie ten cykl się zamknął krócej niż moje życie, prawda? I to nawiązuje do tego, więc to przyspieszenie jest ogromne. Reagując na pierwszą część twojej wypowiedzi z, tym, z tymi hasłami naj, pozostawiam to bez komentarza, bo w tym jest może troszkę takiej sympatycznej przesady, natomiast faktycznie... Nie, nie bądź taki skromny, e e proszę, cię. Nie, proszę, nie, proszę nie, cię. Podpisuję się pod nieszambolonowym e myśleniem. Podpisuję się pod nieszablonowym myśleniem. I już teraz konkretnie odpowiadając na Twoje główne mhm. pytanie, to powiem tak, kiedy chodziliśmy do szkoły, do dzisiaj tak wyglądają studia, książka ma 500 stron i w tej książce, co jest ważne dla uczącego się, wszystko. No bo wszystko może być na egzaminie. Data tak. e, Bitwy pod Grunwaldem, wymyślenia to, czegoś tak. mhm. e, na przykład jest równie ważna jak to, co ktoś wymyślił merytorycznie, mhm. prawda? E, a znowu jak mówisz o bitwie pod Grunwaldem, bo wspomniałeś, to owszem uczymy się daty, ale na przykład co, jak mógł zrobić inaczej, jaki popełnił błąd i jakie wnioski z tego można wyciągnąć dla nas, to tego się w szkole nie uczymy. Nie uczymy, to prawda. W związku z tym, a e, pointując, powiem tak. Aby można było sobie dawać radę w dzisiejszej rzeczywistości, która naprawdę jest bardzo inna i mam nadzieję, że, 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 że będę w stanie to pokazać, razem to pokażemy, to fundamentalną kwestią jest to, że nasza edukacja nas do tego nie przygotowała, a wprost przeciwnie, wprowadziła nas na tory, które nam przeszkadzają w tym, aby dzisiaj sobie dawać radę. I to jest fundament stanu... W którym szczególnie my, Europejczycy, jesteśmy, i później wyjaśnię, z czego to wynika, że my, Europejczycy, a nie mówię tylko o świecie, mm -hmm. tak? bo, bo świat jest jednak troszeczkę inaczej poprowadzony historycznie. W związku z tym nie możemy myśleć po staremu, jeżeli chcemy rozwiązać rzeczy po nowemu. Po nowemu. Tak. Czyli mówisz, że trochę nasza edukacja zadaje pytania jak, ale my nie zadajemy pytań po co. Tak? Tak. Z czego wynika? A przede wszystkim, nie zadajemy y, y, pytania następującego. To powiedz mi, wykładowco, ok, jakie ja mogę dla siebie wnioski z tego wyciągnąć? Mm -hmm. Albo... Co to dla mnie ten znaczy? Nauczyciel, który prowadzi dziecko na przykład w ósmej klasie, mógłby powiedzieć: Słuchaj, jeżeli chcesz być skuteczny, skuteczna, to popatrzcie, ten mechanizm został zastosowany, on zadziałał, a ten został zastosowany, nie zadziałał. Jaki wniosek możemy wyciągnąć? E, pokazywanie alternatywnych rozwiązań, tak? a nie hasło pod tytułem, co y, autor miał na myśli, i tam jest napisane, co miał na myśli, bo inaczej nie można myśleć. Ja ostatnio wiesz, widziałem taki y, przepiękny obrazek, y, rodzaj mema, jeżeli tak można powiedzieć, czyli. Y, y... Po lewej stronie ekranu pokazywano urządzenia sprzed 100 lat i teraz jak wyglądają współcześnie. No i to był samochód, pralka, telefon i tak dalej. Ostatnim obrazkiem była szkoła i wiesz, to było przerażające, że te dwa obrazki, to co powiedziałeś, one się niczym od siebie nie różniły. No może BLAD biurka był trochę inny, ale cały czas ten system rzeczywiście nie zadaje tego fundamentalnego pytania. Co dla mnie to oznacza, czy też po co? Powiedzieliśmy o tych zmianach, które rzeczywiście w tym współczesnym świecie dzieją się coraz szybciej. Tak jak ja wspomniałem o tych rewolucjach, które mniej więcej miały taki cykl stuletni, w tej chwili rzeczywiście dzieje się to coraz szybciej. Ale to ma też bardzo wymierny, rzeczywisty wpływ na nas, na naszą psychikę, na naszą zdolność też postrzegania tego świata, radzenia sobie z pewnymi zmianami. Coraz częściej wiesz, słyszymy o, o stanach depresyjnych wśród młodych, starszych ludzi, o, o, o też osobach, które nie wiem. Tak jak ja, ja jestem wiesz, człowiekiem urodzonym w latach 70., więc doskonale pamiętam jeszcze te wszystkie niedostatki komuny. Pamiętam 89. rok, czyli tą transformację i też to, jak niektórzy nie potrafili się w tym wszystkim odnaleźć, ale mam takie wrażenie, że jestem też tak, takim trochę pokoleniem, które w, już w pewnych zmian nie chcę powiedzieć, że nie rozumie, ale nie nadąża. Czy ty masz jakiś pomysł, jakąś, nie chcę powiedzieć radę, ale czy jest pewien system, którego my się możemy nauczyć jako ludzie, tak, żebyśmy sobie trochę z tymi zmianami potrafili radzić? Na pewno nie mam odpowiedzi od A do Z końcowej, co trzeba robić, żeby. Jednocześnie na świecie są ludzie, są znane mechanizmy. No, my, Europejczycy, jesteśmy jakby można to powiedzieć, najbardziej do tyłu w tym względzie, na no Europa Zachodnia przede mm -hmm. wszystkim jest najbardziej do tyłu, jeszcze my, Europa Środkowa, to tutaj ta dynamika rozwoju jest ogromna i odpowiedzi są już takie, które przynajmniej wyznaczają kierunek. I to są takie hasła, fundamentalne hasła, jak zmiana myślenia linearnego na nielinearne. To jest fundamentalna kwestia. Co to, to, to znaczy? Poczekaj, bo to tak linearność i nielinearność okej, okay, to jestem w stanie zdefiniować, ale jak to się przekłada na myślenie? No, to wygląda w ten sposób, że w naszej głowie przez ostatnie 800 lat edukacja wbijała do głowy, yy, znaczy w, w naszej głowie budowała taki obraz, że najkrótsza droga z punktu A do B to jest linia prosta. Mhm. Tak. Jest to fundamentalnie błędne założenie. Natura nie zna żadnego procesu, który jest na tym zbudowany. Na tym założeniu. Mhm. I tu zaczyna się właśnie, tak jak widzę, Twoją reakcję, nie? Z, o czym facet mówi. No, że To jest kompletnie odjechane. Ale. Kiedy ktoś się zagłębi w teorię chaosu i zrozumie, jak działa natura, a zaraz pokażę to na konkretnym przykładzie z mhm. naszego życia, to nagle zaczyna otwierać oczy, bo nam się okazuje, że linia prosta po prostu nie istnieje. Jest to czysto teoretyczny, e, e, jakby obiekt, można powiedzieć. E, I teraz. E, nielinearność versus linearność. No, jeżeli ja bym chciał Cię teraz do czegoś przekonać. No to przychodzę do Ciebie i mówię tak, słuchaj, uważam, że powinni zmienić sposób postępowania z tego, z tego, z tego i z tego powodu. I podaję ci cztery punkty, tak? Każdy punkt to jest informacja, ja wiem, ty nie wiesz, ja wiem, ty nie wiesz, ja wiem, ty nie wiesz. U Ciebie to, porozmawiamy o tym, mhm. mam nadzieję. A, yy, powoduje, że twój mózg zbudowany jest z trzech mózgów, gadziego limbicznego, czyli automatycznego, mhm. czyli automatycznie reagującego, a drugi to jest ten racjonalny, którym wydaje nam się, że kontrolujemy wszystko. Twój automatyczny mózg momentalnie idzie do góry, bo słyszysz taki, taki komunikat, podświadomy, tak? On wie, ja on wie, a ja nie wiem, on wie, a ja nie wiem, on wie, a ja nie wiem, on wie, a ja nie wiem. Twój mózg gadzi idzie do góry, tak? Co to znaczy? Uruchamia się. Za chwilę rozleje się kurtyzol w twojej głowie, przestaniesz logicznie myśleć, i w tym momencie to, co ja do ciebie mówię, przestaje istnieć jako obszar merytoryczny. Istotne jest to, że jestem dla ciebie zagrożeniem, bo jestem lepsiejszy od ciebie. Tak. Tak? I teraz, jeżeli ja chcę w związku z tym. Sztuka perfazji, jedna z największych bzdur, jaka istnieje. tak? Idź i wyperswaduj komuś. No, idź dziecku, wytłumacz, co ma zrobić, co, co zaczyna robić. Zaczyna oponować. I teraz, jeżeli ja zrobię takie założenie, że ja pójdę do ciebie i bezpośrednio powiem, o co mi chodzi, generalnie generuje coś, co powoduje, że ty nie będziesz w tym kierunku. A nawet jak pójdziesz, to nie jesteś dla mnie już partnerem współpracującym, nie czujesz się dobrze i tak dalej. Stąd sprzedawcy słyszą bardzo często, to ja się zastanowię. Dlaczego? Bo są tak a wytłumaczający tak. wszystko dokładnie, że to buduje niechęć. I teraz reasumując. Jeżeli ja... Czyli, to pierwsza rzecz nie liniarność, prawda? No to były linarne. To jak nielinarne? No to jeżeli ty do mnie coś powiesz... A, a, a ja chcę ci wypraswadować, to ja najpierw zastosuję tak zwany mechanizm akceptacji, czyli do ciebie powiem, słuchaj, wiem z czego wynika, że tak chcesz zrobić. No bo najprawdopodobniej Twoje przejścia w przeszłości były takie, że dzisiaj masz awersję do tego, żeby pójść w tym kierunku, prawda? No i ty na to powiesz co? No tak, No tak. No. I w związku z tym, jeżeli miałbyś w tym iść, to jest to związane ze stresem, poza tym z ryzykiem. No bo twoje doświadczenia są takie, że do tego prowadzą, tak? I teraz, jeżeli ja to mówię, twój mózg gadzi, nie idzie w górę, tylko się uspokaja, bo ja akceptuję twój stan. Tak? Mhm. Nie to, co mówisz, ale twój stan. I teraz, jeżeli ty staniesz się moim partnerem, a ja ci powiem w ten sposób, słuchaj, to jest zrozumiałe. Zawsze możesz dokonać takiego wyboru. Ja mam trochę inne spojrzenie, inne doświadczenia. Jak chcesz, to możemy o tym porozmawiać. No teraz, ty, nieskrytykowany, niezatakowany, powiesz, no fajnie, no to pogadajmy i tak dalej. No krzyż, jak masz trochę doświadczenia, posłuchaj. I teraz ja z tobą będę rozmawiał o tym. Słuchaj, no ścieżka jest taka. Że można iść w tym kierunku, bo tam jest żółty kolor. Ja wiem, że ty do żółtego masz wersję, bo to się działo. Jednocześnie przyjrzyj się temu, co się dzieje. Tu. Tak? I ty zaczynasz patrzeć. I teraz ja nie tłumaczę ci tych czterech punktów, tak? tylko zaczynasz z tobą rozmawiać i ty wchodzisz w to. Yy, międzyczasem się zadajecie pytanie, a jak było to u ciebie, a to no, tak się działo i tak dalej, i tak dalej. Zaczynasz być moim partnerem. Ale patrzcie, jak to długo trwa. Ktoś powie, a no przedtem mógłbym pójść cztery punkty, puh. No i teraz ktoś powie, tak, jak przyjdzie do ciebie szef i ci powie cztery punkty. No to, to przyjmiesz no i trudno, nie ma innego wyjścia. No tak, Mój szef muszę wykonać. Tak, ale jak, jaką mam atmosferę pracy, jaką mam niezależność, Dobre. jakie mam swobodne myślenie i tak dalej. Na dłuższą metę jest to nieopłacalne dla firmy, tak? I w związku z tym, jeżeli ja zabiorę czas, czyli popatrzmy się, jeżeli a, mamy linię prostą, tak? Versus linię, która jakby okrąża Twoją głowę, mhm. tak? powoduje, że ty się lepiej czujesz, zaczynasz być partnerem w rozmowie. Właśnie, że ja ci zadam pytania. Twój mózg gadzi nawet mówi tak, żebym ja ci mógł coś wytłumaczyć, to ty mi musisz wyjaśnić też pewne to rzeczy. Prawda. Czyli jesteśmy partnerem. I nagle dzieje się coś takiego, że mnie to zabiera na przykład 4 minuty, a komuś by zabrało... 40 sekund, tylko że jestem skuteczny, bo ty to zrobisz, a ktoś nie. A jeżeli ktoś kogoś, w przenośni mówiąc, zgwałcimy jego psychikę, to owszem, zrobi, tylko później jest naszym... A, wrogiem. Wrogiem, no, trochę, w, tak, no, używając bo zrobił, mocnego słowa. Jest, zrobił, bo musiał. Tak, To jest bardziej na takiej zasadzie, a tu zrobił, bo chciał. Tak. A masz drugi przykład. Jeżeli porywacie prąd, tak? Tak mm -hmm. zwany, no, Bałtyk jest najbardziej niebezpiecznym morzem ze wszystkich mórz na świecie, tak. jeśli chodzi o kąpiel przy, bo jest tak zwany prąd trugowy, który górą woda wraca, nie dołem. Mm -hmm. Więc nie jest przewidywalny gdzieś. Bo jak jest dołem, to jest przewidywalne, bo jest głębia i zawsze się tam mniej więcej mm -hmm. układa ten prąd w jednym miejscu i wiadomo, że tam jest, tam ludzie nie pływają. I teraz, jeżeli w pewnym momencie woda napływająca przebije się górą, porywa kogoś, to w którym kierunku e, e, ta osoba, nieznająca zasad nielinearności, będzie się rzucać? No, najbliżej do brzegu, dwa metry, nie? Tylko najgorsza rzecz z możliwym. Najgorsza z możliwych. Ale prawda. jeżeli popłynie w kierunku prądu, zawsze z prądem, czyli jak. Podda nie, się Tak, podda się, nie męczy się, no jak nie umie pływać, to i tak utonie, tak? Ale zakładamy, że umie odpływać, to pójdzie z tym prądem, bardzo że ten prąd troszeczkę się uspokoi, skupi się, wybije się w pewnym momencie w prawo lub w lewo i wróci. To która droga jest krótsza? Ta dwumetrowa, czy ta stumetrowa? Mhm. Odpowiedź w nielinearności brzmi stumetrowa. Dlatego negocjacje zawodowe trwają zazwyczaj 3-4 razy dłużej, niż amatorskie, Bo są szybsze, są bardziej skuteczne. Szybsze w dochodzeniu do celu. Linearność, nielinearność. Czyli też nielinearność, jak rozumiem, to też trochę taka, taki rodzaj otwarcia na poddanie się tym zmianom. Bo ja mam wiesz często takie wrażenie, że my się, my się boimy. Co jest też naturalne, to mówiłeś o kortyzolu, że to, to jest taki trochę naturalny odruch każdego człowieka. O, zmiana nie, nie, nie chce tej zmiany, bo, bo nie wiem. Bo się boję, bo to jest coś, obszar kompletnie mi nieznany. Nawet jak jest pozytywna, prawda? Nawet jak jest pozytywna. To ciągle e... mamy tak zwany dołek. Jest, tak? tak, tak. No hmm. bo nie, nie wiemy, z czym to się je, nie wiemy, co nas czeka. Czyli ty mówisz, poddaj się tym zmianom, nawet jeżeli ta droga do celu ma być trochę dłuższa. Spróbuj. I... Twój wywód jest logiczny, jednocześnie to ja nie byłem wystarczająco precyzyjny, bo słowo poddaj się zmianom, a zamieniłbym na to, że nie bój się jej i zaakceptuj mm -hmm. to, co się dzieje no, na pewnym tak. poziomie. No, później jest kwestia wiedzy, bo z tym prądem trzeba wiedzieć, ale generalnie, jeżeli wiesz o tym, że cokolwiek cię kiedykolwiek atakuje, Zasosuj zasadę takiego Japończyka, bo karateki zapytano go, co zrobić, jak ktoś ci atakuje, jak wyprowadza cios na ciebie. Mm -hmm. On powiedział: Najlepiej tam nie być. <laughs> I teraz, jeżeli ty się usuwasz, a później idziesz ramię w ramię z kimś, w tym kierunku, w którym ta osoba chce iść, czyli w przeciwnym do twojego, mm -hmm. to ta osoba się uspokaja, bo nie widzi wroga. Zaczynasz rozmawiać, i po polsku skręcać. W którym kierunku? Najlepiej w takim, w którym jest dobrze dla niego i, I dla, dla ciebie. Siebie. Tak. Ale żeby to zrobić, trzeba rozmawiać. Żeby rozmawiać, nie może być antagonizmów, więc nie możesz kogoś atakować i mówić, ja mam inne zdanie. Mhm. I teraz, jeżeli ty rozmawiasz, zdobywasz informacje, które pozwalają ci budować win-win. Dlatego Europejczycy nie mają pojęcia, co to jest win-win. Każdy mówi, win-win, wygrana, wygrana. Zawsze ta grupa. Ale my nie mamy pojęcia, jak do tego dojść. Nawet Cialdini, Amerykanin, mhm. który podał różnego rodzaju tam sześć mechanizmów, które są, on nie zdefiniował, jak do tego dojść. No nie, nie atakuje go, bo to jest rozwój wiedzy, prawda? No, mhm. ktoś dobudowuje. Zawsze Newton powiedział, że widział daleko, bo stał na barkach wszystkich innych ludzi. I dlatego ja tutaj, jeśli chodzi o Cialdiniego, dodaję do tego, że mechanizm akceptacji, który dodajesz, pozwala ci realizować to, co Cialdini pisze, żeby robić. No tak, zresztą... w... Jego słynna książka, Wywieranie wpływu na ludzi, rzeczywiście ona dodaje da, taki core, taki, e, tak. takie te, te, te podstawy, no powiedzmy, nie wiem, negocjacji, sprzedaży, ale to, co mówisz, to, 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 to są bardzo konkretne rzeczy, natomiast nie mówi dokładnie, z czego to wynika. Jak tego doprowadzić? Na przykład ty wiesz, że dziecko powinno zrobić tak i tak. Jak doprowadzić, żeby ono to zaakceptowało i poszło to robić? No i nieliniarność będzie między innymi polegała na tym, że ja powiem do dziecka, słuchaj, no pewnie nie będziesz chciał mi pomóc. Mhm. nie? A to ja co mam... do dziecka? Bunt! <noise> ja dlaczego nie? Krzysiek, ja bym chciał jeszcze odwrócić to pytanie, bo ludzie powiedzą, dobra, no rozumiem czym jest nielinearność, czym jest linearność, ale nielinearność jednak zabiera chyba sporo więcej czasu, prawda, w dochodzeniu do celu. Czy to się opłaca na dłuższą metę? I to jest bardzo kluczowe pytanie i dla nas, osób wychowanych w świecie totalnie linearnym, czyli takim teoretycznym... No trochę na skróty, wiesz, idziemy... Te... No, no, na skróty, tak dokładnie. Y, y, on, on jest bardzo logiczny, i odpowiedź tu jest bardzo jednoznaczna. Świat, natura na to odpowiada na co dzień. Y, Pójście na skróty kompletnie się nie opłaca. Mm -hmm. Czasowo, jeżeli idę drogą nielinearną, jestem zdecydowanie bardziej skuteczny i nam jest ciężko to zrozumieć. No bo jak, dwa metry versus 100, tylko kiedy zaczynamy się zastanawiać za jedną rzecz, ile planów w życiu, żeby na 100 planów, no, panu mm -hmm. ty. Albo je tworzyłeś, albo je e, realizowałeś, jak mhm. ktoś stworzył. Ile z nich zrealizowałeś na 100%? Ja był rozpisany i tak Z dalej. tych 100 planów. No. Jest to, no myślę, że może z pięć. No to ja ci powiem, że to jest niemożliwe. Żadnego. 20% zrealizowałeś na poziomie mniej więcej 80%, mhm. czyli osiągnąłeś ten finalny cel, nie w tych parametrach, które założyłeś, ale powiedzmy, nazwijmy to blisko. Ale to jest to. Ta. No mhm. To jest to. No bo świat perfekcjonizm mhm. jest chorobą, tak? a 80% zrobiłeś jedynie w 20%. Rozdziabało się, żeśmy to uruchomili. Tak. Powiedzieliśmy na końcu, no zawsze coś z tego wynika, przynajmniej się dowiedziałem tego tak, i tak dalej. Tak. Dlatego się nauczyłem, tak. Dlatego, że te plany, na których my, Europejczycy, Ameryka Północna, budowała wszystko w poprzednim stuleciu, one były nierealne. I teraz ludzie, którzy byli skuteczni, rozumieli, że plan... Jest tylko i wyłącznie punktem odniesienia, natomiast nie jest po to, żeby w sposób super restrykcyjny go wymagać, bo wtedy raz, że ludzie w tym wszystkim giną, dlatego że nie są w stanie zrobić wszystkiego. Ludzie to też my, to też ja ten odpowiedzialny za plan. A dwa, że po prostu to nie jest do zrealizowania. Dlaczego? Bo my tego żeśmy się nie uczyli w szkole i do dzisiaj nie uczymy. Świat, w którym żyjemy, to jest świat chaosu. My dzisiaj dopiero w ostatnich 10-15 latach mówimy o tym chaosie, go akceptujemy, bo go widzimy. Ale nie rozumiemy, z czego to wynika, że go widzimy teraz, a przedtem żeśmy nie widzieli. Przedtem ukrywano chaos przed nami, bo chaos dopuszcza zmienność. A ktoś, kto chce nad nami mieć władzę, nie, nie chce dopuszcza nam zmienności. zmienności to prawda. Narzuca do doktrynę, i dlatego i religia, to każda religia z punktu widzenia socjologicznego, czyli każdy socjolog mhm. o tym powie, jest partią polityczną, prawda? Każda religia. Tak. Ja bym A... nawet powiedział, to przez zarządzaną firmą też często. No tak, tak, oczywiście. Hierarchiczną zresztą. Tak. tak. Wojsko jest organizacją, która też tak. zakłada jest tak i koniec, prawda? I tak my zostaliśmy wychowani. I od 800 lat, od czasów średniowiecza, tak jest zbudowana nasza edukacja. W związku z tym, dla nas jest bardzo ciężko zrozumieć, że nielinearność jest krótsza w rozumieniu my zaoszczędzamy czas. Jednym z elementów systemu, systemu zarządzania czasem jest inwestowanie, czego przykładem są Japończycy. Mhm. Japończycy y, negocjują swoje kontrakty 10-15 razy dłużej niż to Europejczycy, prawda. tak? No ktoś mówi, to, to, to jest wariactwo. No jak to? Po co oni to robią? Na przykład, trzy miesiące się negocjuje coś, co my byśmy negocjowali tydzień. Nie? No tak. Tylko, że oni w czasie negocjacji idą do swoich podopiecznych, przynajmniej do wszystkich szczebli zarządzania i mówią tak: jak ten projekt wprowadzimy, to co w związku z tym z Waszą codziennością? Czy Wy go uwzględnicie? Co trzeba wziąć pod uwagę? Oni odbijają to od każdego szczebla, więc to zabiera bardzo dużo czasu. I teraz oni wracają. W pewnym momencie i mówią tak, jesteśmy gotowi, żeby to podpisać. W międzyczasie też akceptują Ciebie jako osobę, z którą będą współpracować, czy stronę, z którą będą współpracować. My, Europejczycy, się denerwujemy, tak jak Amerykanie to się zawsze denerwowali, dzisiaj już się tego nauczyli. I mówimy, to jest bez sensu. No i po trzech miesiącach w końcu podpisany kontrakt. No i co się dzieje rano o czwartej, kiedy my śpimy, bo chcemy się wyspać po, po tej ciężkiej pracy trzymiesięcznej. Budzi nas e, e, warkot e, ciężarówek, a to Japończycy jadą już z kontraktem. I teraz my, i tutaj jest odpowiedź na twoje pytanie bardzo konkretne. My, Europejczycy, e, wychowani w świecie liniarnym, już w drugim dniu tego kontraktu nagle jest e, zgrzyt. Coś nie zostało przewidziane, no bo ten projekt nałożył się na inne projekty. To ktoś w tamtej firmie mówi zaraz, zaraz, zaraz. Ja przecież mam tu, co mi tu wchodzicie z tym? Tak? U Japończyków tego nie ma, bo to już zostało przewidziane. Każdą, tak. I te trzy miesiące to jest mm -hmm. inwestycja, która powoduje, że później robimy ten kontrakt trzy miesiące. A my tydzień umawiamy się, a później robimy przez osiem miesięcy albo 15, albo w ogóle nie kończymy. Dobra, tylko teraz Krzysztof. Zderzenie dwóch światów, tak? czyli tego nielinearnego. Myślę, że tu Azjaci rzeczywiście pod tym względem, szczególnie tak jak wymieniłeś, Japończyków, ale myślę, że nie tylko oni, przewidują bardzo wiele sytuacji i idą trochę tym tropem nielinearnym. W zderzeniu z Europą, która trochę, tak jak powiedziałeś, jest skostniała, jest trochę, nie boję się tego słowa użyć, zacofana pod wieloma względami. Jak będzie dalej wyglądała nasza przyszłość? Bo wiesz, ja, ja też czytałem takie dość poważne opracowania naukowe, że tak naprawdę ta stara Europa, ta jaką my jeszcze znamy, pamiętamy, do jakiej jesteśmy przyzwyczajeni, mówiąc też o tym starym europejskim pieniądzu, wszyscy mówią, to już jest zmierzch, to jest schyłek, to, to już się kończy. Za chwilę ta Europa zostanie, ona już jest wymieniana trochę, ale za chwilę to będzie zupełnie inny kontynent. To będzie coś, do czego my kompletnie nie jesteśmy przystosowani i przyzwyczajeni. W swoim pytaniu jest taki, taki rodzaj, że, 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 że tak to jest opowiadane, tak się mówi i tak dalej. Ja odpowiem w ten sposób. To już się stało i to już nic nie do uniknięcia. Najbardziej zacofanym obszarem na świecie pod kątem rozwoju, pod kątem świadomości tego, co się dzieje, pod kątem też i technologii. Jest Europa Zachodnia. Uwaga! Tu trzeba bardzo oddzielić na przykład Polskę i inne kraje Europy centralnej od mm -hmm. tego. Dlatego, że my jesteśmy na krzywej wzrostowej, tak? Dlatego jesteśmy... My gonimy ciągle. Ale to my jest. A ta... Ta. A... No i tu się nie zgadzam. Myśmy gonili. My ciągle pewne elementy gonimy, mm -hmm. tak? ale my żeśmy już przegonili to bardzo. Jeśli chodzi o wiedzę dotyczącą sprzedaży, jeśli chodzi o wiedzę dotyczącą komunikacji, wiedzę dotyczącą zarządzania, no to my jesteśmy, lata świetlne jestem w stanie mm -hmm. powiedzieć przed Europą Zachodnią. Wyobraźcie sobie Państwo taką rzecz, że w 2015 roku, jak Państwo widzicie na mój kanał YouTube Krzysztof Stawnecki, tam mam 300 filmów, a jeden z pierwszych filmów to był nagrany, dlaczego Niemcy padają i mm -hmm. Czyli w 2015 roku nagrałem ten film. Posłuchajcie Państwo go i zobaczcie, co się teraz dzieje. 50% gospodarki niemieckiej z nas kraju niewypłacalności. Mm -hmm. 50%. tak My patrzymy na gospodarkę niemiecką, są wielkie firmy. Wielkie firmy to jest 10% y, 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 PKB. Tak, um. Natomiast 90% to są firmy małe. Klastry współpracy niemieckie się rozpadły. Każdy jest dzisiaj sam, bo internet rozwalił wszystko. Młodzi Niemcy nie chcą współpracować w klastrach, które się wspomagają wzajemnie. I taki Niemiec, który dzisiaj ma 53 lata, on kompletnie nie ma pojęcia, co się dzieje na świecie. Nie ma żadnej wiedzy zarządczej, sprzedażowej i tak dalej. I uwaga, dzisiaj już cały świat wie. To tylko my w Europie jeszcze nie Zdajemy sobie sprawę, mam ciężko jest przebić ten paradygmat, że technologia niemiecka jest zacofana, bo ona jest doprowadzona do maksimum optymalizacji, ale to jest trzecia generacja, a świat już jest na siódmej generacji. W związku z tym to już nie ma znaczenia. Dlatego nikt nie traktuje dzisiaj poważnie technologii niemieckiej. Ona jest zacofana. I to brzmi, jakbym odjechał. Spójrzcie, popatrzmy na Turcję. Tak? Są dwa kraje, które będą przewodzić one już, biorąc pod uwagę dynamikę rozwoju mają większe. To jest Turcja i Polska. Turcja, szczególnie od strony technologii i tak dalej, to jest kraj niesamowity. I Polska, jeżeli chodzi o rozwój myślenia, działania i tak dalej. Zresztą, George Friedman, dzisiaj jeden z najczęściej zapraszanych, cytowanych ludzi, napisał w 2009 roku książkę 100 lat później. Na okładce tej książki, na okładce, nie wewnątrz, jest taka kratka, na której jest napisane, zacytuję mniej więcej, a Global War Between. I tutaj są wymienione kraje, czyli globalna wojna, nie w rozumieniu wojny fizycznej, tak, tylko mh. ekonomicznej. I mh. tam są wy wymienione kraje: I Japonia, Turcja i Polska oraz Stany Zjednoczone. George Friedman to jest najczęściej on nie ma nic wspólnego z polskością. Mh. No to jak my to słyszymy, to mówimy no chyba mu odjechało, tak? Z czegoś to wynika. I teraz Europa jest zacofana, ponieważ Europa weszła w taki poziom komfortu jak Cesarstwo Rzymskie po koniec swojego istnienia. I kto rozwalił Cesarstwo Słożyckie? Wandale, Agata. tudzież inne prymitywne ludy. To się dzieje dokładnie. Z Europą w tym momencie, prawda? Dlatego, że do Europy wjeżdża cała masa ludzi, który poprzez system demokratyczny, zacofany, brak progresji i pewien komfort, a jest tak nie, niemotny, użyję hmm. takiego słowa, stworzyłem nadzieję, że, że nie jest w stanie reagować. tak? Dlatego tam nie następuje ta Ale na czym to jest oparte? Jeżeli wchodzimy w strefę komfortu, przestajemy się wysilać. Czyli brak wysiłku. Brak zagrożenia, cofa brak stresu nas cofa, nie mhm. rozwija. To jest fundament rozumienia, jak wygląda kwestia naszego rozwoju i dlaczego my, Polacy, jesteśmy w tak ogromnym uderzeniu. Od razu tu odcinam się od kwestii politycznych. Na szczęście mhm. polityka. A rozwój nasz, Polaków, Polski i tak to dalej, są dwie, tak, dwa, nie, dwa, dwa niewiele światy. ma wspólnego. Mhm, to się zgadzam, bardzo tak. dużo ludzi chciałoby temu przypisać całość, że to do tego zależy. Absolutnie nie. I dlatego ja tutaj oddycham. Mnie polityka na tym etapie nie, nie interesuje kompletnie. I, i dlatego się od tego odcina. Znaczy wiesz, przepraszam, ja tylko tak wejdę tutaj trochę, bo oczywiście do momentu, kiedy polityka nam nie przeszkadza w biznesie, kiedy nie, 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 nie troszeczkę nie ingeruje za mocno w ten biznes, to wszystko jest okej okay, rzeczywiście, bo to co mówisz, to wtedy każdy z nas ma. Natomiast jak już zaczyna dość mocno ingerować w naszą tą strefę, nie chcę powiedzieć komfortu, ale takiego biznesu, tutaj mówię o wiesz, o podatkach, o różnych obciążeniach i tak dalej, trochę nam zaczyna pewne rzeczy utrudniać, to już się robi trochę gorzej, także to jest akurat ten wymierny wpływ, ale ja wiem doskonale o czym mówisz. Tylko, że widzisz, ja się zastanawiam nad jedną rzeczą. Czy trochę, nie chcę powiedzieć gonienie, ale ta nasza, ta, taka trochę otwartość na zmiany, taka trochę e, otwartość percepcji na, na, na różne obszary, mówię o, o Polakach, nie wynika trochę z tego, że ta komuna, która nas zamknęła przez 50 lat, e, myśmy potem, ja też należę do tego pokolenia, które trochę goniło, ale patrzę na nasze dzieci, czy nie boisz się tego, że ja mając teraz 16-letnią córkę, patrzę na młodych ludzi. Oni trochę zaczynają obrastać w tą taką trochę bańkę. Wiesz, myśmy do wszystkiego musieli dojść sami. Myśmy wszystko musieli wywalczyć. Nie dostawaliśmy mieszkań od rodziców. Wiesz o co chodzi? Nie, 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 tu, tu nie było takiej schedy jak tam e, e, nie wiem, włosi, francuzi, Hiszpanie mają, że tam o, o po rodzicach dostaną. Nie. Tu było, wiesz, marne M4 na Sokolej we Wrocławiu. Ja wiedziałem, że jak ja idę w świat i przenoszę się do Warszawy, to wiedziałem, że muszę wziąć kredyt, że muszę zapracować i tak dalej, i tak dalej. I trochę ta moja też otwartość na zmiany, na różnego rodzaju propozycje była inna niż patrzę w tej chwili na swego rodzaju, nie chcę powiedzieć wygodnictwo, ale inne myślenie już mojej córki. To jest jedna ze składowych. Wiadomo, że jak my a w przeszłości brakowało nam czegoś, to my chcemy się zabezpieczyć, idziemy w tym kierunku, żeby to zdobyć, bo to jest nasz cel, prawda? Dlatego Ty, a szczególnie ja, jak robię zakupy, ja je robię większe, niż robią młodzi ludzie ode mnie, bo my mamy w genach, no w genach mowa historycznie, to, że my robimy zapasy, zapas. Zapas tak, musi być, tak. Zapas musi być, ale my mamy to podwójnie w tych genach, tak? Bo mamy z tego okresu przedtem, że trzeba było kupić więcej, wsadzić do zamrażelnika, jak była zamrażarka, i, i, i to, To jest jedna ze składowych, ale to jest bardzo ciekawe. Pokolenia takie jak. A, bo ty mówisz o pokoleniu X, no to ty jesteś przedstawicielem pokolenia tak. X i kropa. Ja jeszcze jestem na, na, na brzegu, mm -hmm. tak? Mój rocznik to jest 65. W każdym razie jestem młodszy od ciebie, bo ja mam e, 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 córeczkę, która ma niecałe 3 lata i synka, który ma niecały rok, więc mm -hmm. jestem ciągle młodszy od ciebie. A, Zdecydowanie. Ale, ale to, to na marginesie, no ale póki jestem młody, to. Prawda? To jest, pamiętaj, stan tylko stanu umysłu. Stan umysłu, to nie PESA. No to ja cię mogę powiedzieć, ty pamiętaj, bo ja to już wiem, <grym> ja to czuję. Okej, okay. ale już pokolenie Z, to już jest pokolenie, które wcale nie jest w takim komforcie wychowane. To właśnie pokolenie Z już jest wychowywane pod presją. To pokolenie Y było wychowywane w dużej części pod kloszem, o czym mm -hmm. mówisz. Pokolenie Z już nie, dlatego, że przecież Kryzys 2008, tak? A teraz, szczególnie turbulencje, już pokazują pokoleniu Z, że świat nie jest sobie taki prosty. Rodzice nie są w stanie ochronić tego dziecka. No bo jak, jak rodzic ochronić dziecko przed pandemią? Nie dało się, zgadza się? No nie da się. Ale ochroni przed tym, że, nie wiem, na rynku czegoś zabrakło. No to tak, to rodzic kupi gdzie indziej, pojedzie za granicę, nie wiem, da ekwiwalent. Ale tu nie. Tak samo wojna. No, wojna w Ukrainie w tym momencie nie jest czymś, przed czym ochronić dziecko. W rozumieniu takim, Jasne. że dziecko nie, 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 jakby nie, nie czuje y, 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 jakiegoś obszaru zagrożenia. Zgadza się? Zgadza się. No, to z tym to nie jest już tak do końca, że dzisiaj wszyscy tak są wychowani. Dlatego pokolenie Z już jest inne. Dlatego pokolenia kwestia strachu. Jest na innym poziomie niż dla pokolenia Y, wcześniej, które było tak, wychowane no. pod klosz. Ale spo, jeszcze z, z pozycji biznesu chciałbym też o to pokolenie, wiesz, Z zapytać, bo mam bardzo wielu kolegów, którzy są menadżerami, wiesz, już takiego wyższego szczebla, e, doczekali się, czy też zapracowali na swoje stanowiska i na swoje pensje. E, I mówią, że z młodymi ludźmi mają ten kłopot, że wiesz, nagle mamy inne pokolenie. Pokolenie, które ma zupełnie inne oczekiwania, dla których samochód służbowy telefon. To jest żaden benefit. Gość oni mówi, nawet tego nie muszą mieć. Tak, gość nie gość mówi na rozmowie rekrutacyjnej, przy pana, ale ja dojeżdżam hulajnogą czy rowerem. Ja tak. to, to, to podwyżka nie. Ja bym chciał mieć, wie pan, 21 dni urlopu na przykład, bo chciałbym zwiedzić trochę więcej świata. 4 dni w tygodniu pracy. Wiesz, i pytanie, czy... Mm, czy też z tej twojej pozycji biznesowej, czy ty nie widzisz też tego rodzaju takich zagrożeń trochę dla, dla współczesnych pracodawców, ludzi, którzy, no wiesz, wymieniają kadry, muszą też tych młodych ludzi pozyskiwać? Jak z nimi rozmawiać? Czym ich zachęcać do tego, żeby, wiesz, ja patrzę, wczoraj byłem na mordorze, miałem tam jakieś spotkanie na marynarskiej i nagle wiesz. Miejsce w Warszawie tętniące z życiem, gdzie ja bywałem praktycznie codziennie, bo tam też są studia nagraniowe. Ja jako lektor, jak się udzielałem, to, to tam najczęściej są agencje reklamowe, więc te studia nagraniowe też tam były umieszczone. W tej chwili... Pusty. Słuchaj, to jest w ogóle, wiesz, przyjechałem jak trochę do takiego Detroit, wiesz, współczesnego i tak mówię, kurde, z miejscem do parkowania nie miałem żadnego kłopotu. Tu wyjaśnijmy Detroit, bo może nie każdy sobie z tego tak, sprawę. Tak. Detroit już od, właściwie jak ja byłem pierwszy raz w Detroit w około roku chyba 87-88 tak. y byłem tam oczywiście wielokrotnie, y y to ono, dzielnice były puste, zupełnie tak. puste, ale kompletnie, nikt nie mieszkał na przykład. Kiedy skończył się tak naprawdę przemysł samochodowy w Detroit, to to, to trochę miał Miasto umarło, i tutaj rzeczywiście ten mordor warszawski, e, też po pandemii, e, po trochę przejściu na inny system pracy, to też jest myślę fajny przykład, o którym chciałbym porozmawiać, bo nagle się okazuje, że coś, co było niemożliwe, e, mówię o pracy zdalnej, o pracy online, nagle stało się możliwe. Pandemia pokazała, jak to nie jest możliwe. Wszystko jest możliwe. I w ogóle yeah. dziwne, że my tu siedzimy na pod siebie, że nie robimy tego online. Online co? tak, ale, ale ja akurat uważam, że, 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 że ten ja, ja kontakt żartuję, jest, jest, jest niezastąpiony. Szczególnie dla nas, tak. dla naszego pokolenia. Tak, hey. tak, ale też ja, wiesz co, ja... Wczoraj byłem na takim nagraniu, gdzie przyszedł reżyser, ludzie z agencji, e, był też e, producent. Byłem na takim nagraniu, mówię, wszedłem tam, do nich i mówię, Boże, jak w latach 90., że nagle wiesz, wszyscy są razem, że nie, nie, nie ma tego Zuma, nie ma tych Teamsów, że wszyscy jesteśmy, możemy pogadać. Jedyna rzecz, która mnie się wydaje jest też cenna przy tego rodzaju spotkaniach, szczególnie takich zawodowych, proces akceptacji jest zdecydowanie szybszy. Bo w momencie, kiedy ta nielinearność też nam weszła do tej pracy online, to wiesz, tu coś trzeba nagrać, zmontować, wysłać, poczekać na akceptację, to trochę dłużej trwa. To wszystko jest możliwe oczywiście. Ale jest troszeczkę dłuższa, a poza tym nie ma anegdot, nie ma żartów, trochę Ale tego nie brakuje. Ale my to ciągle postrzegamy, że to jest inaczej, a nie dłużej tak a propos. No tak, e tak, e wiem. E Bo jakbyśmy to zmierzyli, to jest dłużej. Ale my już wiemy po tej tak. części, że niekoniecznie to jest dłużej, to może być krócej. krócej. Nie? Tak, propos, tak. Nie? tak. E Przepraszam, bo tak wielowątkowo się zrobiło. Natomiast wracając do mojego pytania. Jak współczesny pracodawca e, ma zachęcić wiesz, młodego człowieka, tak trochę tutaj nawiązuje do tej nie, nielinearności. No bo ja myślę, że też rozmowa z młodymi ludźmi, to już nie, nie może odbywać się w linearny sposób, bo nie, nie masz czym ich kupić. Tak, bo poza tym kupowanie jest negatywne. No tak, ale wiesz, Model, w takim metaforycznym padł, ta. Pa, pa, ta. Jako, jako koncept w latach 60. -tych, 70. -tych. nastąpiła zmiana, na tzw. M.I.K.M. czyli motywację i konsekwencję menedżerską i to była taka dualizm, i marchewka mm -hmm. został zmieniony na to, ale y, idąc do twojego pytania, to, no to jest bardzo ciekawe, bo to jest taka moja codzienność, to jest w ogóle moja pasja. Często ludzie mi się pytają jak zmotywować drugiego człowieka do, 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 do pracy. To, to w ogóle wchodzimy Paweł w taki rewir, że to głowa mała, tak? ale mnie to jara totalnie. Tak? bo bardzo pracując z firmami, my pracujemy z setkami firm jako quest, tak? Pomagają się rozwijać. No to jest fundamentalne pytanie. Jak doprowadzić do tego, żeby ludzie byli zmotywowani? I bardzo często ludzie szukają takiego grala. Krzysiek, powiedz mi, jak zmotywować ludzi? Tak. Odpowiem, 10 słów i już będzie tak jest, dobrze. Tak słów, tak, najlepiej tak. Albo, albo jeszcze maila napisać, żeby było. To, to, to popatrzcie na taką rzecz. Według mnie nie ma przepisu na to, jak zrobić, żeby człowiek został zmotywowany, bo to jest linearne myślenie pod tyłem zrób tak i doprowadź. Nie ma. I jeżeli myślisz nielinearnie, a ja od ponad, no, prawie 30 lat myślę nielinearnie, bo jestem zawodowym negocjatorem, więc muszę myśleć nielinearnie, bo gdybym nie myślał, to bym nie zaistniał w świecie negocjacji. No, a y, 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 nieskromnie powiem, mam ponad 800 międzynarodowych negocjacji za sobą. W ogóle bym nie zaistniał. Trzeba sobie inaczej podejść do tego pytania. Najpierwsza odpowiedź na pytanie, co powoduje, że ludzie są zdemotywowani. I na to pytanie jest odpowiedź oparta na tzw. potrójnym prawie paretu. Prawo Pareto to, to jest 80-20, prawda? To znamy, że 20% czasu poruszamy się po 80% powierzchni naszego mieszkania. Ale 80% czasu chodzimy tylko po 20%. Logiczne? Logiczne. 80% wypadków samochodowych spowodowanych jest przez 20%, 20 kierujących. Tak. tak. I tak dalej, i tak dalej. Generalnie 80% efektów naszej pracy pochodzi jedynie z 20% wysiłków, zasobów, energii, tego, czym dysponujemy. Tak? I teraz, też czasu, który spędzamy. I teraz, ale. Jak jest taki chaos, jest taki ogromny zakres działania, to prawo jest za szerokie. I około no, 25 lat temu, a kiedy zacząłem się zajmować synektyką, synektyką, czyli kopiowaniem mechanizmów w przyrodzie na mechanizmy, na każdy obszar mm -hmm. naszego życia, e, to jest jakby ten obszar, który mnie pasjonuje bardzo. No to doszedłem do wniosku, że natura musi być inaczej zbudowana. Bo to jest za szeroko. No, jeżeli mamy do czynienia z miliardami, no to 20% z miliardów to są ciągle miliardy. Tak. No to nie jestem w stanie tego zrobić. A ponieważ zdaję sobie z tego sprawę już od lat, że fundamentalnym błędem myślenia linearnego Europejczyka jest to, że jeżeli masz chaos, to trzeba go je Jest dokładnie odwrotnie. Czym większy chaos, tym większa koncentracja. To mi prawo Pareto do końca nie pasowało. A Wilfredo Pareto pod koniec XIX wieku odkrył to założenie i ono zostało skopiowane później. No, to była wiedza, mm. z której korzystano tam w latach 60-70. Firmy patrzyły, gdzie jest ich te 20%, które były 80%, pozostałe tak. eliminowały, minimalizowały, energię przerzucały to do 20% tak. i tak wschodziły wyżej. Później, jak weszły wyżej, czyli zamiast jechać samochodem, jechali, lecieli samolotem, tak. to ciągle tam odkryli też jest prawo Pareto. Już lecieli samolotem. Tak. To była ta różnica. Ale okazało się, że nawet Wilfredo Pareto odkrył zależność taką, że jeżeli że on odkrył coś takiego, że o wiele mniejszy procent decyduje jednak o o wiele większej wartości. No i ja zacząłem tak kombinować i mówię tak, no tak nie może być. I przyłożyłem ten model 80-20 w ten sposób, że jak weźmiesz 80% z 80 i 20 z 20, wychodzi ci 4,64. Mhm. Jest takie 4%, które determinuje 64% efektów. Mhm. Poszedłem za ciosem dalej. Wyciągnąłem 20% z 4 i 80% z 64. Wychodzi i to jest bardzo ciekawe. 0,8, czyli 1% w przybliżeniu, a po drugiej stronie 51,5, czyli 50%. Czyli zacząłeś taką esencję trochę wyciskać z I tego prawa. się okazuje, zaczęło mi to pasować z mm -hmm. moimi doświadczeniami. 1%, i nazwałem to potrójnym prawem Pareto, wypuściłem to na rynek w sierpniu 2014 roku, włącznie z grafiką i tak dalej. Cztery lata później czytam książkę na Taleba, w którym dokładnie zamieszcza tą matematykę. Mm -hmm. A później odkrywam w pracach Pareto, że on też zauważył tę zależność. Tylko tego nikt nie wziął. Bo ja tylko parę to wziąłem na zasadzie, usłyszałem tak. to i tak dalej. I to jest odpowiedzią na pytanie, jak sobie dawać radę w chaosie. Trzeba znaleźć ten 1% i tam przeatakować, czyli czym większy chaos, tym większa koncentracja. No i teraz, gdybyśmy wrócili do tematu, o którym żeśmy przed chwileczką mówili, czyli co to znaczy zmotywować człowieka? Mhm. Przede wszystkim pójść nieliniowo i zadać pytanie przede wszystkim, jak go nie, nie demotywować, mhm. Bo zauważmy taką rzecz. Człowiek w sobie ma różne motywacje, różne elementy. Ale jak go zdemotywujesz, a bardzo prosto zdemotywować, to to już jest nieważne. A co jest fundamentem tego, żeby człowiek był zmotywowany? No popatrzcie, nawet teraz, jak jest ten wywiad, mm -hmm. gdybyś ty tylko zadawał krótkie pytania, i gdybyś miał napisane, oczywiście to tak nie jest skonstruowane, ty nie takie korzystasz swojej Tak, tak korzysta swojej wiedzy i tak dalej. A gdybyś miał to odcięte, to byś był zdemotywowany. Byś czuł się jak. Taka maszyna, właściwie maszyna mogłaby zadawać pytanie sztuczna inteligencja, a ja mu odpowiadał: Ty chcesz być decyzyjny w czasie tego wywiadu. I jesteś, no ja też na to liczę, bo dzięki temu ten wywiad jest, jest bogatszy, tak? Mm -hmm. W związku z tym kluczem do motywacji jest dać decyzyjność mm -hmm. ludziom. Nie mają decyzyjności, są zdemotywowani. I są dwie grupy ludzi. Są tak zwani swymersi, którzy chcą płynąć i chcą mieć decyzyjność w tym co do kierunku płynięcia i są floatersi. Floatersi, to float po angielsku znaczy unosi się mm. na powierzchni wody, tak? E-Float to jest, to jest trawa. To że nie chcą płynąć. Oni chcą mieć swój obszar i dryfować i dryfować, ale uwaga! Ale na tym obszarze nie wchrzania im się ty. Szefie. Bo im jest tam dobrze. Nie, tu chodzi o to, że oni chcą na tym obszarze, na biurku sobie pokładać tak, jak oni chcą. Oni Jasne. chcą być decyzyjni. W związku z tym, jeżeli człowiek, to jest... dla mnie to jest potrójne prawo pareto. Jeżeli chcesz zadbać o motywację w pracy swoich ludzi, zadbaj o to, żeby mieli decyzyjność na swoich obszarach, w zależności od tego, co chcą robić. I to jest odpowiedź na pytanie dla pokolenia Z. Pytanie brzmi, w których obszarach dać im decyzyjność, na czym im zależy? I to jest kolejne już pytanie, na czym im zależy? Jak myślą? Ja tylko powiem takie coś. Bardzo, przecież to jest nasza codzienność. My pracujemy z firmami, gdzie są ludzie, którzy zarządzają firmami 60 lat, 50 lat, 40 lat i tak dalej. To jest bardzo często, jak z tymi młodymi dawać sobie radę? No, jak sobie dać radę z własną psychiką, bo to jest to. I teraz, to jest taki prosty przepis. On jest dużym uproszczeniem, ale to właśnie na uproszczeniach rozwija się świat nie jesteśmy w stanie dotknąć tego, co się dzieje dookoła punktowo, a jednak osiągać efekty globalne, czyli to jak, w jakim kierunku ja idę. Chaos i to skupienie się, ta koncentracja, o której mówisz, to, to, to szalenie ciekawe zagadnienie i ja tutaj rzuciłem oczywiście temat młodego pokolenia i, i jak ich motywować do pracy, ale też chciałbym cię zapytać, jak w tym chaosie, jak to się na nasze życie też trochę przekłada, bo Mówiliśmy o tych zmianach, które, które są nieuniknione, I, i ja też często moim rodzicom tłumaczę. Wiesz, mam tatę, który ma lat 87, mam mamę, która ma 81, i oni pewnych zmian. Żuwik. Tak, podobnie. Moja mama też. Wiesz, i, i, i oni pewnych zmian po prostu nie rozumieją. E, I ja im często mówię, słuchajcie, nie musicie ich rozumieć, bo te zmiany i tak już są. To, 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 to jak gdyby. E, one się dzieją. My ich w żaden sposób nie zatrzymamy. My byśmy bardzo chcieli, żeby ten świat trochę był bardziej wytłumaczalny z tego okresu, jak myśmy sobie z nim... Ale nie, nie jesteśmy w stanie. To jest tak jak z mojej działki. Ja ostatnio próbowałem moim kolegom, aktorom wytłumaczyć, na czym polega strajk aktorów w Stanach Zjednoczonych. I o co chodzi z tą sztuczną inteligencją. Bo moi koledzy nie rozumieją pewnych rzeczy, ale nie rozumieją ich spo... z punktu widzenia Polski. W Stanach Zjednoczonych, gdzie przemysł filmowy jest drugi po przemyśle zbrojeniowym, jak masz młodego aktora, który przyjeżdża do Los Angeles i nie ma pieniędzy, i oczywiście chodzi od castingu do castingu, jest kelnerem, robi jeszcze 10 innych fuch, jak dostaje propozycję, że za 15 tysięcy dolarów jest w stanie sprzedać cały swój wizerunek, ciało, twarz, głos i tak dalej, z wykorzystaniem na wszystkich polach eksploatacji w nieograniczonym czasie, co oznacza, że sprzedaje siebie po prostu tak jak go Bozia tak. stworzyła i można go wykorzystać do wszystkiego, to w tej chwili taka rzecz nam się tu z, po, z punktu widzenia Polski i naszego trochę, no umówmy się, polski przemysł filmowy to trochę hobby w porównaniu do, do tego, co dzieje się w Stanach. Niż mu nie ujmując, Niż ale nie um... skala. Mówisz, skala. Skala, tak. Skala jest yy, yy, żadna tak naprawdę. Yy, no to nam, nam się to wydaje abstrakcyjne. Tam to już nie jest abstrakcyjne. To jest coś, co się dzieje. Coś, czego my już nie jesteśmy w stanie zatrzymać. To jest tak samo jak ja w swojej pracy lektorskiej też tłumaczę ludziom, słuchajcie, za chwilę będzie tak, że ja nagram alfabet albo nagram, nie wiem, y, y, ileś tam słów i za chwilę Podłożą Krzysztof mój Sarnecki głos. dostanie z banku lektorów propozycję, żeby daną reklamę przeczytał albo Paweł Orleński, Łukasz Nowicki, Zbyszek Dziduch i kliknie sobie, którego chce i ja nawet nie będę na tym nagraniu. I to są rzeczy, które się dzieją. To są rzeczy, które mają wymierny wpływ na nas, na naszą psychikę. To jest ten chaos, o którym Ty mówisz. Tylko jak my, no właśnie, wiesz, jak my sobie mamy z tym też radzić, jak, 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 jak punktować, jak znaleźć ten, ten procent tego skupienia się na celu, na tym dobra, ok, świat się zmienia, to idę w tym kierunku, bo teraz to jest ważne. To... Ja, to jest kilka wątków, to ja postaram się tak bardzo krótko ująć. Przede wszystkim, kiedy ja pracuję z, czy my jako zespół Questu pracujemy z firmami, a pracujemy bardzo szeroko z małymi, średnimi i też bardzo dużymi firmami, a szczególnie takimi średnimi, dużymi, no to często szefowie firm zadają pytanie: No dobra, ale jak ja mam ten 1% znaleźć? A ja mówię bardzo krótko. Ty masz takie doświadczenie, że jak wiesz, że jest 1%, to go najczęściej znajdziesz. Okay. I to jest ciekawe. A, dlatego my możemy być tak skuteczni w naszej pracy, bo to nie my znajdujemy, oczywiście my jesteśmy w stanie pomóc znaleźć to o wiele szybciej. To jest jedna rzecz. Na początku znajduje się te 4%, to już, to już jest duża zmiana, to już daje 64% efektu. Mm. Ale powiem jedną rzecz, nie wiem czy o tym słyszałeś, bo z jedną rzeczą się z Tobą nie zgodzę. Ale w sposób taki konstruktywny. Powiedziałeś, że numer jeden to jest a, y, 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 obszar w Stanach Zjednoczonych. Zbrojeniowy, zbrojeniowy. A drugi to jest. Przemysł filmowy. Ale przemysł filmowy w dużej mierze przebija przemysł zbrojeniowy w jednej kwestii. To jest bardzo ciekawe. Otóż nikt nie jest tak e, precyzyjny, doświadczony w zarządzaniu projektami jak przemysł filmowy. No tak. Bo jak porównamy sobie skuteczność projektów wojskowych, a to, że trzeba stworzyć film i tam są tysiące ludzi, trzeba to wszystko poskładać, od castingu tak. i tak dalej, i tak dalej, to nie ma przemysłu, który jest bardziej doświadczony, rozwinięty niż to pod tym względem to jest przemysł numer jeden. Mhm. Także jeżeli chcemy się uczyć zarządzania projektem. To wszystkim powinniśmy pójść do filmowców. To taka ciekawa rzecz. Tak, to prawda. I to jest też taki ukłon dla, 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 dla was, dla tak, Twojecznych. Tym tak, tak, bardziej, że ten przemysł filmowy też to, to jest to, o czym Ty wspominałeś na początku naszej rozmowy, on też przewiduje wiele różnych zmiennych. Zakłada się rezerwy pogodowe, zakłada się to, że nie wiem, jest na przykład dublura, bo aktor nie wiem, czasami łamie nogę, różne rzeczy się dzieją i tak dalej. Wiele różnych aspektów tak. bierze się pod uwagę. Ale też bierze się je z punktu widzenia też, yy, produkcyjnego, czyli ogromnych pieniędzy, jakie też się na ten film wykłada. A tu jest jeszcze element motywacji, ponieważ wojsko jest dotowane przez państwo, w związku z tym nie ma efektywności. Natomiast tam. To jest rozliczanie. Prywatna kasa, to. proszę pana. A, to jest inny aspekt, tak. który, który już dotknęli mnie na ten, na ten temat. Na co dzień nie myślimy. W związku z tym, to jakby kolejny wątek. On jest jakby, mm. jakby boczny. I zgubiłem w tym momencie to, o czym nie, mówiłeś wiesz, wcześniej. Bo mówiłeś o tym jednym procencie, jak tak, go znaleźć. Jak go znaleźć, tak jak sobie z tym radzić. bo wiesz. I też chciałem dopytać, no, a co z ludźmi, którzy nie radzą sobie z tą rzeczywistością? Wiesz, Bo to jest też Już wiem, wróciłem. No. Pomogłeś mi, wróciłem. Jeżeli idziesz do pokolenia najstarszego, ale twoja, moja mhm. mama, powiedzieliśmy, ile, ile mają lat. Ich edukować jest bardzo ciężko, rozwijać, dlatego że ich strach przed nowością jest tak ogromny, tak. że ich to przybija. W związku z tym trzeba, według mnie, dążyć do tego, żeby czuli się potrzebni, bo to dla nich jest najważniejsze mhm. i, i żeby, żeby, żeby mieli kontakt z tym człowiekiem. Dlatego jak twoja mama ci mhm. mówi, mówi pewnie, synku, a zrobić ci pierogi, to Zrobić. nigdy nie wolno powiedzieć, nie, mam dzięki, bo przecież ja mam. że ona wie, że ma. Tu chodzi, trzeba powiedzieć, o, oczywiście, to, to. że tak. Nawet, mówię, ja tych pierołów miał nie jeść. Tak? Ale to taka, taki skrót myślowy mhm. do pewnej rzeczy. Co jest dla nich najważniejsze? A być potrzebny, mieć kontakt z drugim człowiekiem. Co jest ciekawe, bank PKO BP e, przez lata opierał swoją siłę, rozwój na tym, że e, zamykał kasy i kreował kolejki. Ponieważ najstarsze pokolenie, jak miało 5 rachunków do zapłacenia, to w poniedziałek szło zapłacić jeden, drugi, we wtorek, trzeci i tak dalej, po to, żeby stać w tej kolejce bo był czas kontaktu z drugim człowiekiem, jak byli samotni. Tak a propos, to jest ciekawe rzecz. To jakby drugi element być potrzebnym, ale też mieć kontakt z drugim człowiekiem, oczywiście zdrowie, wszystkie inne rzeczy. Ale jeżeli mówimy o pokoleniach młodych, dynamicznych, do których należysz ty i ja, wciąż, bo dzisiaj 60, 70 lat to jest wiek bardzo aktywny, mm -hmm. okay? to tutaj kluczem jest rozumieć dlaczego. Mm -hmm. I o tym chciałbym porozmawiać. Jeżeli nie rozumiemy dlaczego, nie jesteśmy w stanie się przestawić. Tutaj jak ja Ci powiem rób tak, bo tak jest lepiej, to ty na innym poziomie niż ja Ci powiem popatrz się. To wygląda tak, to z tego wynika, dlatego warto iść w tym kierunku. Zupełnie inaczej mnie potraktujesz. Dokładnie. Bo tak to Cię traktuje przedmiotowo, a tak to Cię traktuje podmiotowo. Mhm. W związku z tym rozumienie jak wygląda przeszłość ostatnie tysiąc lat, nas Europejczyków szczególnie i świata, można to ująć w kilkanaście minut, żeby pokazać co to jest. Jest fundamentem do tego, żeby nasz umysł dopuścił zmiana paradygmatu, a właściwie my nie unikniemy tego, że zmienimy myślenie na linearne. Zresztą, spirala rozwoju Gravesa ogólnie znany temat, oczywiście wśród ludzi, którzy zajmują się obszarem rozwoju i tak dalej świata, to niekoniecznie mhm. ma wszystkich dotyczyć. Ona opisuje ten rozwój i doprowadza do sytuacji, w której jesteśmy dzisiaj. I dzisiaj jesteśmy na poziomie zielono-żółtym przede wszystkim, gdzie wchodzimy w tak zwane myślenie holistyczne, czyli znowu kolejna zmiana. Ale żeby to zrozumieć, znaczy, żeby móc dopuścić do siebie to myślenie, muszę zrozumieć dlaczego. Jesteśmy dzisiaj na etapie trzeciej katarakty. Mhm, Pierwsza czyli... katarakta była w 1500 roku, druga w 1850, a trzecia jest teraz. Kto o tym pisze? Gdzie? Jakie media piszą? Jak wypadło dziecko z, z piątego piętra, to się o tym rozpisują. Ale to, co naprawdę ma pomóc ludziom, czyli zrozumieć, na czym polega ta zmiana, z czego to wynika, to jest kolejna kwestia. Tak? Są pokolenia, rozumienie w związku z tym pokoleń, bo to jest wszystko z mhm. tym związane. A więc są obszary, yy, oraz z czego wynika, że, 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 że chaos dzisiaj jest taki, a nie inny. I pokazanie tych obszarów spowoduje, że ludzie siadają i mówią: Dobra, no, ja teraz rozumiem. Aha, to dlatego jest taka ważna nielinearność, dlatego jest taka ważna antykruchość. A co to jest ta antykruchość? No, ja często występuję na. No, teraz w Szczecinie będę w piątek, tak? Jestem zaproszony, gdzie mam wystąpienie 20 minut, pół godziny, 40 minut, czasami godzinę. Ja tam mówię: Ja rzucam hasła tylko po to, żeby zasiedziały, zasiać, żeby się zaczęli tak. w tym kierunku iść, tylko oni nie mają dokąd iść, tak? No bo mało kto o tym mówi, pisze. Między innymi dlatego, my dzisiaj rozmawiamy, żeby na te pytania. No właśnie, odpowiedzieć. właśnie, wiesz, Krzysztof, ja, ja chcę wrócić do tego koloru zielono-żółtego, trzecie katarakty, niekruchości, żebyśmy trochę o tym też pogadali, bo mam takie obawy, wiesz, że Same hasła, jak tak tylko rzucimy, Oczywiście. ludzie powiedzą dobra, no, mm, kolejny nawiedzony. A ale, ale. to jednak, to o czym powiedziałeś, chociażby umiejscawiając te, 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 te katarakty na, na, na osi czasu, to są rzeczy, które już mia miały miejsce. My, rzeczywiście ludzkość, to co się mówi, że historia zatacza koło, to już jest, jak rozumiem, trzecie koło. Ale co ta trzecia katarakta dla nas obecnie oznacza? W jakim etapie jesteśmy? No. To by trzeba było właśnie powiedzieć, czym była pierwsza i druga, bo trzeba to zrozumieć i za chwileczkę o tym powiem. Jednocześnie chciałbym tak jakby taki spojrzeć na, na, na odpowiedź na to pytanie jeszcze wcześniejsze przez pewien pryzmat. Jak doprowadzić do tego, żebyśmy zaakceptowali te zmiany, żebyśmy je wdrażali, mhm. żebyśmy mieli siłę, nawet psychiczną siłę, no. żeby to zrobić? Trzeba troszkę, krótko porozmawiać o historii, żeby zrozumieć, z czego to wynika. Trzeba zdefiniować, gdzie jesteśmy i gdzie są nasze największe bariery. I trzeba zdać sobie z tego sprawę, yy, w jakim środowisku jesteśmy i znaleźć narzędzia, mieć narzędzia, które nam w tym środowisku pozwolą. Mhm. To przejdźmy to, tą drogę. Tak? Pokażmy historycznie, co to jest ta katarakta. Pokażmy, co to jest spirala rozwoju Gravesa, żebyśmy do tego doszli. Na tle tego zrozumiemy, co się dzieje z gospodarkami, zrozumiemy, co się dzieje z Europą, zrozumiemy, co się dzieje ze światem. Bo tak jak powiedziałeś przedtem, że Daleki Wschód, myślenie nielinarne i tak dalej. Myślenie nielinarne na świecie mają cały Daleki Wschód, salutki, mhm. A kraje arabskie, kraje Lewantu, czyli tu wszystkie te kraje związane tak Liban, i tak dalej, tak. no bo to nie są typowe kraje arabskie, tak? To jest Asyria. Tak. To jest no to tak samo jak Iran, to jest Persja, Persja a nie, a, nie a Arabowie klasyczni tak. mimo tak, że tam jest. Za, za to się obrażają, tak, właśnie, tak, obrażają tak. się. E, cała Afryka oprócz Afryki Południowej tak a propos, no bo ona jest trochę bardziej z korzeniami europejskimi, i cała, cała Ameryka Łacińska. O tej Afryce to później też będę chciał zrobić taką, taką ratę, trochę też o tym z Tobą trochę porozmawiać, bo e, też podpytać o jej przyszłość, bo... No ostatnio czytałem, powiem ci, artykuł, który trochę zjeżył mi włos na głowie, że Afryka stanie się tak naprawdę chińska. Właściwie już jest w dużej mierze, jest ale, dużej mierze, ale tak naprawdę już za chwilę będzie no, takim trochę przyczółkiem Chin. Ale to do, do tego wrócimy. A, 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 a o chłopy, poza tym, co wzięły Chiny, próbuje Rosja wziąć. Tak, Natomiast prawda. oczywiście Stany Zjednoczone, Europa też próbuje mieć swoje wpływy, no ale ich dynamika działania jest inna, Marnie dlatego idzie, tak. będziemy o tym mówić. Tak, to później. To, 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 to później możemy powiedzieć. To jest bardzo to też ciekawa kwestia, A dlaczego osoba zatrudniana nie przyciąga tak bardzo ludzi jak osoba, która... Sama decyduje o wszystkim i na czym polega siła Chin, yy, dlaczego Putin yy, z jednej strony bandyta, a z drugiej strony ma taki following, że się tak wyrażę, tak? Mm. Z czego to wynika, a my, kraje europejskie, i tak dalej, bawimy się w demokrację i non stop, nie wiadomo, gdzie jest który przywódca, jest walka i to wykorzystują inni. To jest inny w ogóle aspekt, bo on jeszcze zarządczy. jak firmy są budowane i dlaczego duże korporacje są mało efektywne, mało skuteczne, będą coraz mniej tego mm. propos. I to jest to jest ciekawe. Ale. Oczywiście tak, to, to, to jeszcze... To później, jeszcze tak. Jeszcze, czeka, tak. Czyli wróćmy do tych podstawowych założeń, o których mówiłeś, czyli żeby tro, trochę to uporządkować. Czyli zacznijmy od umiejscowienia nas w tej chwili, na tej osi czasu. Czyli powiedziałeś o tych... Jesteśmy w Kataraktę. trzeciej katarakcie, tak. tak? Czyli co się działo w tej pierwszej i drugiej? Tutaj no, bo... od razu powiem następującą rzecz, bo odniosę się do, do, do Harariego i słynnej książki Sapiens. On tam o tym pisze. Tyle, że Europejczyk, jak czyta tą książkę... To bardzo często wśród całej masy różnych tematów to znika, a to jest fundamentalna kwestia. Tak? To jest fundamentalna kwestia. E, e, dlatego tu polecam tę książkę bardzo, bo, bo, bo to jest dla mnie fundamentalna lektura dla człowieka dzisiaj dojrzałego, dorosłego, żeby, żeby przyjrzeć się światu. Zresztą, e, właśnie Harari, to co robi, on się zajmuje synektyką. On, on, on właśnie patrzy na, 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 na wszystko przez pryzmat różnych mechanizmów, nakłada je na siebie. I on zresztą sam też stwierdza, że Wbrew pozorom świat wcale tak nie idzie strasznie do przodu, bo buty dalej wyglądają, jak wyglądały dawniej. Spodnie wyglądają dalej, jak wyglądały dawniej. Zauważmy, mimo postępu, tak? Mm -hmm. Koszule, które mamy niewiele się różnią od tych, które były tysiąc lat temu. To prawda. Prawda? To, to trzeba, trzeba mieć pokorę, e, a jednocześnie technologia pcha wszystkie sprawy do przodu. Szybciej na pewno powstały, ale... No, tak. E, no tak. i tak dalej, i tak dalej, to tak. detale, ale sam kształt e, tak, to... ciągle nam tak. widelcem, nie? Dokładnie. No właśnie. No to przyjrzyjmy się tym kataraktom. ale. Wprowadzanie do kataklizacji następujące. Cesarstwo Rzymskie, mówiliśmy o tym, mhm. pięknie się rozrasta, postęp, niesamowicie. Robi się tak wielkie, a Rzymianie robią się tak wygodniej, że zaczynają mieć coraz więcej niewolników. I patrzmy teraz. Europa Zachodnia sprowadzany gastarbaiterzy, Turcy do Niemiec. Mhm. Widzimy paralele? Podobne? I teraz tak. Tak się rozrasta, takie jest wielkie, a komfort wewnętrzny jest taki, że coraz trudniej jest to kontrolować. No tak. No to łatwo jest to rozbić. No, to w pewnym momencie jest bunt wewnętrzny, degrangolada. Dlaczego? Bo komfort i to brak, roz... brak, brak zagrożeń powoduje degrangoladę systemu i upadek. Kilkadziesiąt lat temu zrobiono taki test, już nie pracowałem ze szczurami, czy... ale chyba ze szczurami. Umieszczono szczury w idealnych warunkach. W takim pięknym, im... im zrobiono taki dom z przejściami i tak dalej. I dawano im jedzenie, nie miało żadnych zagrożeń. Po trzech latach wymarło to. To pokolenie. Te szczury wymarły. Na końcu większość była, dosłownie mówię tak, że słowa dewiacje na każdym kroku. I zżarły się, pozabijały, wymarły. Dlatego, że... I tego nie uczymy w szkole. No twoja córka idzie do szkoły, 16 lat. Pytanie brzmi, czy wie, co to jest teoria umiarkowanych zakłóceń. Fundamentalna baza odpowiadająca na pytanie, jak się świat rozwija. A teoria umiarkowanych zakłóceń mówi, że żebyśmy się mogli rozwijać, My musimy mieć zmienność warunków. I teraz chaos, oh, zmienność. Tak? Widzimy? Już zaczynam mm. łączyć, ja to pokażę. Rafa koralowa żyje tylko tam, gdzie są zmienne warunki. Popatrzmy się na mechanizm. Jeżeli Rafa koralowa, to nazwijmy to 100 zwierząt i 50 roślin, bo to przede wszystkim mm. zwierzęta, tak? które gdzieś tam. I były stałe warunki. To samo zasolenie, to samo pH, to samo nasłonecznienie, pierazę oko. No to z tych 150 organizmów tylko część, Najlepiej by korzystała z tego układu, tak? bo inni nie byliby tak dostosowani. Czyli ta część rosłaby szybciej. Zgadza się? Mm -hmm. No bo na przykład w tych warunkach najlepiej się rozwija. No to z czasem zjadałaby innych. No to zostałoby na końcu 10 z nich, tak? bo by zjadł wszystkich. To co by tych 10 zaczęło robić? Jeść siebie nawzajem, no bo muszą żyć. Zgadza się? Mm -hmm. I dalej są stałe warunki. Na końcu, tak propos, a propos, Nassim Taleb mówi, że to byłby przypadek, któraś z tych grup. Zwycięży, to tak samo jak religia katolicka, tak? Wszelkiego rodzaju analizy pokazują, że zupełnie przypadkowo została wybrana jako ta, która będzie w Rzymie. Bo cesarz musiał wybrać jakąś. Mhm. No i mówiła, ta grupa była to wybrał tą. Tak? Mówię tu o emerytycznej stronie, ja się to nie odnoszę do kwestii religijnych tak. i tak dalej, bo ja bardzo lubię oddzielić wiarę od religii. Tak, tak, to, to, są to jest dwa bardzo różne ważne. Pojęcie. Jak Państwo tak, tak, tak. słuchacie, macie gdzieś, tam, gdzieś zbulwersowani czymś, to wiara, Bóg to, są, to jest jedna rzecz, a religia to jest drugie dla mnie. Kompletnie, zupełnie mm. powiązane rzeczy, ale. E, e, e. Ale różne. Tak. I teraz w związku z tym rafy by nie było, bo ona by przestała istnieć, ona się nie rozwinie w stałych warunkach. Ale. Teoria umiarkowanych zakłóceń mówi następującą rzecz. Las amazoński jest dlatego rozwinięty, bo raz jest pożar, raz jest e, 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 Igapo, czyli wylewa Amazonka, e, raz jest sucho, such, bardziej sucho i tak dalej, i tak dalej. Raz to rośnie, raz to rośnie. Tak to by ktoś coś zdominowało. To jest związane z prawem antytrustowym, zgadza zmienność, się? Bo monopol, jak jest, monopol zabija ekonomię, m. tak? Mm -hmm. I tak dalej. I teraz, jeżeli to rozumiem, że ta zmienność jest potrzebna, no to teraz patrzymy sobie na to Cesarstwo Rzymskie. Zaraz przejdę do katarakt. Mhm. I się nagle okazuje, że jest tak komfortowo, że. Ktoś mówi, a po co ja się będę wysilał? No ale jak się po co ja się będę wysilał, to zaczyna być nieostrożny. Jest dobrze, jak i jest. Uważny. Tak. Tak? A co zaraz się rozrosło? No to zaczęli podjadać inni, nagle zaatakowali, okazuje się, byliśmy za słabi, bo za później. Tak samo się dzieje z Niemcami. Niemcy już, to już, to oni się już obudzili z ręką nocników, bo nikt nie traktuje poważnie. Firmy upadają, technologia już jest mało istotna, co, co brzmi dziwnie, ale tak jest. Czy ta niemiecka solidność, tak, to, 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 to do czego my często się odnosimy też jako to pokolenie, które pamięta, to, że jak Tera. coś niemieckie, jak było. Made in Germany, to wszyscy wiedzieli, że to jest dobre, solidne i będzie służyło przez najbliższe 30 lat. To rzeczywiście tak, tutaj się zgadzam, że tego, to, tego już nie ma. Tak. Dzisiaj solidność musi być powiedziana, jak ja solidnie rozwijam siebie, żeby budować zespoły zwinne czyli nie ma hierarchii. U Niemców jest hierarchia, więc nie ma możliwości rozwoju, bo nie ma tempa i tak dalej. Ale mm -hmm. wracam do tych, mm -hmm. tych katarek. No i teraz, Wandale to rozwijają, w związku z tym potrzebne jest, potrzebne jest coś, co to wszystko zepnie jakoś do kupy. No i pojawia się religia, która jest bardzo silna. Mm -hmm. Pojawia się papież i tak dalej, i zaczyna to wszystko spinać. No, ale, żeby można było ludźmi zarządzać, to trzeba wprowadzić system, który nie pozwoli ludziom rządzić, tylko my mamy nimi zarządzać. Więc co trzeba zrobić? Trzeba ich ustawić w szynach, które będą takie, a nie inne, które nam będą pasować. Jeżeli ktoś z tych szyn wypada tylko trochę, to musi mieć mechanizm, który tak, go kara. ucina. No mhm. i tutaj przechodzę do inkwizycji i tak dalej, i tak dalej, już w tym, w tym takim skrajnym obszarze. Ale generalnie rzecz biorąc, to jest tak, wyznaczony jeden kierunek, tak ja jak w wojsku. Jest jeden kapitan, on mówi co zrobić, czy generał mówi co zrobić, tak ma być, koniec, nie dyskutuj, pracę wykonać i tak dalej. Tak? Ten system, on został wsparty przez zbudowanie uniwersytetów. Oczywiście budowało to organizacje kościelne. I jakie było założenie uniwersytetów? Uniwersytety miały edukować kogo? No wiadomo. Księży, tak, w tym wypadku, mhm. wszystko jedno, czy to religia katolicka, czy później tak. były inne religie i tak dalej. I zresztą to się działo też na całym świecie z innymi religiami, prawda? Ten mechanizm działał bardzo, bardzo podobnie, tak? I teraz ta edukacja musi być długa, no bo musi być czas na indoktrynację, a poza tym za długą edukację płaci się duże pieniądze. A kto zapłaci? No tylko cisku, że są Można władcy, władcy dokładnie. Tak. W związku z tym indoktrynacja oddawania swoich synów, tak władcy oddawali i tak dalej i tak dalej i to powiązanie, prawda, yy, yy, było bardzo silne. No i to trafiło na jaki obszar? Na obszar degrengolady, no bo jak wandale wjechali, nagle jest rozpad. Więc ludzie do kogo idą, jak jest rozpad? Do tego kto mówi ja ja wiem. Przywódcą. To. Poza tym, jak ludzie mają strach, to jak trwoga, to do Boga. W związku z tym, ktoś, kto to skwantyfikował, ustawił system, przyciągnął ludzi. No i ludzie zaczęli, no przecież wyprawy krzyżowe. No jak to jest, że ludzie jechali, połowa z nich ginęła, jechali. No raz, że mogli zdobyć coś, ale przede wszystkim musieli odpokydować za swoje grzechy. Jak pojedziesz i będziesz mordował, tak? No to ci odpuszczę twoje to. grzechy. Piękny układ, co? Ale wszystko ma swoje przesilenie. Kiedy ludzie nagle zobaczyli a, z czasem, że y, ten świat, okay, y, y, jest światem, który jest tak poukładany, zaczęły się pojawiać pewne bunty, tak? Y, zaczęły się pojawiać też myślenie trochę inne, a poza tym ludzie zaczęli zauważać, że nie do końca to wszystko jest tak. I nagle Kolum wsiada do tej swojej a, Santa Marii i y, 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 y dwie inne jeszcze łajby płyną, y, dopływa gdzieś i co w jego głowie jest? Mówi. No, jak? No, Indie Zachodnie. Jak nic, tak. Nie może to być inny kontynent, bo to się nie zgadza z doktryną. A tam powiedziano, że doktryna jest taka, że nie ma. Tam są Indie. Dlatego Kolumb umierał, nie wiedział do końca. Uwaga, za czasów Kolumba większość ludzi myślała, że to Amerigo Vespucci jest odkrywcą, bo tak. on pisał listy, to on się rozpisywał. Dlatego Ameryka nazywa się Ameryką, I a to, nie Kolumbią. Tak. Zgadza się. Chociaż mamy Indian. od Indii, nie? Tak. ale a nie od Kolumba. I teraz. Pierwsza katarakta, o której właśnie Harari mówi pisze, to jest katarakta, w której ludzie zaczynali mieć odwagę stawiać się systemowi, który był narzucony. I tak, pojawia się Giordano Bruno, ale spalono go na stosie. Pojawia się Kopernik, który co prawda był Niemcem i kobietą, ale żył w Polsce, dlatego go nie spalili, i powiedział, jest inaczej niż dotąd. Sądzono. Sądzono tak. mówiono, narzucono tak. i tak dalej, tak? Bo normalnie go by spalili na stosie. Pojawia się, jak ja to zawsze mówię, Leonardo DiCaprio, tak? <laughs> Wszyscy mówią, nie Caprio, tylko Da Vinci. Ja mówię, co? no tak sprawdzam, czy śpicie. Tak. I on nagle powiedział, że świat jest zupełnie inny. Zaczął nazywać tematy po imieniu, wychodzić poza pewne tego. A później pojawia się Luther i tak dalej, rozwie I co to jest taka charakter? Ludzie zaczęli definiować jedną rzecz. Że może być inaczej, niż w momencie, kiedy się dowiedzieli na początku. Mówią. tak. tak. Ale nie mieli fundamentu do tego, żeby dokonać zmian faktycznych. Dlaczego? Bo nie było zasobów. A poza tym hierarchia była tak silna, że nie było to do zmiany. Ale dlaczego pierwszą kataraktyą wiąże się z płci? Bo on był ten, który nazwał, miał odwagę powiedzieć i z nim powiązano, jest inaczej niż zakładano. Tak? tak? Więc on się sprzeciwił. I to jest pierwsza katarakta, czyli ona zamyka się w haszle. Ludzie się dowiedzieli, dlatego odrodzenie, tak? Tak? Ludzie się dowiedzieli, że może być inaczej, ale nie mieli zasobów. Przychodzi rok 1850. Produkcja przemysłowa. Świat oczywiście się mimo wszystko rozwija, mimo tego, że inkwizycja wszystko próbuje dusić i tak dalej, no ale już zbyt dużo wyszło informacji na zewnątrz, tak samo jak dzisiaj. Tak? Ludzie się nagle już dowiadują dzięki internetowi wiele rzeczy, mhm. dlatego ten świat poprzedni pada. Tak? Pojawia się produkcja, która potrafi wyprodukować 20-30 razy więcej niż człowiek potrafi zjeść. Podwy na nadwyżki się pojawiają i bankowość, tak? którą Żydzi zbudowali. Tak? Mm -hmm. W związku z tym pojawia się mechanizm, który może finansować? Co? Ekspansję. Tak jest. 1850 rok jest umownym rokiem, który jest uważany kolonializm, to jest ta druga, która powoduje, że my nagle możemy o wiele więcej niż Tak, to świat się rozwijał jak, organicznie. Świat się rozwijał. Po... Jeżeli ktoś miał yy, yy, zbiory ogromne. To Tyś zawsze lata, ale zawsze mu przejadło, bo ta. padało. Nie było czegoś, co... Da... A tutaj? E, no, bo, no bo przyszła susza, nie? W, w paru latach. Czyli nie, nie było nagłych skoków. I teraz e, w momencie, kiedy pojawił się kolonializm, Indie, tak? Ale co się pojawiło? Przemysł. Pojawił się samochód, pojawił się samolot i teraz przechodzimy już do rzeczy. A pod tytułem trzeciej katarakta pojawił się komputer, pojawił się internet, pojawiło się Ogrom zmian, ogrom bitów informacji, a nagle okazało się, że przyspieszenie tego, co się dzieje na świecie, jest tak ogromne, że ludzkość tego nie ogarnia. A za chwileczkę powiem na przykładach, tak konkretnych, że to aż obala. I co się wtedy dzieje? No i przychodzi refleksja. A jak się zmienił mózg ludzki? No marnie. A jak wygląda edukacja? A no, edukacja się. Już mówiliśmy o tym, w ogóle się nie zmieniła. Rozumiemy a... to? W tak. związku z tym, to jest bardzo ciekawe, stawiam taką tezę. Wojna w Ukrainie i pandemia jest powodem wielu rzeczy. Mhm. Ale to nie jest powód. To jest wynik. Mhm. Przyspieszenie, i pokażę to na przykładach, jest tak ogromne, że gdyby nie było wojny w Ukrainie, gdyby nie było pandemii, pojawią się inne rzeczy i na to przykłady jak się pojawiają i będą się pojawiać. I teraz widz, słuchasz, słyszy to, co mówię i mówi, Krzysiek, ty straszysz. Ja mówię, nie, wprost przeciwnie. Za chwileczkę pokażę, i to jest odpowiedź na Twoje inicjalne pytanie, mhm. jak sobie dać radę w tej rzeczywistości? Że właśnie wiedza na ten temat i sposób myślenia, podchodzenia oraz pewne narzędzia, które możemy wprowadzić, mogą spowodować, że my będziemy inaczej egzystować w tej rzeczywistości. No tak, tylko pytanie, Krzysztof: czy my zawsze musimy stanąć, wiesz, czy zawsze musimy stanąć przy tej ścianie? No bo pandemia czy wojna to są, umówmy się, to są dwa ekstrema, wiesz, no. Tak. Pandemia. To całkowite zamknięcie, maski i tak dalej. Okej, okay. nagle pokazało, że można pracować w systemie onlineowym. Można w tej chwili zobaczyć. 90% firm nie wróciło do systemu pełnego, czyli o. jest to w systemie hybrydowym. I to wszystko Teoria się dzieje w wszystko zakłóceń. Tak, to wszystko Zauważ. się czyli dzieje. Czyli to, co się zdarzyło, okay. powoduje dalszy rozwój. Tak. tak, i myślę, że też wojna będzie miała bardzo wymierny yy, yy, wpływ na, na nasze życie Oczywiście. i na to też, i, i jak się pewne rzeczy pozmieniają. Yy, ja też myślę, że tak jak w tej chwili mamy, nie wiem, 2-3 miliony Ukraińców w Polsce. To wydaje mi się, że nawet po skończonej wojnie w Ukrainie 90 czy 80% tych ludzi tu zostanie. My już też będziemy. Ta, ta zmiana już nastąpiła i. Przewidywania są, że będzie ich około między 50 a 60%, że zostanie. Zostanie, no, tak ta, też, ta, no... też mi się tak wydaje, ta, ta, ta. ale. Ale też wojna to jest to, to, to jest to, o czym ty powiedziałeś, że to są rzeczy, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć, na które też musimy być gotowi, ale nie jesteśmy w stanie ich, ich przewidzieć, bo one mogą się wydarzyć Tyle, tak naprawdę zawsze i wszędzie. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Tak, ale no właśnie, i teraz mówisz: Okej, okay, my musimy być gotowi. Musimy być gotowi e, na zmiany, musimy być otwarci, ale z drugiej strony, my tych rzeczy, wszystkich, ta, ta ilość bitów, o której mówisz, my tego nie rozumiemy. I nie trzeba ich rozumieć. To co robić? A właśnie. Popatrzmy, w latach 80. ktoś zadał pytanie, to jakie są stany człowieka. Jeden to jest agresja, drugie to jest uległość, nie? Większość rzeczy nie, nie potrafiłoby nazwać tej trzeciej, asertywności. My dzisiaj wiemy, mm -hmm. ale czy naprawdę rozumiemy asertywność? Czy wiemy, co to jest? Że to nie jest ani agresja, ani uległość, prawda? I tak samo tu jest pytanie, to jest zmiana paradygmatu. A czy istnieje droga, sposób, żeby mimo tej zmienności można było żyć normalnie? Tak? Czyli mm -hmm. uśmiechać się. Być szczęśliwym. Być jak szczęśliwym jakkolwiek chcę tak, jak, tak, tą szczęśliwą odpowiedź brzmi, te kierunki już są wyznaczone a, przez ludzi, e, którzy na tym pracują. Są nazwane jako kierunki do wyboru, bo to nie znaczy, że to ma być tak, a nie inaczej. Pokazany jest ten paradygmat, ja za chwileczkę go też pokażę. I to jest bardzo ważne, żeby rozumieć też jedną rzecz, że niestety ofiarą trzeciej katarakty będą nasze pokolenia bo my ten stras przejdziemy, ale ci, którzy wejdą już w świat holistyczny dalej, oni już będą się bardziej czuć, tak jak my żeśmy czuli na przykład w latach, w XX wieku, prawda? Mhm. Gdzie było, szczególnie w tej drugiej części, było dużo takich obszarów w Europie, gdzie oczywiście świat dalej był w wojnie w wielu obszarach, ale, ale gdzie mieliśmy relatywny taki spokój, spokój nie? Tak. to jest do, 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 do czego my dążymy. Gdybym to zapytał statystycznego Europejczyka, co by chciał, chciałby, żeby wreszcie się to skończyło, żeby się wreszcie wróciło do starego, trochę uspokoiło, nie? A to się nie uspokoi. Ale my ciągle padamy ofiarą. Jesteśmy w tym momencie tej trzeciej katarakty, w związku z tym stres jest ogromny. Dlatego pytanie brzmi następujące. Czy może przyjść pomoc, dla 30 paru milionów Polaków na przykład. Mm -hmm. Oczywiście nie myślę tylko o Polakach, ale to mnie najbardziej interesuje. No wiadomo, ze względów. Tak. Dlatego cieszę, że jestem w Polsce a w tym momencie, która pomoże pokazać ścieżki i sposób myślenia, który może doprowadzić, że będziemy czuć się lepiej. I o tym chciałbym porozmawiać, mm -hmm. bo za chwileczkę to pokażę. Krzysztof, to trochę przerażające, co mówisz, no bo z jednej strony świat, który pędzi coraz szybciej, e, zmiany. To już nie są zmiany co 200, 300, 400 lat, one następują zdecydowanie szybciej. A z drugiej strony mówisz, nasza edukacja, nasz umysł wcale tak szybko się nie zmienia. To jak w tym wszystkim, w tym pędzącym, naprawdę gnającym z prędkością kosmicznym świecie, my mamy sobie radzić. I tu najkrótsza odpowiedź to jest budować w sobie świadomość jak wygląda środowisko i Jakiego rodzaju, po angielsku jest fajne słowo, czy zwrot, mindset, czyli tak. sposób myślenia przyjąć, żeby on był dostosowany do tego, co się dzieje, a w gruncie rzeczy zdefiniować sobie, czego mogę oczekiwać od świata, czego nie mogę oczekiwać, i zatem idzie odpowiedź na pytanie, to w takim razie, na co mogę mieć wpływ. I to jest główna rzecz. Żeby do tego dojść, to ja teraz zadam Ci, Kilka pytań, pokażę mm -hmm. pewne zależności i dojdziemy do tego. Nie mogę niestety tego wyrazić w jednym zdaniu, odpowiedzi tu i teraz, ale celem naszym w tym momencie będzie odpowiedź na pytanie do widzowi, słuchaczowi. E, dobra, to jak mam sobie pomóc w tej sytuacji? Co mam zmienić? Jak mam zacząć działać, żebym miał większe szanse, żeby poczuć się lepiej, żeby w tej całej zmienności odnaleźć swój świat, swoje życie, Jasne. żeby się móc Bo ja z mojej perspektywy powiem ci, ja ostatnio też miałem tam różne zawirowania zawodowe i stanąłem właśnie przed taką trochę ważną dla mnie decyzją zawodową, i doszedłem do wniosku, że pewnych prawideł tego świata nie zmienię. Jedyna rzecz, którą, na którą mam wpływ, to ja. Mogę zmienić jedynie siebie. Nic więcej nie jestem w stanie zrobić. E... Możesz jeszcze wpłynąć na swoje otoczenie, jeżeli chodzi o ludzi, z którymi pracujesz. Tak. Tak, i to są. I, I to są dwie jedyne takie, wiesz, zmienne, na które mam wpływ. Cała reszta. Możesz jeszcze Sorry. skorzystać z pewnych narzędzi, z technologii, która w tym wszystkim też ci może pomóc się zorganizować albo zmienić. To jest kolejna sprawa. Też to mm -hmm. możesz w jakimś ograniczonym. W jakimś obszarze. Tak, tak. tak ale obszarze. mówię akurat tam w, w moim przypadku to, to była dość taka, tam wiesz, zero jedynkowa decyzja, ale tak jak mówię, no, tego przyspieszenia pewnych zmian, które się dzieją w życiu dookoła nas. Na to nie mamy wpływu, tego nie zmienimy. To co możemy zmienić? Amerykanie mówią: Don't worry about things you can do nothing about. Mhm. Tak? Nie martw się tymi tematami, co do których nic nie możesz zrobić. No, niestety w naszej edukacji tego tematu też nie ma. W, w ogóle my się uczyliśmy o pantofelku, o rozwielice. Proszę, nic nie mów. E, a, 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 a czy kiedyś uczyliśmy się komunikacji? tak? jak jest budowa mózgu, co to jest mechanizm akceptacji, tak? W ogóle jak, jak, dlaczego w negocjacjach się nie argumentuje? To jest fundamentalna rzecz, nie wolno argumentować, tak? Ja przepraszam tutaj odnośnie edukacji, uważam, że największym błędem e, polskiego szkolnictwa też jest to, że my na przykład nie mamy e, takiego na poziomie basic, na przykład elementów psychologii. W ogóle się dzieciaków nie uczy, wiesz, trochę rozmowy o tu emocjach. To się tak. zbuntuje, tu się zbuntuje. No. To nie jest domena polskiej edukacji. To jest domena edukacji okay. europejskiej w, ogóle, tak. w wielu obszarach okay. na świecie. Dlatego, bo ja tutaj bardzo, jedynym krajem w Europie, który ma zupełnie inną edukację to jest Finlandia. Generalnie Finlandia, rzecz tak. biorąc, nasz system edukacyjny, tylko ja nie chcę odnieść takie wrażenia, że ja mówię nasz system polski jest tragiczny, a wszystko dookoła świetne. Finlandia ma inną, Nowa Zelandia ma inną. Otóż my powinniśmy odrzucić 85% tego, czego się uczymy. Skupić się na tych 15%, oczywiście to umowna liczba, ale mhm. pokazuje jakby proporcje. I dodać do tego drugie 10%. I gdybyśmy tak przebudowali edukację, i ja powiem wprost. Nasze programy, company MBA, które prowadzimy, hmm. przez które przyszły tysiące ludzi w Stanach Zjednoczonych i w Polsce, i w Europie, no bo też z Europy hmm. przyjeżdżają ludzie, to jest jedyny nielinearny program edukacyjny dla menedżerów w tym momencie, yy, tak zbudowany w Europie, no oczywiście w związku z tym w Polsce. Ta edukacja jest taka możliwa i ona taka jest. Ale. Jeżeli my zawężymy, to osiągniemy o wiele lepszy efekt, bo będziemy uczyć młodzież pewnych rzeczy, które należą do tych 1-4%, a jednocześnie będzie to wdrażalne. A jednocześnie to będzie bardziej skuteczne. Przyspieszenie jest ogromne. Czyli tutaj tak słynna skuteczność użyteczność, tak? Czyli. To, 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 to o czym tutaj chcemy, chcemy rozmawiać, dobrać, no bo ta. wynikiem naszego spotkania powinno być, że ktoś mówi: Dobra, to przynajmniej wiem cztery rzeczy. O dwóch porozmawiam z córką, z synem, yy, z rodziną. Dwie tak, zastosuję się siebie, siebie. I to już jest to, da. przynajmniej, co wyniosę. I ja jestem przekonany, że, że, że jak ktoś wysłucha ten podcast gdzieś, to, to wyłapie sobie te, te swoje rzeczy, bo nie wszystko dla każdego, tak? Ale wróćmy teraz. do mhm. no związku z tym, odpowiedzi na pytanie, to, to jak, jak działać, żeby się odnajdywać w tej rzeczywistości inaczej, żeby ten uśmiech mógł się pojawić, żeby mm. mógł myśleć o tym, żebym, żeby, żeby tak jakoś fajnie żyć, nie? A zadam ci takie pytanie. W latach 70-tych pojawił się tranzystor. Mm -hmm. A jest taki... Taka, Kojarzę. Nie, nie wiem, nazwać to jak kształt fiolki tego i do tego trzy takie dru druciki, które wychodzą. I dzięki temu z lampowych urządzeń pojawi się na przykład radio tranzystorowe, tak. malutkie, bo to tak. było minimalizacja, prawda? A... 53 lata później. Załóżmy że to rok 70. Ta. Tak. A Wafer Scale Engine 2, tak się nazywa. W 2022 roku. Ile takich tranzystorów mieści się y, w, w takiej płytce o powierzchni mniej więcej komputera me, ekranu komputera, który przed tobą jest, to nawet 15 mniejszy. cali, tak? Tak. Y, no to rzuć. No to możesz, rozumiesz, to wiem, że to nie jest twoja domena, no, prawo... milion Milion? A, a może miliard? A może miliard? 2,6 biliona tranzystorów, okay. 2600 miliardów. No to jest niewyobrażalne, nie? Mm. I teraz tak. Czyli ludzkość wytworzyła pojemność, która daje nieograniczone możliwości w praktyce budowania wszystkiego, nie? A czyli cokolwiek wyprodukujemy, się zmieści. No bo jakbyśmy wyprodukowali 100 okrętów, nie mielibyśmy nie mieliśmy portu, gdzie by Jasne. to zmieścić, tak? Ale tutaj fundamentem jest informacja i tak dalej. No, nie będę mówił, czasy się zmieniły e, i, i to tak wygląda. No to tak. Jeżeli mamy taką niesamowitą możliwość udrażniania informacji, gromadzenia, gromadzenia tak, o, analizy. Jak się zmienił mózg ludzki w tym czasie? No tu na tej przestrzeni myślę, marnie, bo. Wszystko jedno, jak i nie niewiele tak no Nie, niewiele no praktycznie zrobiliśmy. się nie zmieni. tak. Oczywiście ktoś może zadać pytanie, czy potrzebna jest zmiana mózgu, żeby to ogarniać, bo na przykład będzie mieli sztuczną inteligencji, ale zostawmy to. To teraz mam drugie pytanie. Wyobraźmy sobie, że ten budynek, w którym jesteśmy, to jest duży budynek, mhm. to jest symbol ilości bitów informacji wyprodukowanych przez ludzkość w 1980 roku. Czyli ten wielki budynek tam ma do 16 pięter. Tak. To jest ilość bitów informacji, którą ludzkość wyprodukowała. Jest rok 2023. Pawle, rzuć proszę, to ile takich budynków dzisiaj reprezentuje ilość bitów informacji wyprodukowanych przez ludzkość? Dzisiaj. No to wiesz co, jak przyjąć tą skalę, o której mówiłeś, e, wielkości tego monitora, no to podejrzewam, że to, 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 to są jakieś też bilionowe historie. Może nie bilionowe, ale wyobraźmy sobie, że to jest tyle budynków, ile jest w Polsce, hmm? To to jest 10% tego. Okay. Czyli cała Europa. Wszystkie budynki w Europie, to jest ilość bitów informacji, które ludzkość w tym momencie produkuje. To jest bardzo umowne, symboliczne, mm -hmm. ale to jest taka skala. Okay? No to teraz, jeżeli my produkujemy tyle informacji, ale mamy kanały przepływu i mamy ten storage, czyli to, ten obszar gromadzenia, jak się zmienił mózg ludzki? No się nie zmieni. A jak wygląda na edukacja, która prowadzi do tego, żebyśmy umieli się w tym odnaleźć? No też się, to już ustalaliśmy, że to, to niestety też się nie zmieniło. Dokładnie. To teraz popatrzmy się, co się dzieje, bo teraz dochodzimy do sedna kwestii, dlaczego jesteśmy dzisiaj w świecie, w którym wszyscy już mówią, jest chaos i to widzą. Ekonomia chaosu jest ogólnie przyjmowana. Otóż, wyobraźmy sobie, że jesteś kapitanem statku, który płynie między Chile a Argentyną wokół Przylądka Horn. Mhm. Na Przylądku Horn, umówmy się, że jest cały czas sztorm w kategoriach Bałtyku. Tak? 10 w skali Boforta, no. no to, to, to dużo, <laughs> ale w kategorii Bałtyku to 7 no. już jest, już już jeszcze, tak. Tak? bo to płytkie morze i tak dalej. Wyobraźmy sobie, że ten kapitan, czyli ty, pływa między tymi e, e, Argentynią a Chile 365 dni w roku. Czy co byś powiedział o, co by nasi widzowie, e, czy, czy słuchacze powiedzieli, gdybyś w 235 dniu wyszedł na pokład i powiedział: Niech szlak trafi, znowu sztorm. To jakby cię ocenili? No, idiota. No, Powiedziałbym, zdaje Najkrócej, nie? idiota. No, 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 czym się denerwować? Przecież wiadomo, że tam jest sztorm cały czas, prawda? N My się tak cały czas zachowujemy w tym momencie, bo nie rozumiemy tego, co się dzieje. No to to dla nas dobra. A teraz pytanie, czy jesteś w stanie ogarnąć sztorm? Tak. Tak, sztorm Jesteś w stanie znaczy, ogarnąć. Znaczy nie, ale... jestem w stanie ogarnąć. Mówiłeś już o tym. Nie, jestem w stanie ogarnąć no, właśnie. mój statek. Statek, siebie. Te Technologię, siebie i. Załogę. I załogę, tak. To się no mówi. przepraszam, tak. to, 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 Oczywiście mówiłem, ale to Oczywiście. jestem w stanie ogarnąć. Sztormu, to, że on jest i że on będzie i że będzie bujało i że będzie wiało, tego nie jestem w stanie. Bo, bo ty miałeś na myśli, że jesteś w stanie ogarnąć sytuację poprzez tak. ogarnięcie siebie. siebie Natomiast tak. sztormu nie. Fajnie. To teraz patrz. Wybucha w pewnym momencie drugi sztorm. Z lewej nadchodzi. Trzeci z prawej. Czyli pojawia się George Clooney w filmie Głębia Oceanu. Tak. E, e, Gniew Oceanu. Mm -hmm. Przepraszam. Zgadza się? Tam były trzy sztormy. Przyszła wielka fala, prawda? Uderza czwarty sztorm. Z przodu. Piąty z tyłu, pod spodem wybucha wulkan, a na górę jest jakieś wyładowanie elektryczne, jakieś tornado, sztorm, cokolwiek. No tornado to nie na morzu, bo to jest w Stanach, ale, no. ale, ale, ale tu. Mamy siedem sztormów naraz. Pytanie brzmi, czy jesteś w stanie powiedzieć, co się wydarzy za minutę? Nie. Nie masz żadnej możliwości. Nie masz kompletnie wpływu ale też na nic. Tu się pojawia teraz hasło. Czy jesteś w stanie stwierdzić, że się coś wydarzy w ogóle? To na pewno. Masz pewność. Ma, mało tego do. masz pewność, że wydarzy się bardzo dużo. Że się wydarzy bardzo dużo, ale nie wiesz co. Nie. Ilość bitów informacji, przepływ, kanały, to wszystko nie jest uporządkowane. W tym wszystkim są siły, które oddziaływają na siebie wykorzystując te rzeczy, tak? No bo cyber mhm. przestępstwo, różne inne rzeczy. To wszystko powoduje, że to nie jest kontrolowane. My nie mamy systemu, który to ogarnia, i nigdy nie mieliśmy, bo ludzkość wychowała się w chaosie. Tylko, że teraz narosło to w ogromny sposób, a my w tym wszystkim, w tym znaczy wszystkim. I, sobie ilość, tak, ilość tych rzeczy jest tak ogromna, tych sztormów, o których mówisz, że tak naprawdę tu można się z każdej flanki spodziewać, że coś się wydarzy. I mamy pewność, i teraz popatrzmy się. Odpowiadamy konkretnie na pytanie, jak sobie pomóc. Wyobraźmy sobie, że wszyscy teraz nasi słuchacze i widzowie, a wyciągają kartki i robimy taki konkurs. Znaczy nie kon no konkurs, można nazwać konkurs. Wypisujemy na kartce trzy rzeczy odjechane totalnie, ale które mają jakieś szanse powodzenia, że się wydarzą w najbliższym roku, albo nawet pół roku na świecie, tak? Ale takie odjechane, tak? Które się wydarzą. Czyli myślimy o tym, co się może wydarzyć, ale takiego, że po prostu przekracza to granice i tak dalej. Wrzucamy to do Podpisujemy, tak. wrzucamy do środka i za pół roku otwieramy to, siadamy sobie w grupie i czytamy i patrzymy, kto, co kto trafił. To. I kto, kto trafił nie? Jaki jest nasz na, nastrój psychiczny? Przez pół roku wydarzają się różne rzeczy, a my sprawdzamy, trafiło moje, nie trafiło. A jak wiem, jak Józek albo Kaśka, co napisali, bo mi powiedzieli, to też sprawdzam, czy trafili, zgadza się? Czyli jak ja czekam na te rzeczy? Aktywnie, proaktywnie, inaczej. Ja się ich mniej boję, bo ja już wiem, że się wydarzą, tylko nie wiem jeszcze jakie. Rozumiemy? Tak, jestem na nie przygotowany w jakimś tam, A, przynajmniej o, mentalnym sensie. O to właśnie chodzi. Czyli jeżeli ja wiem, że będą w przyszłości wydarzenia, to już inaczej podchodzę niż jak co robię. Czekam, aż się wreszcie uspokoi. No wyobraźmy sobie, że ty jako kapitan na tej yy, łajbie czekasz, aż się sztorm uspokoi. To przecież każdy powiedział, że ty jesteś wariatem. I teraz uwaga, bo to jest puenta. Z czym warto wyjść do siebie i do swojego otoczenia? W firmach, ja zresztą spotykam się z tysiącami ludźmi w firmach, bardzo często to jest stuosobowe grupy pracowników liniowych, którzy są, po prostu pracują na maszynach. Bardzo często ludzie, którzy mhm. nie mają studiów ukończonych ja. i tak dalej, bo to im pomaga. Otóż wyobraźmy sobie teraz, że pomyśl sobie o twojej najbliższej osobie, jaką tam masz, jedną mhm. z Masz imię, nazwisko? No. Nie mów. I każdy z państwa sobie niech pomyśli. I teraz wyobraźmy sobie, ja też sobie odmyślę, że ta osoba stoi w kolejce do sklepu. Widzimy ten sklep. Widzicie mhm. państwo? Taki sklep, stoi. Taka długa kolejka. Tak? tak a propos, wiesz, jaka jest definicja kolejki? No. Socjalistyczne podejście do sklepu. <grym> tak. Jak odnośnie kolejki, kiedyś był taki żart y, za czasów komuny. Co zrobić, żeby skrócić kolejki o połowę? Stanąć parami. <grym> <grym> <O, właśnie. grym> Okej. Okay. Okay. I teraz tak. Oni stoją, tak? I stoją tam. I Widzimy, jest ta kolejka. To nasi najbliżsi. I w pewnym momencie przychodzi do nas gość. I mówi tak, słuchajcie, jestem lokalnym logistykiem, Ta. mam globalne spojrzenie i daję wam znać, do tego sklepu nigdy nic przez najbliższy rok nie przywiezie. Nie ma strzała. I pokazuję dlaczego. I zakładamy, że on ma rację. To co byśmy zrobili od razu? No, pierwsze co, to wychodzimy z tej kolejki albo idziemy, do najbliższych do, nie, i nie powiedzieli, stójcie, bo to... nie stój w kolejce. Tak, bo to tak. głupie. A teraz wyobraźmy sobie, że my o tym nie wiemy i oni stoją. A tam nikt nic nie przewiezie. To jakie uczucia będą przewijały się przez nie i co się będzie z nimi działo? No, najpierw będzie co? Zniecierpliwienie, tak? Potem frustracja. I, 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 tak. Irytacja, a później frustracja. A na końcu, jak stoją i dalej i nie mają? Depresję. Skaza mm -hmm. się? W 2022 roku 14% społeczności europejskiej miało zbadaną, zdefiniowaną e, depresję. depresję. Różne, mm -hmm. różne fazy. Nie tą końcową, tylko także tą, tą, tą drastyczną, mm -hmm. tak? Czyli ocenia się, że dwa razy więcej osób, no bo nie wszystkie są, tylko pokazują badania, że to jest mniej więcej dwa razy więcej osób, czyli 25% społeczności e, ma różne fazy depresji. Ja, przerażenie mnie ogarnęło. Ostatnio rozmawiałem z Bogusiem Soleskim, który uczy w szkole. Mhm. Ja mówię do niego, jak to wygląda, to uczenie. A on mówi, słuchaj, ja wchodzę do klasy, w której jest 30 parę osób. Rozmawialiśmy o systemie mhm. edukacyjnym. Bogus Soleski to jest nasz anglista, to jest twórca, współtwórca mhm. materiałów, które y, jako kwestie wolniejsze produkujemy. I on do mnie mówi, słuchaj, standardem jest, że 3, 4, 5 osób to są osoby, z którymi nie mam zupełnie kontaktu, bo są w depresji. Mhm. Czyli ja wchodzę do klasy i nie mam kontaktu z trójką, czwórką, piątką dzieci. One siedzą, patrzą się, nie ruszają się i nie ma. Ja o tym nie wiedziałem. Tak? Chociaż jak zadamy sobie pytanie, ile osób dookoła słyszymy o tym, że mają depresję i tak dalej, i tak dalej. Teraz więcej osób, przepraszam, też przyznaje się do tego, a też ten wizerunek wiesz, smutnej osoby, która jest zdołowana, która się nie odzywa, to też często nie jest pra prawdziwy wizerunek osoby, która ma depresję. Dokładnie. Bo te, te osoby bardzo często się uśmiechają, te osoby bardzo często są wręcz nadpobudliwe, nadaktywne, ale to wcale nie oznacza, że nie mają problemów. To jest coś niesamowite. Ja się dowiedziałem ostatnio o kilku osobach, które nigdy w życiu nie powiedziały, że są tak. w depresji. A i są w głębokiej depresji, tak naprawdę. <laughs> Więc tu potwierdzam to. To z jednej strony jest przerażające, ale z drugiej strony trzeba zrozumieć dlaczego. No i teraz... Dzieje się tak. Co się dzieje z człowiekiem, kiedy czeka na rzeczy, które się nie dzieją? No wiadomo, się frustruje, wpada w depresję, mhm. jego system, a jakby wewnętrzny zaczyna się degradować, tak? To popatrzmy się na taką zależność. Człowiek ma dwa układy nerwowe w środku, mhm. współczulny i przyspółczulny. Jeżeli ktoś uprawia jogę, to wie o tym. Żołnierze, szczególnie jednostek specjalnych, wiedzą o tym. Tak? Ja pracuję z takimi jednostkami, dlatego między innymi pokazuję te rzeczy. O co tutaj chodzi? Jeżeli jesteśmy aktywni, tak jak ty jesteś aktywny ja teraz, to jesteśmy na takim układzie, który jest ten aktywny. On się nazywa sympatyczny, parasympatyczny mhm. jest dobro. Ale jeżeli idziemy odpocząć, to mamy taki przełącznik w głowie, przełączamy go i mówimy, idę sobie odpocząć. Siadamy, relaksujemy się tak. i tak dalej, wyłączamy, drzemiemy i tak, tak. dalej. To jest układ przyspółczulny, parasympatyczny. Tak? To są dwie mhm. nazwy. Nazwijmy go pasywnym. To jest tam, gdzie organizm odpoczywa. Co się wtedy dzieje? Mózg ludzki przyjmuje mniej tlenu. A wchodzi na takie stand standby. Tak, tak, standby, mhm. Ale co się naprawdę wtedy dzieje? Włącza się dziesiąty nerw czaszkowy, czyli drugi co do długości nerw w naszym ciele, yy, i on yy, yy, jako powoduje to, że my się reakcjonujemy, istniejemy, ale pozostałe systemy odpoczywają. Ale co się dzieje, kiedy człowiek jest non -stop na aktywnym, czyli nie odpoczywa? Niszczy się ten przełącznik, i nie jest w stanie odpocząć. Miałeś y, czasami takie sytuacje, czy Państwo mieliście taką sytuację, że na przykład mieliście stres przez 4, 5, 8 dni, nie spaliście i tak dalej. A później, jak to przeszło, bo się rozwiązało, to chcieliście zasnąć, nie mogliście? Tak. Było tak? Już bardzo, wiemy bardzo dlaczego. Często, dokładnie. Dlatego, że nie jesteśmy w stanie w sposób psychiczny przełączyć się na to jakby ten aktywny się tak rozchulał i tak. tak się zmęczył, że nie jest w stanie przełączyć się na drut. Żołnierze się tego uczą, bo oni jak mają pół godziny, żeby zasnąć, oni muszą a to, to, zresztą, zrobić tak. to muszą tak zrobić. Tak. Tak. Dlatego włącza się to w sposób fizjologiczny. Jak to się robi? No, bokser przed walką jest y, y, albo uszy się mu, y, y, trener go y, tutaj y, masuje, y, y, masuje tak. albo kark. Bo. O, 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 obszar szczękowy, dlatego jak chcemy się rozluźnić, tak? Jesteśmy zmęczeni, no. to trzeba rozluźnić szczękę, tak jakby nam zwioczały wszystkie... Mhm. E, te? Tutaj też często wykonuje się ten taki masaż tych zawiasów, bo atawistycznie my jak się denerwujemy, jak kortyzol nam skacze, to zauważ, no. zakiskamy żuchwę. I to, są, I to jest bardzo charakterystyczne, tak. dlatego rozluźnienie szczęki powoduje taki dreszcz mhm. ciała, to się włącza właśnie ten dziesiąty nerw czaszkowy, mózg dostaje informację odpoczynek i zaczyna się relaksować, przyjmować mniej i, i wchodzi, i, i jesteśmy w stanie fizjologicznie, y, y, sposób dojść. Jeżeli do tego dodamy regresywne szesnastki, czyli sposób oddychania, cztery wdech do, 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 do żołądka, nie do, 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 do przez przepona, mm -hmm. y, 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 wstrzymanie na cztery, cztery wydech i cztery mm -hmm. y, 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 wstrzymanie i coraz wolniej regresywne szesnastki, to zasypiamy w ciągu dwóch, trzech, czterech minut, nawet jak jesteśmy na takim Adaktywnie, haju tak, tak. Y, 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 y tak itd. Tak i teraz co się dzieje z Europejczykami? Dlaczego jest taka stresowość? W tym roku ocenia się, że 38% Europejczyków ma jakiś problem natury psychicznej, psychologicznej. Odpowiedź jest jaka? Taka, że ta zmienność powoduje, że my czekamy, aż się uspokoi, a nie potrafimy sobie dawać z tym rady. A się nie uspokoi. A się nie uspokoi. Dlatego hasło brzmi tak: Nie stój w kolejce do sklepu, do którego nikt niczego nie dowiezie. Tak jest. Więc nie czekaj. I przy okazji naucz się też odpoczywać, naucz się też radzić sobie z pewnymi rzeczami. To jest, wiesz, to, 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 o czym ty powiedziałeś, o tym oddechu, to jest rzecz, którą też uczy się w szkole teatralnej, bo tak jak sam dobrze wiesz, wszystkie jednostki specjalne, wszystkie przy jakimkolwiek takiej bardzo stresogennej sytuacji, co ci mówi ratownik? Oddychaj. Oddech jest, poza tym, że jest życiem, jest też takim właśnie, umiejętność oddychania pozwala nam zejść z bardzo wielu rzeczy. Ze stresu, stremy. Automatycznie rozluźnia szczęki. Tak, mnie też często ludzie pytają, jak pan sobie radzi stremą. Ja mam trochę, wiesz, taki system, jeżeli tu się mogę też z państwem podzielić, ja mam taki system... Elvisa Presleya, który, o którym kiedyś tam poczytałem i on miał taki system, że on sobie chodził. Ja bardzo lubię chodzić i chodzenie w połączeniu z odpowiednim oddychaniem e, mnie na przykład fantastycznie rozluźnia, ale też jednocześnie e, uspokaja też trochę myśli, ta trema, ten stres schodzi. E, na mnie to na przykład bardzo dobrze robi. Ja w, jak mam stresowe sytuacje, torba na ramię i, <laughs> i wiesz, idziemy. I to, i, jest, i to, to ciekawe, mi się świetnie robi. Bo wymieniłeś mojego ideala muzycznego, tak? Bo ja kiedyś zawodowo tańczyłem, właśnie mm. rekordowałem a, no tak. 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 Ale Elvis właśnie miał taki system, jemu nawet wokół sceny budowano taki rodzaj trochę bieżni, żeby on e, pójść. I on, Tego nie i on specjalnie przed koncertami chodził, e, miał takie swoje takie rytuały, które, których dokonywał, ale to tak naprawdę jest określane jako jeden z takich najprostszych sposobów radzenia sobie właśnie ze stresem, stremu, poprzez odpowiednie oddychanie i chodzenie możemy też zrzucić. Patrz, jak człowiek się edukuje, dlatego, że ja przed wystąpieniami zawsze sobie w ciszy chodzę, chociaż nie robiłem tego świadomie, nie mam tego mhm. rytuału, tak? ale się okazuje, że też chodzę i się właśnie teraz dowiedziałem że jakby podświadomie budowałem sobie spokój w ten sposób. Yy, bardzo to jest ciekawe. Yy, I teraz to, co powiedziałeś, ten oddech i tak dalej, to wszystko się nakłada. No i teraz jest ta rzeczywistość, jaka jest. Tak? I teraz jest pytanie, jak sobie z nią dawać radę. No przede wszystkim nie czekać na to, że będzie zmienność mhm. a spowalniała, bo ona będzie dalej jak w styczniu mówiłem o tym gdzieś z jakiejś sceny, że świat czekają ogromne zmiany, to już gdzieś tam w marcu padł drugi, co do wielkości bank Stanów Zjednoczonych, a później, chyba miesiąc później, a, zaczął padać e, e, kredyt Swiss. Swiss, czyli ikona bankowości na świecie. Oczywiście na nas, takich spaczy codziennych, to nie miało takiego wpływu, ale w tym świecie biznesu, no to to jest rewolta. Szwedzacki bank, Potęga. Dokładnie tak. Do, dokładnie tak. A, I w związku z tym, jeżeli my będziemy mieć tego świadomość, że nie ma sensu czekać, tylko to turbulencja to jest to, co się dzieje. I teraz jest pytanie, dobra, ale to jest tylko jedna rzecz. Świadomość, dlaczego tak się dzieje. Dlatego wojna w Ukrainie i pandemia to jest jeden z elementów, który jest wynikiem tego, że następuje tak niekontrolowany przepływ bitów, informacji, mhm. decyzji, ludzi, nieograniczone finanse, które mogą być przelewane. Przecież możemy finansować rzeczy z Bantustanu w Amtustanie, tak? tak? Nie ma żadnych ograniczeń, ale to powoduje po prostu, rohazardsalne babagan i to jest właśnie chaos walczą siły między sobą o których nawet nie wiemy jakie są mm -hmm. one się generują i na tym talem mówi tak to jest kwestią przypadku bardzo często My nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć. No i tutaj też o tym mówi, że wszelkiego rodzaju przewidywania, które pokazują trendy, one wynikają z przeszłości. Krzysztof, przerwę ci na chwilę. Szanowni Państwo, tutaj dotykamy bardzo wielu, bardzo szerokich tematów. Gdybyście chcieli się dowiedzieć czegoś więcej, poszerzyć swoją wiedzę, na przykład o książce Taleba Antykruchość, to pod naszym filmem znajdziecie link, a tam bezpłatne materiały. Uwierzcie, zachęcam, polecam, warto. I, I tutaj też taka informacja dodam, te materiały są zbudowane na bazie potrójnego prawa pareto, czyli to nie mhm. jest nawał informacji, Jasne. nie wiadomo jakiej, tylko to jest wszystko skondensowane właśnie do tego 1-4%, także przez to przechodzi gładko, swobodnie, a jednak rozszerza się tę wiedzę, ta, która jest ma później przełożenie na praktykę. No i właśnie mówiąc o tej edukacji, o tym, że, że ta edukacja trochę stanęła ona się nie zmieniła ja będę powracał do tego zdjęcia o którym mówiłem na początku że tak jak wiele różnych rzeczy się zmieniło na przestrzeni stu lat to ta nasza edukacja wciąż wygląda tak samo myślę że właśnie też poszerzanie przez nas samych bo internet daje nam naprawdę nieograniczone możliwości ale tak, tak jak ze wszystkim jest tam Kupę rzeczy kompletnie niepotrzebnych, z których spokojnie można zrezygnować, ale jest też masa fantastycznych, bardzo wartościowych materiałów, które mogą też poszerzyć nasze horyzonty. Ale wracając do człowieka, wracając do, do, do chaosu, który, nas, który panuje wokół nas, Krzysztof, bo mówisz tak, dzieje się wiele rzeczy, będzie się działo ich jeszcze więcej, nie jesteśmy na nie gotowi, musimy być na nie gotowi, musimy wiedzieć, że to się nie uspokoi, to samo nie przejdzie. To nie jest tak. Że się była pandemia, wojna, i teraz będziemy mieli przez 50 lat święty spokój. Bo to tak nie działa. Najprawdopodobniej będzie się tych rzeczy nawarstwiać, będzie ich coraz więcej problemów. Mówimy o tym, że społeczeństwo ma. W ogóle, nie mówię tu o polskim, ale w ogóle, w ogóle o Europie. Mamy coraz większe problemy psychiczne. Nie radzimy sobie z tym. Eee, ilość osób. Bo, bo jesteśmy przemęczeni. Jesteśmy przemęczeni, przebocowani trochę. Tak, bo czekamy na coś tak i tak dalej. Tak, to, co czyli było... powiedz mi, jeżeli. Nie chcemy stać w kolejce do tego sklepu. Jeżeli nauczymy się nawet rozluźnić, nauczymy się oddychać, nauczymy trochę swój organizm przechodzić na ten standby, żeby nie przyjmować tego wszystkiego. Co jeszcze możemy zrobić, żeby trochę e, wiesz, wyznaczać sobie azymut w tym świecie? Tak naprawdę to jest trochę przepraszam cię za to trochę może górnolotne pytanie, wręcz egzystencjalne, tylko Jakie pytanie sobie zadać? Jak wsłuchać się w siebie, żeby trochę, wiesz, obojętnie czy będziemy tymi swimmerami, jak powiedziałeś, czy tymi na tratwie, tylko jak płynąć w tym właściwym kierunku? No i tu właśnie jest taka mała korekta, bo, bo, bo to nie jest kwestia kierunku, mhm. tylko sposobu działania, bo jak obieram pewien kierunek, to być może za rok go zmienię. Dlaczego? Dam przykład. 30 lat temu, 20 lat temu, a firmy europejskie, szczególnie te duże, wielkie z Europy Zachodniej, to mhm. jak budują plan, to dalej budują wizja, misja, cele główne, no, ta. y y tak i tam później cele cząstkowe y y i na końcu jest ten projekt i action plan, prawda? Plan działań. To jest system, który kompletnie nie działa, bo to jest linia, tak? Narysowana, to są etapy. Tak a propos, Azjaci nie rozumieją czegoś takiego. Dzisiaj buduje się plany scenariuszowe. Czyli pisze się 3-4 scenariusze prawdopodobne. Zawsze wypali ten piąty, czyli hybryda, ale dzięki temu jesteśmy do niej przygotowani zdecydowanie lepiej. I teraz buduje się zespół, który jest zwinny, aktywny, tak? I, i tak się przygotowuje firmę, że bez względu na to, który z tych wariantów wyskoczy, to my to jesteśmy przygotowani. Przy czyli mhm. idzie się wolniej, ale szerzej. I czyli teraz... przepraszam, nie z punktu A do punktu B w ten sposób, tylko tak? ta droga może być taka, ale. Tak. A być może nawet zmienimy punkt B później. Jasne. Dlatego, że wiemy mhm. o tym, że nie ma sensu iść do punktu no B, tak. bo to. Kto to jest człowiek zdecydowany? Człowiek zdecydowany to nie jest taki, który się zdecyduje i dąży za wszelką cenę, tylko potrafi zdecydować, żeby też zmienić kierunek i zmienić punkt dojścia, tak? Mm -hmm. Oczywiście, jak wejdziemy w skrajność, że, że ktoś zmienia non-stop, tylko dlatego, że to wygodne, tak? Ale tu mówimy o pewnej zdroworozsądkowości. Ale teraz odpowiedź na pytanie, to co może zrobić człowiek dzisiaj i jak zacząć myśleć? No i tu się pojawia pięć pojęć, którego parasolem jest główne pojęcie, to jest antykruchość. Pytanie, co jest odwrotnością kruchości. Gdybym zadał to pytanie bez hasła antykruchość, to co bym usłyszał? No, że to jest elastyczność, no tak. że to jest wytrzymałość, giętkość, nie wiem, jak wytrzymałość, gięta. twardość. Ale zauważmy, każdy z tych pojęć ma swoją granicę. Czyli jak coś jest wytrzymałe do pewnego etapu, jak coś jest... Kiedyś pęknie. Tak, kiedyś pęknie. W związku z tym to nie jest odwrotność. Tylko to jest to samo, co kruchość, tylko, że na innym poziomie. Tak. Zgadza się? To teraz popatrzmy na taką rzecz. Wyobraźmy sobie, tak. i tu już podaję Przykład z mm -hmm. książki Nassima Taleb'a. Idziemy na pocztę, wysyłamy paczkę na pocztę i piszemy na niej, proszę tą paczką poniewierać, rzucać, czyli zamiast napisać fragile, Ta. to piszemy anti-fragile, czyli anty-ruchę y, i piszemy, proszę nią pomiatać, bo jak ona dojdzie do, 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 do kogo? Do adresata? To to, że nią się pomiata, to to, co w środku będzie jeszcze silniejsze i lepsze. Mamy przykład zegarka, nakręcanego ruchem ręki. W którą mm -hmm. stronę mam ruszać ręką, żeby zegarek się nakręcił? W każdą. W każdą nie ma ta, znaczenia. Ta. I tu się pojawia hasło nie ma znaczenia. I teraz popatrzmy się: o której godzinie odjeżdża autobus w Afryce? <grym> <I> <grym> jak się ludzie zbiorą? Biodowolny. Ktoś mówi tak. Ta. Ale zaraz, ale przecież ktoś na ciebie tam czeka. Tak, ale on ma namiot. Tak, a poza tym on wie, jak działają te autobusy, więc poczeka. Więc poczeka. A on nie czeka, on się nie denerwuje się nie frustruje. I za chwileczkę powiemy, jakie to jest hasło w naszej rzeczywistości. Dlaczego Lean Management? Czyli cała inżynieria takiego wysublimowanego, wysublimowanego takiego ułożenia tematu, projektu jest dzisiaj niebezpieczeństwem, tak? Dlatego, że budowanie sztywnych, dopasowanych zespołów powoduje, e, 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 że one są niezwykle ryzykowne i tak mhm. naprawdę turbulencje będą, między innymi się rozpadają. I teraz wracając do, do tej paczki. Co to jest antykruche? Antykruche to jest takie, które mówi tak. Płynie sobie ten twój okręt między Chile i Argentyną mhm. I nagle wzmaga się sztorm. A ty mówisz tak. Zamiast się martwić jako kapitan, że jest sztorm co robić, to mówisz tak. Dobra, wypuszczamy siedem wysięgników, okay? i zbieramy, zbieramy energię sztormu, dzięki temu będziemy płynąć szybciej i stabilniej. Czyli ten sztorm nie jest siłą napędową. Siłą napędową. I teraz, jeżeli ty skorzystasz z energii chaosu, ja w 2014 roku we wrześniu, czy w sierpniu, to razem z Potrojnikiem prawem Pareto, wprowadziłem tak zwaną piątą generację sprzedaży. Na świecie były znane cztery generacje, zbudowałem piątą generację. Dzisiaj już jest szósta, tak a propos. Powiązana kotlerawska generacja marketingu i sprzedaży razem. Ale powstała w styczniu tego roku. Też w queście, tak a propos. Ona polega na tym, że czym większe zamieszanie na rynku, tym lepiej sprzedajesz. Czyli wykorzystuje energię tak. czego? Chaos. No i teraz wracamy. Jeżeli jesteś w stanie wypuścić wysięgniki, to ty tak jakbyś czekał na chaos. A teraz jest pytanie: a jaki chaos? Dopó dopóki nie jest skrajny, dopóki to nie jest sztorm, który wszystko wywróci. Mm -hmm. No bo jak jest skrajność, to, to tak, prawda? No tak, ale bywa to, też to ten tak. chaos, przestajesz się go bać, mówisz to kurczę, wykorzystam to. Bo gdzieś się fale najdą tak? Tak. i się skompensują, a gdzieś zbudują się wysoko. Ważne jest wtedy, żeby przed nią uciec. I teraz żeby można było sobie dawać radę z rzeczywistością, zarówno na poziomie firmy, ale wszystkie na poziomie jednostki, warto budować sobie antykruchość, która składa się z pięciu elementów. Te pięć elementów rozpisał na Tale w książce antykruchość, ten, który napisał czarny łabędź. To mhm. jest ten sam, ten tak, sam, ten sam, ten sam auto. Też napisał książkę na własne ryzyko, fenomenalną. Te pięć elementów, to są elementy, które, jeżeli wdrożysz w firmie lub wdrożysz w swoim życiu, Masz zdecydowanie podniesioną szansę na to, że będziesz lepiej dawać sobie radę mhm. z rzeczywistością. A jakie to są elementy? Opcjonalność, mhm. redundancja, asymetria, potrójne prawo pareto, czyli mniej znaczy więcej, oraz nielinearność, którą ja się zajmuję tymi dwoma mhm. hasłami ostatnimi przez ostatnie tam 30 lat. Nieświadomie dłużej troszkę. I teraz krótko wyjaśnię. Na czym to polega i pokażę jak to można przełożyć na rzeczywistość. I to będzie odpowiedź na twoje pytanie to jak zrobić, jak działać, żeby podnieść szansę, żeby można być uśmiechniętym w dziedzinie. Bo ja pytam o każdego z nas tak naprawdę, bo bo, bo yy, wiadomo w skali przedsiębiorstwa, firmy trochę inaczej się do pewnych rzeczy podchodzi, ale chciałbym, żeby ten podcast też wiesz dotarł do każdego z naszych widzów, słuchaczy, kogoś, kto, kto mówi sobie, dobra, no ale co, co to dla mnie oznacza? Jak ja mam e, pokierować, znaczy inaczej, co ja mógłbym zrobić, żeby trochę w czasie tego sztormu po prostu czuć się pewniej i lepiej, żeby nie przeżywać tych wszystkich frustracji, nie przeżywać e, tego wszystkiego tak albo bardzo. Tej skali frustracji. albo tej skali frustracji. Tym bardziej, że to, co powiedziałeś, my niestety, będąc przebodźcowani coraz gorzej odpoczywamy, nie potrafimy się trochę regenerować. A poza tym, e, ja widzę to też po sobie za bardzo pewnymi rzeczami się przejmujemy. Znaczy, zbyt mocno bierzemy je do siebie. Często rzeczy, które się dzieją wokół nas, traktujemy na zasadzie, ojej, to to ja, to, to, to do mnie to. A z drugiej strony, to nie jest do to tobie, człowieku. To jest spirala. To jest tylko... Bo czym bardziej jesteś zmęczony, tym bardziej przyjmujesz, tym się to pogłębia, prawda? A przecież tak naprawdę mówimy o twojej pracy. Mówimy o pewnej usłudze, którą wykonujesz dla kogoś. Ale to nie ma nic wspólnego z tobą, jako z człowiekiem z osobowością i tak dalej, i tak dalej. To nie decyduje o tym, że jesteś zły czy dobry człowiek. Tak do, jest, dokładnie. Tak? To nie ma żadnego znaczenia. Ktoś po prostu coś ewentualnie złego powiedział o twojej pracy, o usłudze, którą wykonujesz. Nic więcej. Bądź też dobrego. Ale trzeba umieć to oddzielić. Dobra, czyli mamy pięć takich podstawowych fundamentów, jak sobie radzić. Zacznijmy od tej opcjonalności. Co to takiego? Ty jesteś przykładem osoby, bo znam cię prywatnie, mm -hmm. gdzie masz fenomenalnie zbudowaną opcjonalność. Już to powiem. A powiedz mi, ile zawodów mógłbyś wykonywać? I może zdradzić cztery. Ze cztery. No, mógłbym być aktorem, jestem prezenterem, ale jestem też lektorem. I wykładowcą e, też może być. I wykładowcą w sensie, tak. Prowadzę też, prowadzę też szkolenia takie medialne, jak sobie na przykład radzić ze stresem, stremą i tak dalej, więc to takie cztery, tak. Mógłbym spokojnie to robić. No, jak jeszcze dodatkowo masz mental, jak to się mówi w skrócie, który pozwala na to, że jesteś w stanie powiedzieć: Jestem młody, w związku z tym mogę się czegoś nauczyć, to w ogóle tak, zgadza się. To mógłbym tak, m mógłbym coś więcej. A, a dlaczego tak się dzieje? Jesteś też typem jednej strony artysty, aktora, ale jesteś także typem potrafisz brać na siebie odpowiedzialność za swoje życie, tak, się? i nie chcesz, yy, nie chcesz stać w kolejce. I dokładnie nie chcesz stać w kolejce. No i tu się pojawia pewne hasło, które zanim odpowiem, co to jest opcjonalność, właściwie już odpowiedziałem, to powiem jeszcze jedną rzecz. Ale chcesz tego też nauczyć dziecka, żeby dawał sobie lepiej radę, nie? To tak. Ja te tak. No to jest pytanie, żeby dziecko przygotować do przyszłego życia, to lepiej mu zbudować drogę, czy lepiej przygotować do drogi? Wiesz, co przygotować do drogi. To znaczy, ja widzę po swojej 16-letniej córce, powiem Ci dlaczego. Ja próbowałem branżowo ją trochę wciągnąć. Akurat mieliśmy taką sytuację, gdzie zamknięto Polsat i kręciliśmy Galileo z domu. No i mój reżyser mówi: Wiesz, co, to jeżeli możemy tak troszeczkę sobie tutaj. Zbudować taką domową sytuację, to dałbyś kota, córkę, żeby to tak trochę wyglądało na dom. Nie wiem, czy ktoś z Państwa kiedyś wpuszczał ekipę filmową do domu. Jeżeli nie, to nie polecam, nie róbcie tego. Ja, nauczony doświadczeniem, powiedziałem: Dobra, do domu nie, ale do firmy bardzo proszę. Ponieważ mam taką firmę, która, mówię, dom może udawać. Więc pożyczyłem kota i pożyczyłem też córka. I córka grała tam ze mną w jakichś scenkach, spodobała się na tyle, że y, ponieważ Marysia Konarowska, która ze mną występowała w Galileo, akurat w czasie pandemii utknęła w Szwecji, no więc Tośka tak trochę na szybko wskoczyła do tego Galileo. Ale ona po dwóch latach mi powiedziała, tato, ja tego nie czuję. To nie jest dla mnie. To nie jest o mnie, to nie jest dla mnie. Ja tak nie chcę. I z jednej strony masz jako rodzic takie ukłucie, cholera, dlaczego, no? Wiesz, zbudowałem drogę, tak jakbyś powiedział, nie? Pomogłem. Jest. Może się rozwijać, ale ona mówi, ale to, to nie ja, to nie o mnie. Więc ja nie chciałem też popełniać błędu rodziców takich, którzy trochę swoje ambicje, wiesz. Czyli e, e, wykazałeś bardzo ważną cechę, aby można było sobie dawać radę w każdej rzeczywistości, to jest pokorę. Pokorę, tak. I powiedziałem, dobra, okej. Okay. Mówię tylko, mam taką prośbę, to ty o tym musisz powiedzieć. Producentowi i reżyserowi, żeby nie było tak, że to jest moja decyzja, sama to powiedz, oni na pewno uszanują. I rzeczywiście uszanowali. E, I ja staram się, wiesz, e, wsłuchiwać w to, co ona mówi. To jest dla mnie czasami trudne, cholernie trudne. Pokora ponownie się pojawia. Tak, e, ale z drugiej strony cały czas przyświeca mi taka jedna myśl, że ja za nią jej życia nie przeżyję. Ja nie wiesz, mój ojciec mnie ubrał, wiesz, w akordeon na 6 lat. I to jest takie doświadczenie, w którego, w którego ja nie zafunduję swojemu dziecku. Bo to wiesz, to było jego marzenie. Ja to wiem, bo mnie rodzice zafundowali 6 lat szkoły muzycznej. No ja... Nie akordeon, no, tylko fortepianu, no ale. Witaj w klubie. No ja też 6 lat szkoły muzycznej, ale właśnie z przedmiotem głównym akordeon. Fortepian się pojawił jako instrument dodatkowy, ale nie zmienia to faktu, wiesz, to nie był mój wybór. I wiesz, co zrobiłem, jak skończyłem szkołę muzyczną. Pokazałem oczywiście świadectwo ukończenia, po czym akordeon przepięknie zapakowałem w ten futerał. Zamknąłem, postawiłem, i mój ojciec, ile razy jestem we Wrocławiu, mówi: yy, Tam akordeon, gdybyś chciał to. Mówi, wiem, tato, kiedyś zabiorę. Na razie ja nie. znienawidziłem muzykę a, i e, e, przez 6 lat w szkole muzycznej nikt mi nie zadał pytania, co bym chciał zagrać. Okay? Tak. E, dopiero jak miałem 35 lat, wróciłem do grania, a cała szkoła była ustawiona pod pięć osób. Grzesiek Turnał był moim mm. kolegą ze szkoły, mm. tak a propos, zresztą grałem w nim w 114 sztukach teatralnych no w, w Słowackim, proszę mi, moja mama przypomniała, bo tak. ja wtedy Grzesiek mm. Turnał nie był tak bardzo znany, nie, więc mm. tak to się dzieje, więc mam te same przeżycia, ale też pokazuje system edukacyjny, tak, tak Motywacje i tak dalej. Tak, ale dlatego mówię, ja powiedziałem sobie tak. tak, nie popełnię tego błędu, żeby tą opcjonalność, o której my mówimy i do której chcę powrócić, e, też dać mojemu dziecku. Niech ona sama trochę wybiera. Niech ona sama szuka tego, w czym czuje się dobrze. Bo ja wymieniłem te cztery zawody, ale muszę ci przyznać jedną rzecz, że mój ojciec ze mnie śmieje, że trochę to moje zarabianie w tych czasach jest, jest takie fajne, bo mówi, ty to masz taki kubeczek i masz te kraniki, że sobie możesz ten kubeczek poprzestawiać. Nazywa się to opcjonalność. Nazywa się to opcjonalność, ale ja to, ja to cenię i szanuję. Dlaczego? Dlatego, że każdy z tych kraników ja lubię. Ja się do niczego nie zmuszam. W żadnym to to z tych jest wypadków. jeszcze inny aspekt. Tak. Jest, tak. O, tak, i to jest też bo bardzo istotne, wybrałem, tak. bo tak, sam sobie wybrałem. Dobrze się w tym czuję. E... Czyli decyzyjność jest zachowana, pamiętamy, tak. motywacja, tak. A, a później wykonuję nie przygotowuj drogi dla dziecka. Przygotowuj dziecko do drogi. Jest, jest, jest takie twierdzenie, ono jest bardzo proste, że gdyby wziąć wszystkich przedsiębiorców. Czyli 4% ludzi na świecie, tak? No bo zauważmy, jak potrójne prawo pareto. Mhm. 80% ludzi to są ludzie, którzy pracują w firmach. To nie znaczy, że oni są gorsi czy lepsi. 20% biorą odpowiedzialność za siebie, z czego 16% działa na własny rachunek, czyli jednoosobową działalność, mhm. a 4% to są przedsiębiorcy. A 1% to są ci kluczowi, którzy produkują 80% i tak dalej. Widzimy tą zależność? Ci, którzy rządzą światem, I tak. teraz jest powiedzenie następujące. Gdyby zresetować wszystko, odebrać wszystko wszystkim i postawić z powrotem na ziemi, to te 4% przedsiębiorców za rok będzie prowadziło firmę. Mhm. Bo to jest wszystko kwestią tego, jak Głody. są przygotowani tak. w głowie i tak dalej. I tak samo tutaj, jeżeli mamy dziecko, nie przygotowuj drogi dla dziecka, ale przygotuj dziecko do drogi. I teraz. Zostawisz mu mieszkanie i milion złotych. Fajnie, ale jego nie przygotujesz do gospodarowania tym. Się bardzo szybko kłopoty, tak. bo z miliona może skorzystać nie tak jak trzeba tak i go poniesie i tak dalej. W z tym to nie znaczy, żeby dziecku nie zostawiać pewnych rzeczy, to nie o to chodzi, ale chodzi o to, żeby przygotować dziecko do tego. Tak? I teraz, jeżeli mamy takie podejście, to co to jest ta opcjonalność? Opcjonalność to jest zbudowanie firmy minimum, znaczy nie minimum, ale na trzech nogach. Wyobraźmy sobie teraz taką rzecz, że idę po linie, tak? jestem takim linoskoczkiem, ale nie mam tyczki, tylko idę. Pod spodem jest przepaść 3 km, a na wprost jest taka gmatwanina. Kompletna gmatwanina kabli, która wygląda strasznie, tak? I twoje dziecko idzie na tej linie. Masz trzy światy. Ten na tej linie, przepaść i tak gmatwanina. Gdzie byś chciał, żeby twoje dziecko było? Wiesz co, no, najchętniej tak, żeby miało o co się złapać, tak? Nagle Czyli... polubiłeś chaos. Tak, no. Nagle polubiłeś chaos, a my... Całe życie przed czymś uciekamy nie. albo za czymś gonimy, dlatego jesteśmy znerwicowani i tak dalej, i tak dalej. No jest przed nami przepaść, bo się nie urysuje, i mówisz uważaj, masz iść po linię, bo jak nie, to spadniesz, tak wygląda karanie. Tak. A teraz w ilu miejscach masz się chwycić? Żeby to dziecko się chwyciło, żeby było bezpiecznie? W jednym? No najlepiej w dwóch. Albo i, a, albo i więcej. Bo w dwóch masz dźwignię i ci to bo. wyrwie. Widzimy przenośnie, ale jak się chwycisz w trzech, to nawet jak masz dźwignię i dwie rzecz, ręce się wyrwą, Coś... to jedna się bo. trzyma, a te po, po... Złapiesz a te, kolejną w razie te, tego, tak. Trzy t, 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 ręce, trzy dłonie no są symbolem, prawda? Czyli buduj firmę na trzech różnych y, y, elementach, i to jest opcjonalność. I teraz uwaga. Dawniej się mówiło tak, że jeżeli w danej dziedzinie osiągnąłeś już nadwyżki, to sobie zainwestuj w coś innego. Dzisiaj jest inaczej. Rozpoczynasz działalność firmową, od razu buduj przynajmniej dwa kierunki, dlatego że wiadomo, że jeden cię nie utrzyma, bo zmienność będzie taka, że nie będzie w stanie się w niej utrzymać. I ty masz opcjonalność, bo masz kilka zawodów. Dlatego jak przygotowujesz dziecko do, mamy Kobe Bryant, tak? No, zginął. To wiadomo, to jest osobne, ee, osobna kwestia. Ale dzięki temu, że on edukował się, uczył, znał języki, gdyby przestał. Być. Tak. To robi. I są na przykład piłkarze, którzy tak się e, e, rozwijają, idą w kierunku trochę innym niż tylko samo inwestowanie, bo często się nie uczą inwestowania, prawda? Bo tam mogą przegrać, ale uczą się jakiego tak. zawodu albo zostają na przykład trenerem. A więc mamy opcjonalność. Kolejnym elementem to jest asymetria. Jeżeli angażujesz się w pewne działania, w pewną działalność biznesową albo jako jednostka, idziesz w danym kierunku. Zadaj sobie pytanie, jakież masz szanse na zysk, na, na wygraną, a jaką na stratę. Popatrzmy się na prawnika. Tak? Kiedy prawnik traci? Kiedy przegrywa? Nieprawda. Prawnik wtedy też zarabia, bo ma płacone. A, bo, no tak, ale potem nie ma kolejnych wiesz. Okej, okay, jak patrzysz dalej. Bo to dalej. się potem przekłada na brak klientów, no, nie? W ale jeżeli sensie. wygrywa 5, a dwie przegrywa, to wciąż tych no, przegrywa się. Tak, to bilans zaraz, jest na plusie, się. Okay, okay, tak, wiadomo, tak, Oczywiście tak. bardzo dobrze mówisz, no bo jeżeli nie będzie miał klientów, no ale to no, nikt tak, z nas nie będzie, tak. miał, prawda? A, a teraz popatrzmy się. E, konsultant, tak? On ma zawsze płacone. Czy ma takie, chyba że jest podłączony tylko i wyłącznie do tak zwanego Success Fee, tak? tak. Że ma osiąga, osiąga Prowizję, tak. I jaką ma asymetrię pozytywną? I teraz tak, ktoś inwestuje 10 milionów, ale szansę na zysk ma tylko na przykład 100 tysięcy. A, a na stratę ma jaką szansę? Ogromną. Asymetria negatywna. Ale jeżeli ktoś się zajmuje handlem, tak, kupuje nie swój, znaczy nie kupuje, tylko bierze i sprzedaje. Że, i, sprzedaje I zarabia to, na symetria, pośrednictwie. No, dlatego handel zawsze się mówi jest bardziej, jeżeli potrafisz to robić, tak? E, dlatego na przykład Żydzi bardzo się lubią zajmować handlem, tak? Tania, bo potrafią to to robić. Sprzedać, on, on, tak, oczywiście, dokładnie. że tak. I teraz. To jest asymetria, czyli jeżeli angażujesz się w coś, patrz, jakie masz szanse na straty, a jakie masz szanse na, 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 na zyski. Czyli szukaj tych pozytywnych rozwiązań. Przykładem asymetrii jest to, że na przykład dzisiaj leasing e, e, nie jest tak popularny jak rental, tak? mm -hmm. czyli wynajem. Był bo mimo, że wynajesz, płacisz premium, to jednak masz w każdym momencie możliwość zrezygnowania, jak się zmienia świat, tak? a w leasingu już nie tak bardzo. Zgadza się, bo wtedy tracisz. A kupno jest w ogóle ryzykiem. Zgadza się? No to prawda. No więc to jest przykład asymetrii. A sytuacja pozytywna, negatywna. Mamy, mamy już dwie opcjonalność. Kolejna rzecz to jest redundancja. Co to jest redundancja? Redundancja to jest nadmiarowość, ale strategiczna. Czyli budujesz nadmiarowość pewną. Czyli na przykład. Pandemia nauczyła wszystkich redundancji. No bo ktoś miał dostawca, dostawca jednego albo dwóch, i nagle urwało się, bo z chin nie płynęło albo z No prawda? W tym momencie, co będzie redundancją? Zbudujmy sobie. Albo przyczółek. magazyny większe, tak. albo zacznijmy współpracować z kimś w Europie, albo zbudujmy wprost fabryki w Europie, które będą pewne rzeczy produkować. Żeby się. się przygotować na taką ewentualność. Redundancja to jest między innymi także e, rozwijanie e, sukcesji w firmie, tak? Mhm. Sukcesji stanowisk. Czyli, że jeżeli zabraknie kogoś, to wchodzi ktoś następny. A oczywiście sukcesja w ogóle w firmie jako taka, ale to pijmy. jest ja mówię sukcesji stanowisk. Czyli na każde stanowisko. W wielu firmach jest sytuacja taka, że jest gość od IT, i on wszystko ma w swoich rękach. Mm -hmm. I teraz, jak on znika, koniec. To jest koniec. To jest tak charakterystyczne, tak? tak? Bardzo trudne. E, e, bardzo trudna sytuacja. Więc redundancja to jest nadmiarowość. Redundancją jest też wiedza, którą zdobywamy. Redundancją jest rozwijanie swoich pracowników. Redundancją to jest też budowanie a niezależności pracowników, dawanie im decyzyjności, żeby oni nie bali się podejmować tych decyzji, tak? I tak dalej, i tak dalej. I redundancja to jest budowanie fizycznie zapasów. Jakich? Strategicznych. No nie możesz zapasów na wszystko zbudować. Jasne. A lean management yy, i wszystko, co prowadziło do tak zwanej JIT, just in time delivery, to są pojęcia, które zakładały to, że w ogóle magazyny nie będą potrzebne, bo będzie wszystko tak Wyścigowane? tak że. Oczywiście to była bajka, bo już w latach 90. się zorientowano: Just in time delivery jest bajką, bo nawet jak dana linia była wysublimowana, to dookoła musiały być magazyny, ja. więc to nie miało sensu. I to jest trzecie pojęcie. I dla człowieka takiego jak ty, jak ja, yy, yy, widzu, słuchaczu, to jest pytanie, jeśli chodzi o redundancję: to gdzie mogę zbudować te zapasy oprócz samej odpowiedzialności mojego zawodu, co będę robił żebym nie wylądował w pewnym momencie z ręką w nocniku, prawda, czyli jakiego rodzaju tematy będę tak sobie ustawiał, że w razie mhm. czego mam zabezpieczenie, a nie iść na styk. Przykładem jest to, że mam, na przykład ktoś ma, okej, okay, dobrze, ma odłożone 10 tysięcy jako zabezpieczenie, ale czy otworzyć sobie linię kredytową w banku, czy nie? no Jedni mówią, nie otwieraj, bo po co? A drugi mówi, otwórz, bo wtedy, kiedy nie potrzebujesz, ci, ci bank da. A jak będziesz potrzebował, będzie za późno. I to jest rodzaj redundancji. Tak? tak? Masz zabezpieczenie. Przygotowania się. Dokładnie. Przygotowania się na pewną ewentualność. Jak była pandemia, mhm. większość osób poszła, kupiła wodę dodatkową, kupiła jakieś rzeczy. Papier rysie, tak toaletowy, tak, ryż tak, ma tak, 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 tak. Każdy z nas. Mimo, że nie było wariactwa na tak. tym punkcie, bo to, to, to nie daje wiesz, Z tego papieru toaletowego do to dziś nie jestem w stanie zrozumieć. Tak, Tak. Ale no, to, no, to, to historyczne. I tu już mamy trzy elementy. No i teraz pojawia się. Tak Mniej znaczy więcej, czyli czwarty punkt antykruchości to jest potrójne prawo Pareto. I zrozumienie, że czym większy chaos, tym większa koncentracja. Tego się nie uczymy w szkole. My się uczymy ogarniania. My bardzo często mówimy, wiesz co, ja nie mogę teraz tego zrobić, bo ja najpierw chcę to uogólnić. Rzeczywistość, jak mi się uspokoi, to wtedy zrobię to. Dlatego ludzie omijają edukację, tak? nie inwestują w co? U siebie, w firmie, w swoich podopiecznych bardzo często, tak? bo nie rozumieją mechanizmu który polega na tym, że trzeba wybrać takie punkty, na które trzeba skupić, a nie ogarniać wszystkiego. Dam przykład, co to jest potrójne prawo pareto. Wyobraźmy sobie, że jest basen, takiej mm -hmm. małej wielkości, taki przydomowy basen. I wyobraźmy sobie, że tam pływają, ja z dzieciństwa pamiętam słowo farfocle, czyli takie różne pływają y, 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 liście, Ta. jakieś tam śmieci i tak. No i chcemy ten basen oczyścić. No to jakie są drogi oczyszczenia tego basenu? Albo zatrudniasz pana, albo sam bierzesz sobie tą siatkę i jedziesz. I no. wyciągam, tak? Ale zakładają, że fizycznie ktoś ma to zrobić. Albo wypuszczam wodę, sprzątam wszystko, napuszczam wodę, tak? Tą siatką chodzę, wybieram tak. i tak dalej. Ale część pływa na dole, siatką wybiorę, nie za bardzo. Nie? A teraz popatrzmy się, potrójnie prawo pareto. Biorę kij, staję w środku, albo jak się da, żeby to z góry, to żeby w tej wodzie nawet nie stać, zaczynam kręcić robić ten wir. Kier, robić wir. No i z czasem, jak to jestem cierpliwy. Po trzech, 4 minutach ten wir będzie taki, że większość, ponad 90% tych farfowców spłynie do środka, i tam będę miał tą siatkę. Mm -hmm. Widzimy to? Mamy przykład optymalizacji działania. Czyli robimy mało, a efekt mamy nieperfekcyjny, bo to nie będzie tak perfekcyjne jak wypuszczenie wody i tak dalej. Ale będzie widoczne. Ale, ale będzie na tyle widoczne, że będę mógł w tym pływać. Najwyżej, że pójdę, pozbieram parę rzeczy, te dodatkowe tą siatką i tak dalej. Potrójne prawo pareto to jest nauka języka. Mhm. Ja wczoraj Kamerun. Ja dzisiaj samolot Polska. Ja Polska języka mówić nie. Ja dzisiaj Polska języka mówić nie, ja jutro Polska języka uczyć. Jutro, jutro uczyć, jutro, jutro uczyć. Jutro, 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 jutro ja ciebie iść, ty czekać mnie, ja ty praca? To. Ty mnie zatrudnić? No tak to działa. Pytanie brzmi, ilu słów użyłem W szkole dzieci uczą się po 20-30 słów na każdej lekcji. To po 10 lekcjach dzieci znają 300 słów. Mają je wkuć na pamięć. A ile jest potrzebne do konwersacji? no teraz to... 30-40 takiej podstawowej, Ta. ale powiedzmy do 100 słów maksymalnie. Widzimy, jaki są parano To już jest paranoja, że w ogóle mamy taki system edukacyjny, językowy. Nie mówię tylko w Polsce. A my się uczymy 300 słów. Badania oficjalne pokazują, że po czterech latach uczenia się w szkole podstawowej, jeżeli dziecko ma tylko kontakt w szkole, mhm. Statystyczne dziecko, to są oficjalne badania państwowe, nie jest w stanie wypowiedzieć jednego zdania spontanicznie. Jednego zdania po czterech latach. Dlaczego? Bo zna całą masę słów, a nie umie tego łączyć. A teraz, gdyby zaczęło mówić na bazie dosłownie, tak jak ja przed chwileczką tak. powiedziałem, a jak jedziemy na przykład do krajów arabskich? To na targu, na suku w tak. krajach arabskich czy na bazarze w Turcji? Jak do nas mówią? Przecież mówią, używają kilkunastu słów, a się jednak dogadują z nami. Ale my się uczymy tego perfekcjonizmu, dlatego my uważamy, że dobrze jest wtedy, kiedy mówimy dobrze, co jest bzdurą. Perfekcyjnie można pięknie milczeć. Tak. W pięknym angielskim, tylko to nie pomaga. W związku z tym trzeba dopuścić do mózgu coś takiego. He go to school jest tak samo dobrze, jak he goes to school, bo tak. jest komunikatywnie. To nie jest idealnie. Ale, tak. Ale kogo to interesuje? To jest mentalna przebudowa, którą musimy zrobić. W związku z tym musimy się skupiać na rzeczach, które dają nam efekty na tym jednym 1%. Mhm. I teraz, jeżeli ja Będę w stanie usiąść sobie i powiedzieć, dobrze, to jakie są dwa, trzy punkty skupienia w moim życiu, na które jak nacisnę na tym się skupię, to pójdę do przodu. Bo jak ich wypiszę siedem, to nie pójdę w ogóle do przodu. Mhm. I wtedy co robię? Jestem tak przybity wszystkim, że rzucam się w te rzeczy, które są łatwiejsze, a które mnie bardziej naciskają, więc je muszę zrobić, a nie posuwam się do przodu. I to jest przykład mniej znaczy, znaczy więcej. więcej tak. Mniej znaczy więcej ma ogromne przełożenie na naszą rzeczywistość i o tym mógłbym opowiadać więcej, bo się okazuje, że małe organizmy, które nie są zbyt małe, ale małe, są zdecydowanie bardziej wydajne. Dlatego korporacje będą coraz mniej wydajne i taka atomizacja korporacji jest dzisiaj ścieżką, ponieważ jeżeli tworzysz podzespoły, tak jak tworzą Koreańczycy, Japończycy, Chińczycy, mm -hmm. Tak, jak też zaczynają tworzyć Polacy, bo mają do tego wiedzę, czego kompletnie nie robi Europa Zachodnia, bo tam jest hierarchia, powodują, że wydania jest wysoka. Popatrzmy się na miasteczka w Polsce. Mhm. Dlaczego one są piękne teraz wszystkie? Tak? Dlaczego wjeżdżamy do takiego miasteczka, które dawniej jeszcze za komuny wyglądało tragicznie? Jakieś brony w ogródku z przodu i tak dalej, i tak dalej. Dlatego, że są gospodarze. Tak, bo ten lokalny samorząd zyskał pieniądze. Tak, ja walczy, wiem. Małe jest, tak. jest mocne, jest silne. Ale z mojego poletka, ja ci powiem, tak e, wsłuchuję się w to, co mówisz, e, że tam zbyt szeroko, jak pójdziemy z tym wyborem, to rzeczywiście nie podejmiemy żadnej decyzji, nic nie zrobimy. Ja się śmieję, ja pracuję od 20 lat w reklamie e, i na przykład nagrywając reklamę, musisz dać jakikolwiek wybór klientowi. No, tak masz. E. E, jeżeli tekst jest przez niego, czy tam przez agencję napisany, no to przynajmniej dajmy uwaga dwie, maksymalnie trzy propozycje muzyczne. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli dostanie klient tych propozycji pięć, to niestety już się gubi. To już jest za dużo. To już wtedy a może byśmy początek z tej nie. Też ten wybór musi być skupiony, to znaczy Klient musi zaufać, że ma do czynienia z profesjonalistą. My jako profesjonaliści przygotujemy dwie, trzy propozycje, żeby miał oczywiście też prawo wyboru, ale też nie można pójść zbyt szeroko, bo nasz mózg, nasza percepcja, no niestety nie, nie tak. radzi sobie z pewnymi rzeczami. Ja w życiu napisałem ponad 5 reklam, bo prowadziłem program hmm. radiowy i telewizyjny, a, ale też robiliśmy takie usługi. Napisać reklamę minutową to jest pikuś, ale napisać 30-sekundową to jest dopiero tak. trudniejsze. I zawrzeć to samo, co w tej tak. minutowej. Jak to kiedyś ktoś napisał, nie pamiętam kto to powiedział, ale piszę do ciebie długi list, e, bo nie mam e, 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 czasu, tak, tak? Żeby napisać tak. krótki. krótki. E, e, tak. Tak, tak, to się dzieje, i to jest charakterystyczne. Ale ja tutaj rzucę jedno hasło, patrz jak to zagra. Różnorodność to bezbronność. Tak. I to jest hasło biznesowe, tak. oczywiście mające swoje granice. Bo opcjonalność to jest różnorodność, ale ona nie polega na że mam wszystko. Dlaczego ludzie biznesu bardzo często są bardzo prości i prowadzą wielkie firmy? Dlatego, że oni potrafią się skupić. Mhm. Dlaczego bardzo dużo ludzi, którzy pokończyli po pięć fakultetów, w życiu nie dają sobie radę? Bo mają bo... tak dużo wiedzy, że nie są w stanie tak, wybrać, co jest. To rozproszenie jest tak duże, że... Tak? że nie wiadomo, na czym się skupić. Tak, to jest jedna rzecz, ale jeszcze jest drugi powód. Jeżeli człowiek nie podlega ryzyku, nie potrafi podejmować decyzji, bo się nie uczy podejmowania decyzji. Mhm. Jest takie powiedzenie Nassima Taleb'a, które mówi wartość i to człowiek, to, co człowiek ma, nie jest w tym, jak to skwantyfikuje, ale jak bardzo się boi, że to straci. Mhm. I tu zaczynamy wchodzić w następny element skuteczności osobistej. Jeżeli my będziemy wrzucać się i nasze dzieci w podejmowanie decyzji, w podejmowanie ryzyka, jeżeli potrafimy zostawić dziecko, żeby na tym rowerku kawałek się przyjechało, nawet jak się przewróci, tak długo, jak nie dochodzi do skrajności, mhm. to to wszystko jest, i poproszę, że zobaczcie, jak zamykam to wszystko w jedną całość, teoria umiarkowanych zakłóceń. Mm -hmm. Dlatego budowanie małych zespołów pozwala na cedowanie decyzyjności, bo musisz cedować jako właściciel, który ma siedem takich zespołów, bo nie będziesz na nich mm -hmm. decyzji. To ludzi uczy z jednej strony decydowania rozwija ich, bo podejmują ryzyko, ale z drugiej strony ich nie demotywuje, tak? bo mają. Widzimy to, jak się to zamyka. Mm -hmm. I teraz, ale czego ludzi musimy uczyć? Skupiania się potrójne prawo pareto. I my powinniśmy sobie rozpisać wiele rzeczy i powiedzieć tylko 4% z tego, co tu jest napisane. Albo są tylko dwie rzeczy, na które się skupię i one mnie tak. wyprowadzą. Tu musimy mieć odwagę, żeby usiąść, żeby to zrobić. No i ostatnia rzecz z tych pięciu kwestii, bo mówiliśmy opcjonalność, asymetria, redundancja, tak. mniej znaczy więcej, potrójne prawo pareto. Ostatnia to jest nielinearność, o której żeśmy sobie mówili. Pamiętajmy, każda droga na wprost Każda. Jestem w stanie to udowodnić w każdym konkretnym momencie. Jest drogą, która spowoduje, tak długo, jak jest pewien rodzaj kompleksowości, tak? Mhm. No, bo jak mam sięgnąć po szklankę, no to nie będę sięgał yy, specjalnie, chodzi no. dookoła szklanki, tylko po nią sięgnę. Ale to nie jest proces. To jest Wydarzenie. Natomiast tam, Bez gdzie czynność, ja buduję ten proces, powiązanie, mhm. ja muszę uwzględnić zmienność, w związku z tym nie mogę budować jednoznaczności. Dlatego jak ja prowadzę zajęcia, gdzie jest Międzynarodowe Towarzystwo z całego świata, to jak ja pokazuję pięcioetapowy jakiś tam e, układ, to Chińczycy tego nie rozumieją. Oni mówią, ale jak? Przecież to jest przecież to jest niepraktyczne. A jak im narysuję gmatmaninę, to oni to powiedzą to jest środowisko, teraz sobie powiedzmy, to jak to działa. I to jest antykruchość. Jak te pięć elementów zadbamy, o Te pięć elementów, mm -hmm. to jakby automatycznie stajemy się antykrusi. Teraz, jak wiemy, z czego to wynika, czyli wiemy, że tak jest, nie ma innego wyjścia. Jeżeli wiemy, że nie ma sensu martwić się o rzeczy, na które nie mamy wpływu i jeżeli czekamy na wydarzenia, że ta zmienność będzie, nasz umysł zaczyna inaczej myśleć. My zaczynamy się skupiać na czymś, co nas posuwa do przodu. A jak się skupiać na czymś, to wtedy się nie martwię. Zgadza się? To prawda. Najgorzej jest czekanie. Nie masz czasu się wtedy martwić. Tak, dokładnie. Bo wtedy skupiasz się na, na, na konkretnym działaniu, a jeszcze jak to, co powiedziałeś, jeżeli to nie jest zbyt szerokie, jeżeli określisz sobie 2-3 punkty, to to jest zdecydowanie prostsze. Dlatego, no, niestety, to trzeba powiedzieć taką rzecz, że ludzie, którzy wychowywali się w korporacjach, to są ludzie, od których decyzji praktycznie nic nie zależy. Dlaczego? Znaczy ja, wiesz to, tak odnośnie korporacji, ja też widzę na przykład pandemia niestety spowodowała, że e, ta zmiana środowiska pracy, e, no to też często redukcje w dużych korporacjach. Tak. I nagle z przerażeniem obserwuję, że jest spora grupa ludzi, którzy po pracy w korporacjach kilkunastoletniej kompletnie sobie nie radzą. I to jest, to jest dotknąć do, do, do tematu. A dlaczego? Dlatego, że ich decyzje nie mają... Na sobie żadnego ryzyka. Jedynym ryzykiem jest to, że stracą pracę. Ale kiedy rynek był taki, że jak straciłeś pracę, znajdziesz sobie następną, następną w innej korporacji. W związku to. z tym, jak nie ma ryzyka, nie ma rozwoju. Dlatego tak naprawdę? Bardzo dużo osób, większość osób w korporacjach nie uczy się wytrzymywania presji, bo jej po prostu nie ma, bo korporacja zapewnia jakiś rodzaj, oczywiście osoby z korporacji mogą się teraz buntować, powiedzieć, że tak nie jest do końca i tak dalej. Tak, bo mają, wiesz, te wszystkie cele, targety i tak dalej, tam to wszystko trzeba wyrobić, to nie jest tak. Tylko A. weź teraz, oprzyj się o te cele, targety i wyłącz swoją pensję i podłącz pod to tylko i wyłącznie efekt success fee. I zobaczymy, no tak. jak zacznie działać. No tak. Dlatego budowanie małych zespołów, uczenie ludzi pewnej niezależności, powoduje, że wydajność rośnie. Mm -hmm. tak? Kiedy jesteśmy najbardziej wydajni? Na przednówku, tak? No tak, no bo, w... no bo wtedy brakuje i, i tak dalej. A przednówek to ryzyko. A ryzyko powoduje, że mamy coś do stracenia, bo możemy nie przeżyć i tak dalej, tak? Widzimy tę zależność i paradoks polega na tym, że my jako społeczeństwo uczymy się cały czas komfortu. I chcemy tego komfortu. Nas nauczono, ale ten komfort był fałszywy, bo to był rodzaj niewolnictwa. I to jest rodzaj niewolnictwa, który powoduje, że ty podlegasz pewnym zasadom, tak długo jak postępujesz tak jak trzeba, to masz relatywny spokój. Tylko spada motywacja, a teraz wchodzi ogromna zmienność, korporacja, nikt się nie jest w stanie zagwarantować pewności. Ale wiesz, jaki jest też paradok, Krzysztof, tego wszystkiego? Dobrze wiesz, bo też prowadzisz swoją firmę od wielu lat, ja podobnie. I Mój kolega, kiedyś powiedział trudno najwyżej się wytnie, że w naszych zawodach są takie wiesz dwa rodzaje rozwolnienia. Wtedy kiedy dzwonią i wtedy kiedy nie dzwonią. Bo dlaczego o tym mówię? Dlatego, że paradoksalnie... ja mam takie momenty, Ty na pewno też, że się tak dużo dzieje, że patrzysz na przykład na, mam takich przyjaciół, który nie wiem, tu lekarz, tu, 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 stomatolog i mówisz sobie, Boże, jak ja bym chciał mieć taką robotę, żeby tak trochę mieć takiej stabilizacji, pójść rano do Czyli roboty. To ten element, kiedy dzwonią. To jest wtedy tak, to, 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 to jest ten moment, kiedy dzwonią. I, I potem sobie myślę, że przy mojej psychice... Przy tym, jak ja żyję, tak naprawdę od 18 roku życia, gdzie cały czas coś się działo, ja cały czas musiałem kombinować, tu poczytać, tu stypendium, tu. I cały czas żyłem w takim. no na podniesionym poziomie adrenaliny. I tak sobie pomyślałem, no dobra, no ale po tygodniu takiego grzebania ludziom w zębach. Ja bym ja się zanudził. Ja byś ja byś siedział gdzieś, tak, Takie. dokładnie. Ja bym się zanudził. To, to, to nie jest Takie dla mnie. Takie słowo, to byś strzezł. Ja, dokładnie. I, <laughs> i, I czasami się, wiesz, zastanawiam, bo tak mówiąc o tej stabilizacji, o tym poczuciu takiego, takiej tej bezpiecznej banki, bańki, poczuciu komfortu, my chyba też trochę tęsknimy właśnie w tych momentach, kiedy dzwonią, kiedy się dzieje bardzo dużo. Wtedy szukamy takiej stabilizacji, szukamy odskoczni, szukamy takiego trochę względnego spokoju. Ale jak to się tylko trochę uspokoi, to już jest nam mało, mówimy, nie, nie, nie. Jest już za spokojnie, dobra, wróćmy, rzućmy się. A jak coś. w ogóle nie dzwonią, no to wtedy już pojawia to już... się w oczach strach. Nie? Tak, no, no i... tak, jak się pojawia ten strach, to się pojawia w tym momencie myślenie, pojawia tak. się aktywność. Tak. I to jest to. I Co teraz przedsiębiorcy zmienić? to są ludzie, którzy jakby urodzili się z tym, że oni się na to. Oni chcą ten adrenalinę mieć, tak? Oni chcą iść, oni chcą decydować i tak dalej. I teraz jest pytanie, no dobrze, to co z tymi ludźmi, którzy nie są przedsiębiorcami? Co oni są gorsi, lepsi? Nie, przedsiębiorcy są inni. Tak samo te 20% ludzi, którzy w ogóle się utrzymują tak. samemu. Tu chodzi o to, żeby jednak, mimo wszystko, e, nie założyć, że jesteś częścią 80%, bo zawsze będą ludzie na świecie, którzy nie będą dawać tak. sobie rady. Zawsze będą ludzie i dla nich będą systemy zabezpieczające. Tak? Skrajnie ktoś ląduje tak. na ulicy, no to pójdzie, dostanie jedzenie tak. w naszym środowisku. Zgadza się. Tak? Stany Zjednoczone są usiane takimi ludźmi, tak? którzy nie dają sobie rady. Pomijam kwestię narkotyków, bo to już jest jeszcze inny aspekt. Tak, ale ta, ta, tam jest kwestia ubezpieczeń społecznych, bardzo wielu różnych rzeczy, opieki medycznej, która, wiesz, bo... Znaczy, akurat tutaj to ci powiem, ponieważ mieszkałem 20 lat, to tam opiekę medyczną to ma każdy. Natomiast nie ma tej takiej na najwyższym poziomie. Znaczy nie, ja wiesz co, ja akurat teraz po, po swojej wizycie w w Stanach też trochę poczytałem na temat tej bezdomności. Akurat w Los Angeles siedziałem przez chwilę tam i ze znajomymi rozmawiałem, i oni też mi trochę świadomili, że tak jak mówisz, opiekę medyczną ma każdy, tylko że w momencie, kiedy dotykasz już nie wiem, poważniejszej operacji, a twoje ubezpieczenie na przykład już tego nie obejmuje, no to niestety musisz za to zapłacić. Jak rodzina się zrzuci, super, ale jak nie masz z czego tego zapłacić. No to niestety siądą ci na dom, wiesz, zabiorą ci. Jeżeli inne go masz, Jeżeli go masz oczywiście. Natomiast wiesz, to, tak. to jest tak. No z drugiej strony, jak ktoś się nie ubezpiecza, a ma dom, no to jest tak, błąd. Tak. Ale jak ktoś nie ma domu, w roku 1991 chyba moja koleżanka, która była w Stanach nielegalnie, zachorowała na nerki. 2 miliony dolarów wydana na nią, żeby ją ratować. Była nielegalnie, nie miała pobytu, nie miała pracy, niczego. W związku z tym układ jest taki, jeżeli jest zagrożenie życia, to dalej będą cię. Oczywiście Ta. są różne Ta. przypadki skrajnie, ale, ale to jakby inny aspekt fajny, Ta. no bo to żeśmy Ta. to Ta. rozluźnili. Wr wracając do, 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 do nas, tak, jak sobie dawać radę mhm. w tej rzeczywistości, to... to tak, nie będąc przedsiębiorcą, tak. a, a jednocześnie też wiesz, no e, też trochę inaczej. Jak nie usypiać naszej czujności, może tak powinno brzmieć to pytanie, bo e, mówię. Napisz pan... sobie pięć rzeczy. Praktyczna uwaga napisz sobie opcjonalność, redundancję i tak dalej te rzeczy które są. Na napisy opcjonalność, co potrafię w życiu robić. Jak się zabezpieczyć, że w razie gdybym to w jakim kierunku pójść. Idę sobie na jakiś kurs, poszerzam swoje kompetencje. Tak? Albo w głowie wykreowuję sobie obszar, do którego jestem przyczajany i mentalnie się przyczajam, że w razie czego mogę w tym kierunku pójść. Ale zaczynam się rozwijać, zaczynam aktywnie patrzeć na jakąś opcję, którą mam, gdyby nie ulegam temu, że będę w tym siedział i koniec. No jeżeli ktoś będzie na tyle, ma taką psychikę, że tego nie da rady zrobić, no to nie, no ale to... to no, jego wybór. No, jego wybór, tak? tak, jego wybór. Teraz, częścią opcjonalności jest redundancja, tylko ona wchodzi na jakby te zapasy bardziej szczegółowe, więc tutaj te, mhm. tego nie będę rozwijał. Natomiast asymetria. W co się angażuję w swoim życiu? Na czym spędzam czas? Z jakim towarzystwem się spotykam? Jeżeli spotykam to się z towarzystwem o, o rodzinnym non-stop, to, który mnie dołuje, to. no to jaka jest asymetria moja? No bardzo negatywna. Ja nikt z tego nie wyciągnę i będę tego dołowany. Ale przyzwyczaiłem się. Brakuje mi astronomii, żeby powiedzieć do swojego najbliższego towarzystwa nie. Bardzo dużo ludzi. Ja mam ogrom ludzi, którzy ze mną się spotykają, którzy mówią, panie Krzysztofie, co ja mam zrobić. Ja mówię, no przecież, opowiada mi historię, ja mówię, że ty spędzasz czas z ludźmi, którzy cały czas sklepą po plecach, mówić nie martw się, będzie lepiej. Oni nie mówią ci nic konstruktywnego. No, ale to jest moja ciocia, mój wujek, moja mama, mój tata. Odłącz się od nich. Ale jak to jest mój tata, mama? No to się nie odłączaj. Teraz, mniej znaczy więcej. Iloma rzeczami się zajmuje? Na czym się koncentruje? W pracy? Na czym mm. się koncentruję w moim życiu znowu podobna rzecz, bo to wszystko się nachodzi, jak zaczynamy mm. się badać, tak? No bo jeżeli budujemy zapasy, to też na bazie nie wszystko. Szeroko, tylko, tylko tego, co mi się zawęża. może przydać. Tak. No i nielinearność. Nielinearność to przede wszystkim kwestia komunikacji. W jaki sposób zacząć się komunikować ze światem? A W inny sposób niż dotąd. Czyli zamiast iść po linii prostej, zamiast non-stop walczyć, zamiast non-stop perswadować, zamiast non-stop dochodzić do sytuacji, w których następuje antagonizm, dowiedzieć się, nauczyć się, w jaki sposób można zaakceptować drugą stronę z tym, co reprezentuje inność. Inność, ale nie znaczy, że zgadzać się z tym. Ale w komunikacji uspokoić drugą stronę tak, żeby ona z tobą mogła rozmawiać. Dzięki temu ty będziesz mógł, a uh, po angielsku się mówi together, point across, tak? czyli Znaleźć ten punkt. Znaleźć jak dojść do tej osoby, tak? Na, te, na tej zasadzie. A właśnie, przepraszam, a nie masz takiego wrażenia, że ten współczesny świat, ten chaos, natłok wszystkich tych in, in, impulsów, e, plus nasza irytacja i frustracja powoduje to, że. Ludzie warczą na siebie bardziej niż, niż kiedyś. Ja mam przynajmniej takie wrażenie, że, że ten rodzaj rozedrgania. Jeszcze Kuba Żulczyk kiedyś ładnie napisał, że rzeczywiście. Warszawa ma taką wibrację, ma taką specyficzną wybra wibrację. Tu się wszyscy ludzie spieszą, tu, tu tutaj, ale no, no to jest. W Lublinie że... już tego nie ma, a w zamościu to już dokładnie. Zupełnie, nie Dokładnie, Wrocław też rządzi się. Ja na przykład wiesz, przyjeżdżam do rodziców i nagle patrzę, że to w ogóle nikt nikomu się nie spieszy, w ogóle te samochody nie jadą. Wiesz, i mnie tak, już tak. się syndrom Warszawiaka włączy. Czemu nie jedziesz, nie? A w sumie spokojnie, no tam ktoś ładnie takie czasóweczki wiesz na światłach ustalił, żeby tam się ludzie nie denerwowali, że tam masz jeszcze 35 sekund, co zielone potrwa, tak, więc tak, spokojnie i ty przejedziesz ale mam takie wrażenie, że my współcześnie, w dzisiejszych czasach, bardziej na siebie warczymy, wiesz? Bardziej na siebie warczymy, mamy to szanowanie inności, o której po powiedziałeś, nie potrafimy ze sobą rozmawiać, nie potrafimy ze sobą komunikować. Ja ostatnio, powiem ci, miałem taką sytuację, jechałem samochodem, była przepiękna jakaś niedziela i facet, wiesz, parkował, nie widział rowerzystów, którzy jechali, to akurat dwoje dorosłych, troje dorosłych ludzi, dwie panie, jeden pan, no i wiesz, starszy gość z żoną i tak parkował, ale żadnej krzywdy nie zrobił, po prostu nie zauważył, coś zaparkował. No i między panami oczywiście, wiesz, wywiązała się już jakaś tam dyskusja. No i tak, wiesz, jak to na ulicy, no od słowa do słowa już się zaczęło robić nieprzyjemne. Jak już zobaczyłem, że ten trzydziestoparoletni gość, wiesz, rzuca rower i idzie w stronę tego starszego gościa. I tak sobie pomyślałem, wiesz, saska kępa, lato, a. ludzie siedzą w ogródkach tu, wiesz. A gość już, wiesz, już rękawy idą tak. do góry, będzie bite jak nic. Więc otworzyłem szyby, mówię, panowie, no, ale inteligencka sztaska kępa, nic się nikomu nie stało, no, Pan tak. pana nie widział, pan jechał. Dajmy spokój, no. Jakoś rozmasowałem to tak krótko mówiąc, ale z drugiej strony popatrzyłem na to tak socjologicznie, że te zapalniki naprawdę są już, te, 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 jesteśmy na granicy krótkie. chwilami, są tak krótkie, te ląty, to już, to jest chwila, moment, wiesz? To ja zadam pytanie Państwu. To z tej naszej rozmowy wynika dlaczego? Jak wygląda poziom zmęczenia? W związku z tym, poziom cierpliwości, wytrzymałości. No masz rację, my już jest, jesteśmy wszyscy na krótkim lącie. Druga sprawa, myśląc liniowo, linearnie. Punkt A, punkt B. Nie podoba mi się, buch, idę. Tak, reaguje. Zamiast pozwolić temu zaistnieć jako częścią całości. No i tu się pojawia probabilistyka. Czyli? Myślenie probabilistyczne zakłada następującą rzecz. Budzisz się rano, tak? Paweł, czy wiesz o tym, że w ciągu dnia. Będzie parę wydarzeń pozytywnych, ktoś zresztą jest z fajną rzeczą, zadzwoni, znajdziesz 20 zł ekstra w kieszeni, chociaż ja się nie spodziewaj, bo zapomniałeś o tym. Chodzi o ten, ten impuls taki, tak? tak? Y, 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 coś ci się przewracało, to złapałeś w locie, tak. to mówisz, o fajnie, mam refleks, mam nie, i tak nieźle. Tak. Tego typu rzeczy. Iść coś, coś fajnego. Są takie rzeczy, zawsze są. Się, A wiesz, tak. jakie będą? Rano? Czyli wiesz, jakie się wydarzą? Nie, nie. ale wiesz, że się wydarzą. Tak. A rzeczami negatywnymi? Czy będą też takie, coś ci się rozleje, gdzieś się uderzysz? No pewnie też będą. Zawsze są. Tak. Ale nie wiesz jakie. Nie to wiesz. dlaczego, jak się wydarzają, to reagujemy, tak jak reagujemy. No właśnie. Zauważamy. I tak. teraz. Ja jestem zwierzęciem który w tej probabilistyce wychowuje się od długiego czasu, ja inaczej reaguję w większości przypadków, te? nie zawsze, bo to nie chodzi o jakiś idealizm, na wydarzenia tego typu. Jak jest jakiś wypadek, cokolwiek dzieje, ja mam wewnętrzny spokój, bo ja się go uczę i nauczyłem w dużej, w dużej mierze. I na czym to polega? Jeżeli ty wiesz, że się wydarzają rzeczy negatywne i pozytywne, to to jest normalność czy nie? No tak. Czyli rzeczy negatywne są częścią całości. Całości, dokładnie. Teraz. Negatywne rzeczy powo powodują to, że zaczynasz się zastanawiać, jak je niwelować. Bo się potkniesz trzy razy o coś, to co robisz? Niwelujesz to. Likwidujesz ten próg, tak. inną drogę znajduje, zgadza się, podnosisz wyżej nogi, tak. tak? Zgadza się? Tak. Czyli to jest element rozwoju, czyli umiarkowane zakłócenia. I teraz, jeżeli swoją psychikę ustawiasz w ten sposób, że ta codzienność i teraz jest ten parking, dzieje się tak się dzieje, to twoja psychika zaczyna inaczej działać, bo ty mówisz, hej. Dlatego na przykład ludzie się często dziwią, jak są różne trudne sytuacje, nie? a ja taki okazuje niezwykły spokój wtedy. Yy, a ja mówię, no bo mój umysł na to jest przygotowany. Mówię, nie zawsze. Zdarzają mi się sytuacje, no kiedy wiadomo, nie są. No to jest jesteśmy nowane. ludźmi. Tak. Ale jednak w większości sytuacji, w których inni się denerwują. I probabilistyka to jest założenie następujące. Nie ma pojęcia zły, dobry. Złe i dobre rzeczy są częścią całości, czyli nie mogą być złe. Mhm. Nazwijmy to przeszkody i Yy, pozytywne rzeczy, tak. cokolwiek Czyli to Czyli trochę znaczy. mówisz, tak. że świat jest jak i Yang, nie? że jest co to, z dwóch. Ale to idealnie nazwałeś, bo Japończycy nie znają pojęcia zła w naszych kategoriach. Dlaczego oni akceptują jakuzę? Oni nie wysyłają dzieci do jakuzy do jako dobrą rzecz. Oni mówią, to jest, bo to musi być. Jakbyśmy wycięli jakuzę, to się pojawi druga. Więc lepiej ją oswoić tak? na tej zasadzie. W związku z tym, Japończycy dlatego mają o wiele większą cierpliwość. Co to jest yin yang? Rzeczy pozytywne i negatywne. Ta. Wątek żeński, męski, odrębne wątki, jeden i drugi, nie jest lepszy, gorszy. One są różne. Są razem. I probabilistyka to jest myślenie mhm. kategorią taką, że wydarzenia negatywne, czyli patrzmy się chaos to przed nami nadchodzi, to nie jest negatyw. To jest część naszej rzeczywistości. Ja powinienem, powinnam sobie ustawiać swoją psychikę jak? Popatrzmy na pięć punktów antykruchości. Załóżmy jedną rzecz, że trzeba dziecko przygotowywać do drogi, a nie drogę dla dziecka. Czyli sami też nie bójmy się wydarzeń negatywnych, tylko wyciągajmy z niej wnioski. No jak ci nogę urwie, to rozumiem, że... No to... Ale e, Jasiu Mela przyjaźni... No, mi tak. się może dużo, ale bardzo dobrze się znamy. No to tak, witaj w klubie. A, no właśnie. No. E, 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 Jasiu Mela mówi, ja nie jestem inwalidą. Ja znam no. inwalidów, co mają dwie nogi i dwie ręce, tak? Czy niepełnosprawny, tak. przepraszam, jeżeli, jeżeli dzisiaj się innego słownictwa używa. Więc to jest cały czas praca nad swoją psychiką. W jaki sposób sobie ustawić w głowie to, że to, co nadchodzi, turbulentne, to nie znaczy, że jest złe. I teraz dam taki przykład, bardzo fajny. Zawsze się wszyscy śmieją z tego, jak powinien zachowywać się sprzedawca w sklepie albo kelner, kiedy wie o tym, że będzie miał 20 klientów między 10 a 14 ale wie o tym, że no ilu będzie takich klientów super, takich super przyjemnych i tak dalej. Dwóch, trzech, nie? No, pewnie tak. Cztery. A ilu z tych dwudziestku będzie takich upierdliwych, trudnych, nieprzyjemnych? Pewnie z dziesięciu albo, albo i reszta. O, przepraszam ci <grych> bardzo. Y, tu już y, jesteśmy to, y, w Polsce, już poszedłeś to. Pawłowem, chociaż taki na co dzień nie jesteś, tak? Dalej będzie trzech, czterech. Też, okay? tak? mm -hmm. To się nazywa naturalna polaryzacja 20-60-20. Okay. Jak chodziłeś do szkoły, to w klasie 30 osób było 6 osób w jednym ogonie, 6 drugim. Ta. Jedni byli świetni, drudzy Drudy byli wcięcy, często dobrze grali w piłkę. I środek. Tego. I środek. Jakbyśmy odcięli te dwa, co by się stało z osiemnastką? Spolaryzowałaby ta. się dalej na 20-60-20. I to jest to. Czyli ci klienci tak się rozłożą. Jesteśmy zwiększeniem społecznym, w związku z tym aktywizujemy się i się rzeczy dzieją w zależności od tego, w jakiej hmm. grupie jesteśmy. Nie jesteśmy cały czas dokładnie tacy sami. I teraz uwaga. Kelner, jak ma sobie dać, dać radę z psiką? Bo kelnerzy często. Ja pracowałem z wieloma kelnerami, sprzedawcami z itd. Tak Oni mówią: problem, przychodzi taki hom, jak on się zachowuje i tak dalej. My weź sobie trzy kratki, narysuj sobie takie trzy krateczki i otwórz o dziesiątej. No i wchodzi pierwszy klient, no wchodzi dzień dobry, proszę uprzejmie, no to, to, to fajnie, wchodzi drugi, dzień dobry, o jak fajnie, że tu jestem, cieszę się, miły taki, wchodzi następny tego, no to przy piątym kliencie powiesz, cholera, gdzie jest ten negatywny, no że ma być ich czterech, jeszcze nie ma, zaczyna się denerwować tym, że ich nie ma, nagle wchodzi gość i mówi, dzień dobry, proszę uprzejmie, nie potrzebuję, ba, 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 i idzie, nie, a ty wtedy mówisz, proszę na to jak coś, to jestem tutaj, mówi, jest, jest, no wcześniej na to. idziesz do tego, do tych kratek, skreślasz jedną kratkę i mówisz, jeszcze tylko dwóch zostało, mhm. Co to jest? To jest probabilistyka. Twoja psychika zaczyna inaczej działać. Napisz sobie, że trzy rzeczy wybuchną w twojej rzeczywistości przez najbliższe pół roku. Napisz miejsce wolne i wpisz sobie je. Mhm. Raz będziesz na nie czekać. Dwa, będziesz mieć siłę, żeby się do nich przygotować jak antykruchością, ale nie mów antykruchość. Rozbij to na mhm. szczegóły, zadaj sobie te pytania, które żeśmy tu umówili. I dzięki temu, jak one wybuchną, będziesz trochę jak ktoś to przyjmuje cios, ale ma już napięte ja jeszcze tylko dwa. Ta. Na tej zasadzie mhm. i wiesz, że jeszcze będą czekać. I to jest to, w jaki sposób możemy dawać sobie radę z psychiką. Oczywiście jak przychodzi skrajność totalna. Co jest wtedy nam potrzebne? Formą redundancji zabezpieczenia jest przyjaciel. Dlatego życie w wąskim gronie, ale przyjaciół jest niezwykle istotne. Dlatego, jak wchodzisz do firmy, wchodzisz do organizacji i masz trudny dzień, powiedz temu najbliższemu, słuchaj, daj mi pomóc dzisiaj, dzisiaj kiepsko. Bo dzisiaj kiepsko. Ta. A on wtedy podchodzi i mówi, dobra, to co ma dzisiaj, Paweł? To, 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 dwie rzeczy wezmę na, na siebie. A on mówi, a to zostaw. Zrobimy to pojutrze. Mhm. Praktyka, konkret, przełożenie. Wiesz co, i też mi się wydaje, że to tak z własnego podwórka, jeżeli mogę taki kamyczek na koniec też dorzucić, że. Chyba za mało jesteśmy wdzięczni za te dobre rzeczy, wiesz, które się często w naszym życiu wydarzają. I mam takie wrażenie, że trochę tej wdzięczności mało okazujemy. Nie potrafimy e, cieszyć, cieszyć się. się teraz. Tak, tak, nie potrafimy. Ja, ja się śmieję, że sobie robię takie ćwiczenie, wiesz, na koniec dnia, że. Często wiesz, jeszcze przed zaśnięciem, to co mi się dzisiaj udało, no to było fajne, to było fajne. Staram się pamiętać i zasypiać z tymi pozytywnymi, wiesz, rzeczami, bo pozytywne myśli też trochę kreują mi nasze sny i też zauważymy, że się trochę lepiej wstaje, wiesz, że potem masz trochę inny poranek, inaczej się budzisz. Znam osobę, której córka zachorowała w wieku kilkunastu lat na cukrzycę. Usiadł sobie ten człowiek i wypisał kilkadziesiąt rzeczy. Pozytywnych, które wynikają z tego, że ona zachorowała. Co to znaczy? No, nie pozytywny, że zachorowała, wiadomo, tak. bo tu rozmawiam trochę na poziomie tak. chętny mm -hmm. on. ludzi rozumu, tak? Że o, o czym mm -hmm. mówię. Okej, okay, jest tak, jak jest. Oczywiście będę teraz pomagał, walczył, żeby i tak dalej, ale zamiast się dołować, to powiem dobrze, do czego mnie to zmusza. Tak? Mm -hmm. Co to zmienia w życiu? Co to życiu? zmienia? Da. I teraz pamiętajmy, praca z kartką papieru. Z kartką papieru, nawet lepiej niż komputer. Wypiszmy sobie rzeczy pozytywne, to co mówisz. Mhm. Wypiszmy sobie warianty, co nas czeka. Rozbijmy sobie antykruchość, rozpiszmy to, co ja w związku z tym mogę zrobić. Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na ten temat, ten link. Mhm. Wejdźcie na link tutaj, tak. który tu widzisz. Przypomnę, link na dole też jest takim odnośnikiem dla państwa, takim drogowskazem trochę, że jeżeli chcielibyście poszerzyć swoją wiedzę, to tam wszystkie rzeczy potrzebne znajdziecie, bo tu Krzysztof bardzo wiele tytułów różnych mądrych i książek i autorów wymienił, więc gdybyście chcieli zgłębić ten temat, to, 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 to serdecznie zachęcam do tego, aby kliknąć w link. No i e, powiedziałeś przed chwileczką na zakończenie. Jakby zmierzamy już no. do do, do końca, ale zobowiązałem się do pewnej rzeczy, y, która y, nie wybrzmiała tutaj. Bo gdzieś tam przy początku naszej rozmowy mówiłem o spirali rozwoju Gravesa. Dobrze, że mi przypomniałeś, tak jest. No właśnie. A y, w tych materiałach, o których przed chwileczką, mhm. jest, mate, jest, jest opis, co to jest spirala rozwoju Gravesa. Postaram się to zamknąć. Przerywaj mi pytaniami, dopytuj. Dobra. Bo, bo, bo raz, że to będzie wtedy ciekawsze. Dwa, że no na pewno będzie bardziej praktyczne, bo, bo potrafisz wyłapywać te rzeczy fajnie. Ludzkość, kiedy się rozwija, mhm. rozwija na przestrzeni tysięcy lat, okej, okay, to jest ciekawe. Y, rozwija się podobnie, jak rozwija się człowiek, który się rodzi. Mhm. I teraz tak, jak się mały człowieczek rodzi, tak. To on na początku jest zupełnie bezbronny. Kompletnie tak. Spilary z jest to kolor beżowy. Wtedy jesteśmy kompletnie bezbronni. Jesteśmy na poziomie przeżycia. Ludzkość, jak się rozwijała, jak zeszła z drzewa, tak, zaczęła chodzić po sawanie, była tylko na etapie przeżycia. Tylko na przeżycie. Jak przeżyć, bo wszystkie inne zwierzęta były silniejsze prawie że, no nie tak. wszystkie, ale, ale, ale większość. większość tak. Tak. W związku z tym, jak przeżyć, no więc po to się grupowali i tak dalej, i tak dalej. Tak. Y ogień, mięso zaczęli się rozwijać mm -hmm. i tak dalej. W pewnym momencie. Zaczęły budować się pewne małe grupki. Tak samo jak dziecko dorasta do takiego wieku, że wychodzi na podwórko, bawi się z dziećmi piratów, tak. w, 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 w wojsko, wojsko, tam dziewczynki tak. bawią się w szpital albo w jakiś inny sklep i tak dalej, prawda? Jest to etap już ponad ponadbeżowym, fioletowy. Tak nazwano mm -hmm. tą kolorystykę, tak? Ten etap mówi, i tutaj przechodzimy z jednostki, bo tam jest jednostka, która chce przeżyć, ludzkość chce przeżyć, ale jeśli chodzi o człowieka, przechodzi już w grupę. Powstaje rodzaj Wspólnoty, ale bardzo malutkiej wspólnoty. Tak? Mhm. Dawniej wspólnoty były maksymalnie do 20 osób, jak już dochodziły do 40, zaczęły się rozpadać, bo komunikacja nie pozwalała, nie razy, żeby była wielka, mhm. dlatego jest bardzo dużo małych firm na świecie, bo właściciele nie potrafią zbudować komunikacji wewnętrznej, dlatego nie są w stanie zarządzać większymi organizmami. Mhm. To jest bardzo ciekawe. To do, dobija do 50 i, 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 wystarczy. I, i wystarczy i nie dają rad. Kolor fioletowy to jest taki kolor, kiedy dzieci zaczęły mówić o duchach. Zaczyna już myśleć trochę abstrakcyjnie, ale jeśli chodzi o, 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 o plemię, o grupę, w tych czasach ludzkość jak się rozwijała, to był taki moment, kiedy ci ludzie definiowali każdy element rzeki, każdy odcinek rzeki, mhm. ale nie definiowali, co to jest rzeka. Rzeka nie miała nazwy, mhm. bo nie mieli globalnego spojrzenia na całość, tak? tylko nazywali jakby odcinki. Poszczególne fragmenty, tak. I tutaj e, dziecko zaczyna widzieć, że jest grupa. I tak, koleżanka dzisiaj jest, jutro ją nie lubię, idę do kogoś innego. Zmiana, dzieci uczą się zmienności i tak dalej, ale uczą się życia, ale uczą się tej plemienności, czyli są razem, ale to wszystko jest zamknięte w bardzo wąskiej grupie. Następny etap, w który wchodzą, to jest etap jednostki, to jest kolor czerwony. Tak a propos, kolor fioletowy to jest kolor gangów, takich najbardziej prymitywnych. Kolor czerwony pojawia się jednostka, która mówi, ja muszę baczyć o siebie, pojawia się herszt. Pojawia się osoba, pojawia się kasta zarządzająca, i pojawia się pojęcie, jak o siebie nie zawalczy, nikomu nie, nie zawalczy. Mm -hmm. Brak zaufania do, 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 do wszystkich do itd. Tak Czyli jeszcze walcza. I to jest jednostka. Ludzkość zaczyna się konsolidować większe grupy, pojawiają się już nie plemie, które tam, tylko pojawia się większa grupa, i tu można sobie historycznie dopowiadać wandale, prawda? Można to. powiedzieć itd. Tak Ale w pewnym momencie organizacje się tak rozrastają i człowiek wzrasta. Aha. A nagle zaczyna być częścią społeczeństwa. Pojawia się korporacja dzisiaj, a wcześniej pojawia się religia, pojawia się wojsko, pojawiają się systemy, w których trzeba się podporządkować. Tak? Dziecko idzie do szkoły i przychodzi do domu i mówi: Pani powiedziała tak, i rodzic nie ma nic do gadania. Zgadza się? Mhm. Dziecko słucha bardziej ich i uczy się pewnych zasad. Te zasady są bardzo często sztywne, one są często linearne w naszej kulturowości mhm. itd., tak bo chodzi o to, tak rozrastają się systemy, żeby nimi zarządzać, trzeba tych ludzi jakby zawężyć. Nie można pozwalać im na, no tak, trzeba na działanie. Tak, prowadzić bardzo ściśle określone ściśle. reguły, żeby, żeby to się nie rozlazło. I, to jest, i to, jest, to jest poziom niebieski w tym momencie. Wchodzimy w poziom niebieski, tak? Czyli z tego czerwonego wychodzimy, poziom niebieski, tam gdzie jest ta hierarchia, y, właśnie czy kościelna, czy, czy, czy wojskowa. I dzisiaj to jest typ korporacji. Tam już człowiek przestaje myśleć y, w taki sposób, jak myśli, kiedy sam od siebie zależy. Pojawiają się Stany Zjednoczone, pojawia się poziom pomarańczowy. Jednostka mówi zaraz: Odrzucam w tym momencie Anglię, gdzie wszystko jest ustawione purytanizm. Yy, no może purytanizm jako taki to może nie, ale to z czego on wyrósł z pewnego mhm. standardu. Z tego standardu ludzie się wyzwolili, popłynęli na Ameryki i zaczęli budować wolność. Yy, Niezależność stała się jakby podstawą wartością, tak. wartością. I w tym momencie człowiek w tej niezależności się buduje i budują się społeczeństwa, które mówią, chcę mieć niezależność. Od pucybuta do milionera, milionera, tak tam. Widzimy w tej spirali. Jak Państwo będziecie patrzeć na, na, na kolor, to będziecie widzieć, jak ktoś fajnie rozwija. W pewnym momencie ludzkość się dalej rozwija. Młodzież mówi, ale zaraz to nie jest tylko ważne, żebym ja żył, sam sobie budował, sam zamek na wzgórzu się izolował. My żyjemy w wspólnocie. My musimy dbać o środowisko i tak dalej. Pojawia się kolor zielony, Unia Europejska. Pojawia się to, że dzisiaj nie palimy tutaj papierosów, tak? tak. Pojawia się to, że jesteśmy oburzeni nawet jak ktoś na przystanku autobusowym e, e, pali papieros, przynajmniej większość społeczności, mm -hmm. prawda? E, już się nie buntujemy, że w restauracjach się nie pali. Dla nas to jest normalne i tak dalej. Czyli zaczynamy myśleć kategorią wspólnoty. Każde z tych poziomów, mm -hmm. tak? Czyli to jest tak, jednostka, grupa, jednostka, grupa, tak? Pomarańczowy jednostka, zielony grupa, czyli nie niezależność, tylko współzależność. Mhm. I to jest ostatni poziom przed wejściem w myślenie holistyczne. I tutaj w skrócie powiem o co chodzi. Dlatego dzisiejsza młodzież, która się rodzi, ona jest na jakim poziomie? Na poziomie wspólnotowym. Zdecydowanie. Na poziomie takim, że wartością jest bycie razem, dbanie o środowisko, ale uwaga, społeczeństwo wchodzi w poziom żółty. Poziom żółty to jest poziom, pierwszy poziom holistyczny, który zakłada, że ja jestem częścią całości, całość jest częścią mnie. Wiem, że to jest trudne, mhm. ale żebyśmy zrozumieli, do czego prowadzi holizm. Holizm potrafi akceptować każdy z tych poziomów jako zrozumienie, że one muszą istnieć mhm. na pewnym etapie, ale z czasem ludzkość się rozwija. Coraz mniej jest czerwonych, coraz więcej ludzi wychodzi wyżej, prawda? Mhm. Zielony. Natomiast. Żółty kolor to jest ten holizm, który powoduje, że my zaczynamy akceptować wiele rzeczy, ale nie akceptować wielu rzeczy, tylko nie pod warunkiem, że to wykończymy. Czyli zaczynamy istnieć na poziomie, w którym sami dążymy do tego. Na przykład elementem żółtym i holizmu jest to, że wszyscy będziemy zarabiać tyle samo. Tak? Dlatego, że ten pieniądz przestaje być wartością. Eee, myślenie o tym, żeby ludzie mieli płacone po prostu za to, że są. Tak? Mm -hmm. Żeby była podstawowa pensja. Oczywiście bardzo często te pomysły nie wypalą, bo oszukamy. Tak? W historii mamy dużo, dużo rzeczy, na przykład leseferyzm, tak? gdzie zakładano, że rób ta, co chce, niech się wszystko rozwija na własną rękę. To upadło, bo nie dało się tego rozwijać, tak? ale był taki trend, bo się ukrzymy, idziemy w tym kierunku. I jesteśmy teraz na etapie takim, w którym coraz większy procent ludzi będzie wchodziło w pułap niezrozumiany dla tych, poziom dla, dla tych pozostałych mhm. poziomów, bo każdy z nich jest bardzo fundamentalistyczny. Uważa, że tak jest słusznie, a inne są złe. Holizm polega na tym, że nie uważa, że inne są złe. złe tak. Są częścią całości. Widzimy tutaj Yin-Yang mhm. i trzecia katarakta, która, która każe nam myśleć inaczej, jak to się wszystko zamyka. Pokolenie Z, które inaczej myśli, ale on mówi, ja nie potrzebuję samochodu. Tak. Czyli ja nie potrzebuję tego, 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 tego. Minimalizm zaczyna być. Widzimy to? Ja teraz nie wyjaśniam tego, ale pokazuję Państwu to inne myślenie, ono istnieje. Czy ty się z tym zgadzasz, czy nie? Jak się nie zgadzasz, totalnie mówisz bzdury. To znaczy, należysz do jednej z tych poziomów fundamentalistycznie, fundamentalistycznie podchodzisz. Czy to jest łatwe? Nie, to jest trudne. Ale edukacja, rozwój polega na tym, że uczysz się tego świata, patrzysz. Jednocześnie gdzieś musisz podjąć decyzję. Co robić? I to jest trudne, i my jesteśmy ofiarą tych czasów. Ale z drugiej strony mamy wybór, no to się tym nie martwmy. Ale z drugiej strony też można powiedzieć, Krzysztof, zobacz w jak cudownym czasie też żyjemy, bo to też można tak na to spojrzeć. Kocham, co powiedziałeś, no, no bo to jest, właśnie bo to, o to chodzi. Można, yy, tak jak szklanka jest do połowy pełna, tak samo może być do połowy pusta, tak samo jest z tymi naszymi czasami, no bo ty, patrząc i słuchając ciebie też, jak mówisz o teorii chaosu i, i o tych wszystkich zmiennych, no to z jednej strony możemy oczywiście mówić, Boże, no tyle się dzieje, a z drugiej strony... Boże, tyle się dzieje. I to jest też fantastyczne, że, że, że tak dużo rzeczy dookoła, ale też patrzę jest to na młodych ludzi. E i tak zastanawiam się, patrząc z naszej też perspektywy pracy, też trochę takiego, mówię gonienia, tego, tego do czego nas przyzwyczajano, i, i, i nasi rodzice, którzy nam cały czas pamiętasz, etat najważniejszy, mieszkanie są najważniejsze, zawód. samochód najważniejsze, tak, dobry zawód i, i tak dalej, i tak dalej. I ja teraz patrzę na swoją córkę i to, co mówisz, ona inaczej postrzega rzeczywistość, ona inaczej postrzega wspólnotę w ogóle, środowisko, zupełnie inaczej do tego wszystkiego podchodzi. Ale z drugiej strony może to jest piękne, może to jest też kolejny etap naszego życia rozwoju, może tak ma Doświadczajmy być. Doświadczajmy, dzieci. Ta. A dawajmy im narzędzia, typu system zarządzania czasem na przykład. Albo jeżeli tą szklankę obrócimy jeszcze w trzeci wariant. Bo jak mówią realiści, Szklanka jest dwa razy za duża, tak można no, powiedzieć. Też tak, tak można, tak. E, Ale ona nie pokazuje negatywnej strony. Natomiast realiści niech popatrzą. Na, jak myślisz pozytywnie, patrz na antykruchość. Zbuduj sobie pięć punktów, mm -hmm. rozpisz, dowiedz się, a co możesz w tej kwestii zrobić. Zgadza się? Przygotuj się do tego, że nie czekaj w kolejce, że się uspokoi. Nie uspokoi się. To jest tragedia Europy, że czekają, aż się wreszcie uspokoi, bo skończy się wojna i tak dalej. W związku z tym, e, jeżeli. Ja dam taki przykład. Mianowicie rodzice mi się pytają, to jak zrobić, żeby dzieci. O, przykładem jest też Paweł Nastula, tak? Który, mhm. którego też poznaliśmy tak, razem, byliśmy tak, razem, tak, tak, tak. który jest questowcem, skończył nas kompenię MBA, korzysta z, naszy... z naszego angielskiego, z naszych systemów. I on mówi o tym, że dzisiaj młodzież nie ma cierpliwości do czegokolwiek, tak? Dlatego nie ma na rybku judoków i tak dalej. Jest, jest, jest to bardzo. Szybko się zniechęca, tak, tak. tak, to prawda. Ale rodzice mi się pytają, ale jak zrobić, żeby doświadczyć to dziecko, żeby to dziecko odnalazło swą drogę? No i tutaj mówię zawsze, zawsze zawrzyj kontrakt z dzieckiem. Tak? Jeżeli dziecko ma 7 lat, 8 lat, 12 lat, umów się tak. Chcesz iść na karate, chcesz iść na pianino, chcesz iść na coś tam, na siatkówkę? Fajnie. Tylko umawiamy się tak. Idziesz na 8 lekcji. Nie możesz zrezygnować wcześniej. Dodaję sobie w ciszy chyba że jest jakaś skrajność no to wiadomo tak. że dziecka nie będę matęta. I teraz rodzice często nie zawierają takiej umowy. I, I co się dzieje? Dziecko idzie na pierwszą lekcję, jest fajnie, ale idzie na drugą, trzecią, ktoś je popchnie tam co inne dzieci i już nie jest fajnie. Tak. I przez to dzieci nie uczą się tego, żeby przeżyć ten dołek. My rodzice wtedy powinniśmy wrócić, słuchaj, nie ma sprawy. Decydujesz o rezygnacji, ale za ale, ale umowa była, że jest 8 lat. Wytrzymaj to. Dajemy dzieciom nawet jak to jest jakiś rodzaj pewnej presji, dajemy dzieciom możliwość a doznań pewnych, których nie dozna, jeżeli nie przejdzie hmm. kilku, ale przede wszystkim tym, że jednak się zadomowi w tym temacie, bo przecież wiemy, co się dzieje, wpadnie w rytm, nagle się spodoba i tak dalej, hmm. a dziecko i, i bardzo dużo rodziców nie uczy dzie dziecka tej pewnej konsekwencji, oczywiście zdroworozsądkowej. Ja nie mówię o przemuszaniu, że dziecko ma Jasne. chodzić tak? przez rok, bo to nie ma sensu. I to jest przykład przygotowywania dzieci i ktoś powie, to na co mam zapisać? Zapisz na co chcesz, jeżeli dziecko chce. Dziecko zmieni pięć różnych rzeczy? Niech dokona tego, ale zrób te osiem czy dziesięć lekcji, tak? I to jest to przygotowywanie, bo ciągle pojawia się to pytanie, mm -hmm. to jakie rady wynikają z tego, co mówimy? Rada jest taka: nie dawaj dziecku konkretu w tym, co ma robić, tylko niech ma doznania, dlatego podróżowanie, wyjazd na pół roku gdziekolwiek, tak? Sterzenie e, 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 ja... z inną z... kulturą, z inną mentalnością. To wszystko tak jasne. To są rzeczy wartościowe, a, a nie to, że dziecko kupi samochód. I tak? pamiętajmy też, że nie przeżyjemy życia za dzieci nasze, a dwa też nasze ambicje i nasze marzenia są naszymi marzeniami i ambicjami, a nie naszych dzieci. Bo to też e, często pokutuje, ja e, ze swojej branży też widzę, jak wielu rodziców, e, szczególnie na jakichś tam zdjęciach próbnych, czy na castingach, wiesz, próbuje spełniać swoje aktorskie marzenia i przymusza te biedne dzieci. I to jest straszne. I to jest straszne, bo jest też masa oczywiście dzieciaków, które chcą. Tak, które same chcą no, i to jest, i to jest i, ale to jest zupełnie inne flow. Wtedy tak. to zupełnie inaczej wygląda, niż taka za Troskana mama czy tato, którzy tą... Tak, to, to musisz dać tak. e, e, e... Że na tenisie, przepraszam, ja też mam tak. takiego, obserwuję, wiesz, jak na, na trening przede mną przychodzi ojciec z synem tak. i ten ojciec, który siedzi na ławerce i no rusz, no biegnij, no, no czemu nie pobiegniesz tak, tak, I masz ochotę podejść do gości i tak niech pan założy buty, niech pan pobiegnie. Ja panu powiem dlaczego nie jest to taki proste. Tak, tak. Bo to wiesz, z pozycji kanapy, z pozycji siedzenia e, pewne rzeczy wydają nam się e, łatwe i banalne, ale no, tak. tak do końca nie. No to jest nie ta ingerencja, jest. brak pokory rodziców. E, to jest to jak dzieci idą grać piłkę i rodzice z, 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 tak. stojąc z boku krzyczą, krzyczą i tak dalej. Tak, dalej. niby motywują, ale tak naprawdę demotywują i, e, I tak dalej. i, i tak to dalej. nie ma nic wspólnego z, tak, ani z motywacją, ani e, przede wszystkim moim zdaniem z, z taką wiesz e, Zachęceniem młodych ludzi do, do, do pewnych rzeczy. I gdzieś na końcu zawsze się pojawia jeszcze ten system edukacyjny, jak go przebudować. Od któregoś z polityków, nie pamiętam, którego usłyszałem, który chce gdzieś tam kandydować, powiedział, że przede wszystkim skupić się na tym, żeby skrócić, znaczy zawężyć program. Proszę Państwa, kluczem do tego, żeby edukacja była skuteczna, trzeba się pozbyć 70% tych tematów, które dzisiaj są uczone. Albo skrócić te tematy. Słuchajcie, 70%. Ja nie żartuję. I zostaje 30%. Z czego 15% jest nominalnie niepotrzebne. Ale dobra, będzie ciężko to. I do tego dodać 10%. Tej wiedzy, tych mechanizmów, tych narzędzi i tak dalej. I upraktyczniać. Upraktyczniać to wszystko. Także, y, tylko oczywiście to jest takie wishful thinking, tak? To jest takie myślenie kategorią chcielibyśmy. No tu wam powiem, że stworzyliśmy y, już pierwsze lekcje y, nielinearne do historii, do fizyki, mm -hmm. do geografii. I pracujemy w tym momencie nad ewentualnym wprowadzeniem to do systemu. No, ale. Że minister, minister czarny już o tym wie? Ja pomijam <laughs> to pytanie. No tak, 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 no. tak. to, w ogóle spójrzmy na to zasłonę milczenia, bo tak. ja ostatnio rozmawiałem na temat przyszłej matury, więc tak. No. Trzeba na to spuścić zasłonę milczenia, bo... bo... Be, bez względu na opcję polityczną, które ktokolwiek by reprezentował, tak. e, to w tym wypadku spuśćmy zasłonę. O, tak, tak to powiem. No, bez względu na opcję. Tak. tak. Tak, tak, bo, bo to jest to, o czym Krzysztof mówi, rzeczywiście to jest wishful thinking, ale, ale może czasami warto też pomyśleć trochę szerzej i, i w perspektywie nie najbliższych pięciu lat od wyborów do wyborów, tylko w perspektywie na przykład całego pokolenia. Bo to jest, wiesz, to jest też taka rzecz, która boli najbardziej. Ale ja jestem dobrej myśli. Że my niestety mówię my bardziej o naszych politykach, myślą w perspektywach pięcioletnich. Tak. A są takie obszary naszego życia, jak na przykład edukacja, służba zdrowia gdzie no nie można myśleć w perspektywie pięciu lat. To to trzeba myśleć w perspektywie lat 50 na przykład. Trzeba mieć system wartości i tak, tak. dalej. No. To jest to. No, ale to jest w ogóle osobna rozmowa. Ja i nasz zespół, nasza firma skupiamy się bardziej na pragmatycznej stronie wdrażania pewnych rzeczy. Także ja jestem dobrej myśli co do, co, co do rozwoju y, nielinarnej edukacji w Polsce, bo to nadchodzi. Nadchodzi y, dwoma drogami. Albo system zostanie za Impregnowany przez nielinearność, i, i to mamy już w przygotowaniu, albo nastąpi coraz silniejsza alternatywna nauka, to co się dzieje w biznesie, mhm. tak, bo dzisiaj studia w większości przypadków, nawet te Nigdy najlepsze. Na to nie, 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 to w tak. ogóle to nie ma, to jest w ogóle pa paranoja, bo. bo 95% rzeczy jest niepotrzebnych w życiu tego studenta. Ja miałem ostatnio wystąpienie, bo często występuję na, na różnych uczelniach, jakiego gość, bo to nie mhm. wykładam, e, 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 z, na, na piątym roku jednej z najbardziej znanych uczelni w Polsce. Jak zacząłem zadawać pytania dotyczące codzienności i takich różnych rzeczy, to mnie, no, naprawdę ogarnęła mnie rodzaj nawet takiej, kurczę, nie wiem, czy to dobrze nazwać, paniki, może to za silne słowo, ale takie... To jest, Boże, ci ludzie kompletnie nie mają w edukacji żadnego elementu z tego, nie. tak? A najfajniejsza była reakcja po drugiej stronie. To były łzy ludzi, tych młodych, bo nie zdali sobie z tego sprawę, że oni nie są, są naj... naj... w najlepszych uczelni, ja. a są kompletnie nieprzygotowani. Oni nagle to zobaczyli. Ja <laughs> Dlatego... proszę, to z mojej branży, prowadząc małe studio, takie postprodukcyjne, yy, czyli zajmujące się yy, no nie wiem, produkcją reklam radiowych, telewizyjnych, różnych rzeczy. My dość dużo pracujemy z dźwiękiem. I trafiasz na absolwenta realizacji dźwięku, czy też serii dźwięku. E, ja nie będę patrzył na jego dyplom, ja nie będę patrzył na jego ocenę. On dostaje proste zadanie do wykonania. Tu masz nagranego lektora, tu masz no, to, to jest muzyka, złóż mi to razem do kupy, zrób emisyjny. I nagle ci ludzie mówią: ale wie pan, no bo ja tu tam trzy godziny z tym protulsem, co Wiesz, tak? nagle się okazuje, że nie oni są wypuszczeni tak. i są kompletnie nieprzygotowani do życia i do pracy, do zarabiania pieniędzy. A naprawdę to jest takie pole, na którym brakuje specjalistów, gdzie naprawdę można się... I to są potem rzeczy, które, których oni się uczą trochę w pracy, ale zastanawiasz się, to czego przez pięć lat ich uczą? Tak. Jak to jest podstawa ich zawodu, tak naprawdę. To się pojawia hasło Andragogika, tak? gdzie ludzie dorośli powinni uczyć się na praktycznych doświadczeniach, ćwiczeniach, tak? no tak, ale a, tego, jest... a tego nie ma. Ale w, w szkole, szkole teatralnej ja na przykład wiesz, nie miałem czegoś takiego jak praca z kamerą. Wiem, że w tej chwili taki przedmiot się pojawił. Ja przecież pierwsze castingi, no wiesz, tam teatr mój widzę ogromny, nie? No i nagle przychodzi do mnie operator i mówi, tutaj bo tak tutaj wiesz, w pobliskim <laughs> widzę, więc tak, może bez tych dużych gestów, jak brew podniesiesz, to będzie tak. znaczyło dokładnie to samo, albo i więcej. Wiesz, to, to są tak, takie rzeczy, których się gdzieś tam uczymy, ale rzeczywiście system szkolnictwa naszego i to na różnych poziomach i to od szkoły podstawowej, średnią i, i, i po studia naprawdę pozostawia bardzo wiele do życzenia i to, co ty mówisz, że wkłada nam się w głowy masę niepotrzebnych rzeczy, które, o których potem bardzo szybko zapominamy albo staramy się zapomnieć i które są nam kompletnie niepotrzebne, a jest też, jest też cała masa rzeczy, które by nam się bardzo mocno przydały, a, e, ich, nie a ich nie mamy. No, tutaj y, y, powiem wprost y, dla Dlatego dziesiątki tysięcy ludzi przeszli, przeszły przez edukację w kłaście, alternatywną na edukację do studiów no bo tam się skupiamy na wdrażalności i na tym nam zależy i tego szukajmy, kiedy zapisujemy się na różnego rodzaju programy, kursy i tak dalej, zadawajmy sobie pytanie, kto uczy, kto uczy, teoretyk, który tego nie dotknął, czy praktyk, który powie ci cztery rzeczy, które są istotne które i poćwiczy, a nie wyśle, wyświetli ci slajdy na, 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 na ekranie i zacznie ci opowiadać o teorii budowania tego, czy tamtego i, i, i na to zwracajmy uwagę. Ja mam nadzieję, że te słowa, które tutaj padły, będą miały przełożenie. Mówiliśmy o pewnych kwestiach, takie, które związane są no, z tym układem myślenia, tak? bo to jest, to jest fundament. Natomiast myślę, że, że skupienie się na kilku elementach, któreśmy pod koniec wymieniali. Będzie możliwe, bo macie je państwo nazwane. To jest ten fundament, to jest tak, to, to, to jest ta podstawa i tak naprawdę bez zmian myślenia nic innego dalej nie nastąpi, no, mówiąc tak brutalnie. Jeżeli my siebie też trochę nie zmienimy w tych trudnych czasach, czasach, w których się dużo dzieje, ale z drugiej strony bądźmy też wdzięczni za to, że przyszło nam w takich czasach żyć, bo inni na przykład nie mieli takich możliwości, a my mamy. Życzę odwagi. Odwagi, bo ryzyko i przyjmowanie na siebie tego, że się pobijamy, to jest życie. I to jest podjęcie decyzji, będę żyć lepiej, a nie poprzez unikanie negatywnych doświadczeń. Oczywiście, wszystko w ramach. Umiarkowanej tak, z, zdrowo, tak, rozsąd, tak. tak, trzeba zdroworozsądkowo tak. podchodzić do wszystkiego. Ja tego, tego wszystkim życzę, tak. dlatego jeżeli jesteście przed decyzją zrobić, nie zrobić, to decyzja powinna być jedna. Oczywiście, że zrobić. Bo to jak się zastanawiasz, to znaczy, że, tak. to, znaczy, że to już decyzję podjęłaś, to, to jest lepsze. Jedynie tylko możesz postawić sobie barierę, która cię przed tym zatrzyma. Na początku naszego dzisiejszego spotkania, tego podcastu, obiecywałem Państwu spotkanie z ciekawym człowiekiem. Taki jest właśnie Krzysztof Starnecki. Człowiek nietuzinkowy, człowiek, który myśli o wielu rzeczach inaczej. Nie szablonowo, niestandardowo, ale chwała mu za to, bo dzięki Tobie też nam się troszeczkę inaczej, chyba też wiesz, wiele rzeczy w głowie otwiera. Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie, bo mam nadzieję, że tak jak mnie, tak też i naszych widzów i słuchaczy, troszeczkę otworzyłeś i natknąłeś, żeby przynajmniej Poza tym, że wypiszą sobie te pięć podstawowych punktów, ale też, że przy okazji zobaczą, że, że można przynajmniej inaczej próbować w tym, co tu dużo kryć, w trudnym świecie, ciekawym też świecie, prawda? Pozwól, że nie, nie, nie skomentuję tych słów. One same w sobie niosą pewien przekaz. Jedynie już na prawdziwe zakończenie zacytuję Henrygo Forda, który powiedział, że przeszkody to te straszliwe rzeczy które widzisz, kiedy spuścisz wzrok ze swojego celu. O, i to jest y, przepiękna puenta naszej rozmowy. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu, że byliście z nami, że mogliście nas oglądać, posłuchać. Ja jeszcze raz przypomnę, dzisiejszym gościem podcastu był Krzysztof Sarnecki. Krzysiu, dziękuję pięknie. A ja dziękuję Pawle, Paweł Ordański.